No tak. No tak. Tak, no bo za taki normalny rozwój. Dobra, to ja szczęście miałem mało szczęścia. Dobra, już szczęście. 2 razy po 10, dajesz. Dobrze, kilka. To jest okej. Dobra, to lecimy po kolei. Urok osobisty. O, nie wyszedł mi! Pięknie. O 5, to już mam 85. A czy ty jak już poziomu, to znaczy dostaje punkty sany, ja nie traci. W jakich latach nie wiem od roku? Nie wiem. Oglądał już też pierwszy odcinek Krainy Lovecrafta? Nie, jeszcze nie. Ale podobno to z Lovecraftem to ma typową nazwę wspólną i nie wiem. No, bo to nie jest typowy Lovecraft, tylko to jest bardziej Pulp Cthulhu. Spostrzegawczość. Tak, ale wyszła niestety i... Tak, no bo główni bohaterowie są czarnoskórzy, są przeszkalowane. Dobra, czyli tak pierwsze szczęście mi nie wyszło. I 8, czyli 19. Lokalne bagiety. Drugie szczęście mi wyszło. A nie, to po prostu K10, bo to zanotacja. K3. Nie, za szczęścia było K10, za to przeszkadza. 6, czyli 19 plus 6, 25. No, no to dobrze, no to ja już. Ty sobie co wybrałeś? Ja sobie chyba spróbuję umiejętność siłowy, okultyzm. Ile masz szczęścia? Ja sporo. Ja mam, że szczęścia mam 37. No to średnio, ale dobrze. Ale szczęście mogę sprzęgnąć. Teraz ty rzucasz, nie? Chciałem jeden rzut, więc. No to rzuć. Po kolei, no nie zaburzaj mi przynajmniej chronologii, dobra? Szczęście mam 60. No 60. Tak. No ale było postać. Jesteś się zastanawiają. I mam 78 poczytalności. Nie słyszę tego. Wiesz, że to spieszę. No i znowu szamble, ale... Swoją drogą, Michale, no. Po tej twojej grze te rzuty słabe mi zostały. Tak? Przejebałem sam. Groton? Przejebałem sam Groton. No. Rozmawiałem z Albertem, ale tam niestety mnie dojechał. Dobry rzut, no zmarnowałeś. Dobra, teraz tak. Szczęście. 63. Kulki, nie wiesz o mnie. Dobra, to rzucamy po kolei. Dwa. Zawsze coś. Czyli to 69. To zawsze coś. Ale gdyby nie rzut, to bym wygrał. Zresztą, zawsze się mówi tak. Nie, naprawdę, nawet bym przeciwnik stwierdził, kurwa, czarek, żal mi się, bo to te rzuty, które widzę, że ci wychodzą, to... Dobra, spróbujemy, nasłuchiwanie. 61. Już musi? Nie wiesz. Nie wiesz o mnie. 20. Jeden. Boż. Co? Jak wczoraj twój pet odrzucił na obrażenie. 2, 2, 1, 1, 1. Na zdanie, tak. Tak. A na przykład, miałem wykonać szarżę, że strzelił brzozgo. Nie wiem. To jakbym rzucił jedynkę, to bym nie zaszarżował. Jeden, kurwa! O! Albo sytuacja, to szarżuję na jedynkę, ale rzucę jedynkę, to nie będę miał żadnych bonusów za szarżę ani nic. Jeden. Wow, poszli żółty znak, żeby się śmiesz. Dobra. Po rzutach. Co tam jeszcze miałem z tej rozwijania? Teraz spróbuję ten okultyzm. Dobra. 40, no nie wyszło mi, teraz co? Jeden! Leż. 8. Nie, 8, no, to bardzo ładnie. No. Gdzie mam okultyzm? Swoją drogą, okultyzm może też rozwijać przez czytanie ksiąg. Tak. Są księgi. No to tak, no przecież wy czytaliście księgi i one wam dawały bonus, tylko też często wtedy się sami tutaj odejmuje. Nie, znaczy są różne. Są oddzielne księgi, które dają mi tych tulu, a są oddzielne wypisane, które dają okultyzm. A, okultyzm, tak też będą. To okultyzm podniosą do 21, to jest... Na przykład książki, które dają po 1-2 punkty okultyzmu, nie kosztują się sanity, ale jeśli masz książkę, która daje ci 5 punktów okultyzmu, to jest też na 1 punkt tam stracisz. A to ma sens, to mi się podoba nawet. No. I to wiesz, tak mówię, to już nie są jakieś zakazane książki, których... musisz szukać po... A po ten Osiriaza. Albo po Handikwaja się... Grimolda. Słuchajcie, to jest ognista promocja. No to już jestem gdzieś daleko na... No nie wiem. W Castronegro. Castronegro. Jak mówiłeś, to jedziesz, jechać rzekami na Florydę. Wiesz, może na jakąś miejskę, żeby dostępnie, żeby to szukać. To może być Floryda. To jest inny spoko. Może kult męża w ustach. Kult pytonga. Marcin, co robisz ten urlop? Odpoczywasz? Tak. Wyjeżdżasz gdzieś? Powiedzmy. Ja nigdy nie wyjeżdżam. Dzisiaj mi rolety montowali, jutro muszę działkę skosić, taki to urlop.
Czyli to na co dzień w sumie. Nie, na co dzień nie ma działki. A na co dzień też powinno się korzystać na działkę. Tutaj wody jest. A myśl o dalszej pół miski wody, to też byś wylał tam? No. Woda się... Ale nie by to był nocnik, to tym bardziej. Woda się zebrała z tego. Z zmywania, po prostu z zmywania. Z zmywania. Nie, 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 nie. Zmywałem czegoś na miskę, więc to wygląda. Przyjmujemy się bardzo na szowinistyczny odczyt. Tak, że jakby zmywała jako nosiła spodnie, to by wyglądała tak czy tak, więc... Nie, tego tak nie, to... Była pralka w spodniach i kobieta w spodniach. Tam zmywaka w spodniach i kobieta w spodniach. Dobra, zobaczymy. Jakby on dzisiaj pójdzie, to może być ciekawa sesja. Co zrobić, żeby zmywaka dalej zaczęła zmywać? Nie wiem. Wrócić do netopu. Są kobiety. No dobra, to co, wszyscy się zmieni? Ja! O Jezu! Czarek, które przytatki? Tak. Skończyliśmy na tym, że nas awansowali i chyba się dzień skończył. Tak. Tak. Kolejny dzień powstanie dobieg końca, a Richard O'Reilly i James O'Donnell zostają awansowani na nowicjuszy heretycznego zakonu srebrnego zmierzchu. Coś w tym stylu. Tak. No i jest też nowy towarzysz, który nazywa się... Kurt Bell. Kurt Bell. No i co? Minął dzień. Panowie, a spotkałeś się jeszcze z Colem wieczorem na kolację? Jak już tak, dogadaliście bardzo? Tak, bo my chcieliśmy go podejść, ale nie wyszło. Tak? Chcieliście podejść? Tak, żeby się wygadał coś, ale... A, tak. Odnośnie swojego nastroju. No tak, bo zobaczcie, że on jest jakiś taki mocno poddenerwowany. Tak, ja też zapraszałem na... do opery? Nie, do teatru. Tak, i na golfa. Chyba tak. Tak. Znaczy na golfa, żebyś ty poćwiczył. Bo ciebie chciał zaprosić o kolę. Tak, z którego totalnie nie umiem grać. No, no i tyle, no. Ty wróciłeś sobie przyszłości pod Bostonem, by do swojego nowego hotelu, tak? Bo... tak, w ogóle jeszcze w tak zwanym międzyczasie... albo nie, to już następnego dnia zrobimy. Nie będziemy nocować w tym naszym starym hotelu, rzeczy przeniesiemy jakoś następnego dnia, po prostu nie przyjdziemy, bo mamy jeszcze ten drugi hotel, ten taki średniawy. A, ten średniawy. No, ale to kolejną noc dzieliśmy. Tak, tak, ale to jest się między trzema hotelami w sumie. Tak. Też się mam już odpłonąć. Ja jeszcze mi się rozmawiam z panem policjantem, który, no, po otrzymaniu dużej, jakby, sumy pieniędzy na fundusz sierot i wdów, policjant na razie opuścił. Na razie. No i co? No i tyle. Następnego dnia, właśnie wiesz, się umówiliście jak następnego dnia wszyscy razem, czy po prostu dostałeś się nie wiem, czy to jest... Ja nie wiem, czy on mieszka. Ale nie wiem, czy już nie był nawet ranek i ja po nich nie pojechałem. Tak, bo to on za połki był przyszedł rano. No, a, to za połki był. Tak, bo podcierałeś gazetę z telewizji. I musiałeś wzywać... Trochę mniej się. Tak, dobrze, jak obserwujesz, jak Douglas jest spłukiwany, to mu się brwi zrobił z głównej na siebie patrzy złowroko. Tak, tak. Znak. Ja w tym samym momencie do ciebie zadzwoniłem, więc dobrze musisz trochę wypłynąć. Tak, więc jak ty przyjechałeś po swoich nowych towarzyszy, to nie tak na samym razie. Zauważyłeś, że Richard ma marsową minę, a O'Donnell ma, nie wiem, pewnie minę, jak zawsze, tak? Chyba nie dzień drzewy, kurwa. Ale to jest... Kolejny dzień bliżej odnalezienia Jenny, tak? A, no i ten, nie, ten twój szofer, wiesz. A, ty ten, odsłaniasz okno. Tak. Mówisz, a jak odsłaniasz okno, jak wyszedłeś do naszego pokoju, zeszli od tego? Nie, miałem czeka na was pod fotelem. A, no to czekasz pod fotelem. No, to wychodzi... No to sobie chwilę czekasz, bo odniesie i to wykopać. Czy taka fura nie biegała nam do przedpokoju, nie? Nie, bo mówię mniej więcej na godzinę do odpowiedniu, więc... Tak, no mniej więcej, no. Z naciskiem na mniej niż... Ja to w międzyczasie po prostu szukam jakieś... Gazetę. Boston Globe po prostu. Ale to nie, tylko wiesz. Czytasz o tym nasi w Greenwoodzie.
Jest cały czas słowa artykułu, że za Douglasem Gordon został... Douglas Gordon jest obecnie jeden z najbardziej przekonanych osób w całych Stanach Zjednoczonych, jak się okazuje. New York, Boston. Douglas Greenwald. Douglas Greenwald. Douglas Greenwald. Znaczy ten, Boston News. Douglas Greenwald. Tak jak już nie chciałem patrzeć, jak on tam coś tam majstruje w łazience, stwierdził, dobra. Czyli jak doszenie, jak się nie patrzysz w łazience. Nie, właśnie, nie, ja się po prostu w te pochowie. O to chodzi, w sensie, dlatego nie chcę na niego czekać, po prostu nie zejść. Schodzę na to, patrzę. To jest szybko, a potem to możemy sobie dwie łazienki. Ale mamy teraz dwa osobne w tym Potteru. A, tak, dwa osobne. Już mając dość, patrzę na Douglasa, schodzę na to, przybiję jeszcze o goście, widzę go, jak patrzy na Douglasie, taki, który mówi... Stoję. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Szofer, jego szofer też. Dobry. Pania. Można powiedzieć, że poprzyliście sobie Boston, panowie. Nie my, tylko... Chciałbym was zobaczyć. Przyjaciel. Słowo chyba jest wykluczone. Czyż nie byliście razem na wojnie? Tak, ale widocznie rzeczy, które widział, dają mu swoje znaki. Nie chcę tłumaczyć, co on robił. Bardzo dobrze, się nie denerwować. Ty już schodzisz do myślę? Nie. Nie? Okej. Okay. Nie, dobrze. Nie, ja. Zapraszam, proszę usiąść. Dobrze. Czy planujemy gdzieś zjeść jakieś solidne śniadanie? Znaczy, no, nawet jest jakieś śniadanie, można pomyśleć już. No. Czy to jest godzina 12 już. Dobra, po pół godziny schodzę. W garniaku, włosy napomadowane. Właśnie, mieliśmy iść po naszej garnitury do Bristolu. Nie, miałem na mnie przyszłość tutaj. Tutaj. Tak. Przekierowaliśmy. No, wyprawia się James. Wyranie. Wygląda świeżo. Panie Leonardzie. Dzień dobry. Szofę też. Dzień dobry, panie Leonardzie. Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszamy. To co, on jakieś śniadanie? Oczywiście drugie śniadanie zawsze jest. Drugie? Tak. Nie przypominam sobie pierwszego. Idziemy. Chcesz zobaczyć światło też. Chciałbym to. W tym momencie widzisz, że szofer tak się daje ci piersiówę po prostu, tak nie patrząc. Ja oczywiście widzę trzy gazety z nogą. Dwie gazety pierwsze co nie znam. Tak, raz Grimwald, tak. Jeszcze raz. Proszę się nie krępować. Mam jeszcze długo. Ale napiłem się tym, dziękuję bardzo. Dobrze. On oczywiście ani łyczka, nie? To funkcjonalnie. To wtedy jeszcze nie było tej szansy. Nie wiem, ale wiesz co chodzi. Tak, ale on jest profesjonalny. I jedzie się przez Boston. Dokąd jedziemy, panie Bert? Gdzie będziecie panowie się jeździć na nie? Tutaj jakąś restaurację. W Boston byłem nie raz, więc... U Whitlace'a. Może być, tak. No. Mam cudowną fasadkę. Zupełnie jak mówię, angielski. Nie. A ma też świetne jajka na bekonie. To już lepiej. Chwałą kiełbasę, wygodne tosty z serem i majonezem. Przekonałeś. O tak, kaszankę polecam. Tak. Ale tak. Nie polecam dosyć. Ale tak, ich brytyjskie śniadania z fasolą są wygodne. Tak, tego nie lubiłem w Anglikach. Zawsze stworzył niesamowitą atmosferę wokół siebie. Nie problem, no myśli. Czasem potrafi się trochę zadnieść. Dobra, zastanówmy się lepiej, jakie będą nasze dalsze punkty. Mi się nie podoba to, że zostaliśmy awansowani już na drugi stopień. No jak dobrze pójdzie, to dzisiaj już będziemy mistrzami. I co wtedy? Wiem, kolacja z panem Kotem, to znaczy z Kotem, a kolacja z panem generałem. Właśnie. Mam dobry pomysł, może zaprosimy pana generała na jakiś kolację albo coś. Tak, ale dzisiaj jestem obiad. Czwartkowy. No, czwartkowy. Więc zobaczymy, co tam się wydarzy. No nic, jedźmy na razie na śniadanie, a potem co, chyba do loży. Jedne śniadanie na obrotem na obiad. Dobry plan. No. Jeszcze trochę będzie, czas obiad jest dopiero 16. Prawda. No dobrze. Udać się do Witleja. Chcę się jeszcze w międzyczasie nie powinniśmy poszukać. Biblioteka zaszła z tej otwory.
Jeśli lubi tak, gdzie generalnie jedzenie było wygodne. Ci, którzy chcieli zamówić brytyjskie śniadanie, myślę, że ty to wziąłeś, reszta bardziej amerykańskie, tak? Właściwie brytyjskie wersje amerykańskie. Czyli tak, czyli tylko fasolka, to ja jako zbytko. Nie, ja by totalnie bez fasolki. No. To kawa, oczywiście szofer został w samochodzie, wiadomo. O czym dyskutujecie przy jedzeniu, czy tak generalnie po prostu szamieci i potem już do... Kiedy ten teatr? Nie zapisali z tego. Nie, a to było. Ale za dwa dni chyba, czy jakieś sobotę? To jest za dwa dni chyba, tak. Za dwa albo za trzy dni. Na pewno pamiętasz, że mówiłem, że mam wykupioną lożę. Dobra. Myślę, że trzeba będzie próbować zacząć działać. Może nie to, że mniej subtelnie, ale bardziej. Musicie się panowie pozbyć z elitą. Nie, wydaje mi się, że musimy dostać się do wszystkich pomieszczeń w tym domu. Poszukać jakichś papierów, nie wiem, tego typu rzeczy. Może znajdziemy jakąś, nie wiem... Mam na to pomysł. Jakieś przedmioty, które powinniśmy... Czy mamy w ogóle na stanie jakiś przedmiot, który byłby pasował do opisu okultystycznego, którym oni byli zainteresowani? Bo tak to jako już z drugą stopnią chcielibyśmy na przykład... Myślę, że można byłoby sprowadzić jedną z tych statuetek z Nowego Jorku. Albo kupić jakiś taki pomniejszy tutaj. Co się na zasadzie... Nasz lokalny antykwariusz trochę się zepsuł. Z niego widzę. Oczywiście, ten kontakt jest spalony. No tak. Więc może być z tym drobny problem. Przerwaliśmy trochę czas z panem Grimoldem. Może nie opowiadamy, że należy do chwili w klubu albo coś? Nie. Nic? Nic. To chyba posłuchaliście. Mówił, że należy do jakiegoś klubu. Znaczy, no mówił, że należy do jakiegoś klubu tych takich, bo on dzwonił do tego typa, żeby nam załatwił tego Greka. Tak. Tak. O to ci chodzi? Ale to my nie wiem. No ja nie wiem, jak ten klub się nazywa. No tylko widzą, że znał odpowiednie osoby i zadzwonił. Zaraz, a nie byłeś typ, którego widzieliśmy na uczelni? Tak, ale to było w Nowym Jorku. To wracajcie tam. Zobaczcie, to tak, już z Komorowskiego. Tak, on był rzeczywiście polecony przez jednego z typów z podręcznika, ale... Ale to Douglas dzwonił, ja nie wiem. No to prawda, Douglas nie mówił w ogóle, no. Nie było nam z organizacji, ja to pamiętam jak... Bo też jak graliśmy tak. Przez Lola. Tak. Tak. Więc to wiem, tylko że to i tak nic nam nie daje. Teraz na pewno będzie głupio dzwonić i wypytywać się Douglasa, bo na pewno się przyczepi. Tak, bo tak jak wspomniałem, Douglas jest poszukiwany w całych Stanach. To jest dokładnie, ej, bo... Tak zwanym public enemy, co tak. Wtedy było bardzo poważne. Za pan Douglasa, gdyby było to nie. Ale policja. No to no każda wie się, że pan jest teraz z tymi, z widłami i pochodniami, żeby chodzić jak czarownicy. No. Wiesz, jakby też nie było, narobiłeś środowisko antykwariuszy swojego smlodu, tak? Pojebany antykwariusz ruszył na dziwą masakrę. Jeszcze, w ogóle jak czytałeś, to pismaki sugerują, że to Douglas podpalił swój antykwariat. A. Że oszalał zupełnie i dlatego to zrobił. Jego sąsiedzi twierdzili, że zawsze był dziwny, ekscentryczny, że długo nie wracał do domu, że podobno bił żonę, że podobno bił dzieci, że nieustannie było słychać, jak było, to nieustannie było słychać odgłosy kłótni. I że małżonka była bardzo nieszczęśliwa w tym związku. Tylko i że był impotentem. I że był impotentem. Miał małego i tyle. A zaszło do strzelania na tym mieszkaniu. Tak. Że nawet typa nie umiał co tam iść. Typa nie umiał nie przegryw, no. No wielu... Ty proszę mnie wszystko. Całe Stany Zjednoczone. Są dwa typy kultystów. Tacy zajebiści goście, którzy rzeczywiście dochodzą do czegoś własnymi siłami, Bogom ich wybiera, bo są sprytni i właśnie ludzie jak Douglas Greenwald, tak? No tak, z Greenwald Diaz. Akurat Diaz to był kurwa, ja bym się nie porównywał. No ja bym się nie porównywał stary na tym wszystko. Przepraszam, żeby nie miał już własnego miasta z Greenwaldami. Ale został posłany właśnie między innymi przez takiego Greenwalda, Richarda Oralego i... Z tego co pamiętam, to Greenwald prawie jaja stracił przez Diaza. A ja z tego pamiętam, to Diaza ostrzałem przez szczura z ludzką twarzą. To mam no właśnie. To ty bardziej no. A to dobrze. Jeśli się dopłatem, to
kwestię tego padoka. Nie, no tak, ale generalnie nie ma się za bardzo kontaktu. Oczywiście możesz już iść do Nowego Jorku po te rzeczy i spróbować zgadać się z tym profesorem. Możemy poprosić z tego wszystkiego albo kogoś, żeby nam to wysłał. Też prawda. No. Prawda, też, też prawda. I szkuje przyszło do tego mieszkania, do tego rezydencji. No tak, w sumie. Dokładnie. Nie tak. Bo już nie mamy mieszkania po tym rozie. Następne 40 przedmiotów, które też będą odejmowane od rachunku. No nie wiem. Dobra, no dobra, no ewentualnie możemy załatwić jedną z tych figurek, zresztą już im pokazywałem na zdjęciach, tylko pytanie, po co ci to? W sensie, możemy zagrać... Dlaczego masz poorane czoło pazurami? Kontysta! Szamler nie trafił. Nie, myślę, żeby... Zakładam, że skoro jesteśmy jak wieży w hierarchii, zakładam, że jeśli mają jakieś przedmioty okultystyczne, oni w jakiś sposób pewnie gdzieś się składują. I jako, że jesteśmy już na drugim stopniu, możemy na przykład chcieć dorzucić coś od nas do ich kolekcji, ale zrobić się osobiście. Moim zdaniem jest to dość dobre wytłumaczenie. No, może... Można spróbować. No. Dobra, to zadzwonimy do... jak się nazywa ten typ? Nie, ten drugi. Grek? Nie. Nasz... Balon? O, właśnie Baru. No, te, do niego. Albo do Skomorskiego, żeby nam to wysłał. On pewnie jak widzi... Nie, lepiej niech to razem zrobimy. Baru pewnie ma jakieś wojskowe metody, nie? Przyleci tu jakiś, nie wiem... Liberator, kurde, i zrzuci tam to! Liberator tylko 20 lat za wcześnie. To jest 15, okej. Okay. Tak? No nie wiem, co tam wtedy latało wojskowego, ale... Tak. Znaczy, o, więc skoro i tak znowu będziemy to odprowadzić z 16%, to może przydałby się ten sierp. Ty o tym nie wiesz, ci go wiesz. No, nie, nie. Ogień, bo kurwa zaraz wiesz. Są, sierp się nie przydał na Diaza, a to raczej wygląda na Diazo Corbito podobne. Diazo Corbito. Corbitowa chujnia, tak? Ciekawe, czy też ma tak zasuszonego jak robi. I ty szukasz Jenny, tak? Tak. Masz tu jakiś problem? A może on też ma z nim. Patrzę na niego. Słyszysz ty cycyk pistoletą? Nie radzę. Jonathan, Edmund, Nathaniel, Andy. Dobra, koniec żartów. Zastanówmy się, jak to zrobić, bo... Tak, szczerze mówiąc, to generał wydaje mi się trochę ślepym problemem. Tak jak z nim rozmawialiśmy, wydaje się być raczej człowiekiem, dla którego cały ten klub to jest... Emerytura. No, to wiecie, taki klub dżentelmenów, nie? Na właśnie na emeryturkę. Chodzi o to innego. Koleś nie wydaje się być jakiś specjalnie zainteresowany. Nie domyślcie się nic więcej tak naprawdę, tylko nie zostanie się oficerami albo mistrzami, czyli... A no, musicie się skumplować z generałem między innymi, a także z paroma innymi osobami. Więc też z panem Scottem warto by było spróbować go gdzieś zaprosić. Jestem ciekaw, co na przykład mają inni członkowie powiedzenia na... Jesteś się zbyt chybiany. No właśnie, a nagle tak szybko awansujemy, to jest podejrzane. Nie jesteś zbyt chybiany przez sytuację z Douglasem, żeby w jednym grupie. Dobra. Nie macie na myśli opinii wśród członków, ale wiadomo, głos mistrzów oczywiście przesądza wszystko. Dobra, to ten... dzisiaj podczas obiadu spróbujemy się zakumplować z generałem i może kimś wyżej. Stanford? Nie Stanford. No, teraz Stanford. Stanford, no. Tylko, że... O ile znaczy mają być na tym wiedzie, no to wtedy będzie dobra okazja. Ale tak czy siak wydaje mi się, że trzeba byłoby spróbować się tam dostać. I teraz pytanie, czy to powinna być raczej nocna akcja, czy... Ewentualnie. Jeśli wszyscy będą siedzieć na obiedzie, to chyba nikt nie będzie chodził po służby. No, oprócz służby i ochrony. Służba i ochrona pewnie jest tam cały czas, nie jeździłbym się. Pewnie tak. Na pewno ochrona. Widzieliście, że służba i ochrona to jedno i to samo. No. Oni mają takie goryli. Tak jak u mnie szafel i... Tak, dokładnie. To jest... No. Też pewnie mają gdzieś ukrytą broń jakąś. To może warto najpierw namierzyć, gdzie... Może mają, nie wiem.
czym by jako ja. No i jeszcze jedna kwestia. Wydaje mi się, że trzeba mocniej przycisnąć kola. On ewidentnie jest jakiś rozkojarzony, tak jakby, nie wiem, bał się tam kogoś, albo... Ale jak go dzisiaj przekonamy, biorąc pod uwagę, żeby mieć... Nie, znaczy w sensie to już nie jest kwestia przekonywania, tylko... Nie, musimy go zaprosić, nie wiem, na jakieś polowanie, tak? On wychodzi z... Czy spróbowanie miało wspólnego? Tak, ale no właśnie, w jaki sposób, znaczy musimy go w jakiś sposób zmusić do mówienia. Opcje są dwie. Albo, dlatego, albo możemy za jakieś wyjście, na trakcie którego będziemy mogli go wyprowadzić poza okrąg świadków. Jest tu gdzieś pod Bostonem jakaś opcja na polowanie, albo nie wiem, może rzeczywiście to pole golfowe jakieś czy coś. No to się znajdzie jakiś las, w którym jakiś klub łowiecki, który ma własne tereny łowieckie. Dobra, to w takim razie trzeba będzie umówić się z kolem na polowanie. Jest jeszcze jedna opcja, ale ta opcja raczej wchodzi w krytykę, jeśli miałby nie wrócić już w ogóle do miasta. To znaczy? Gdybym musiał zniknąć, żeby się nie wygadał, że został przyciśnięty. Nie, nie zostaje tylko tak. To też jest jakaś opcja. Bo nic nie powinniśmy chodzić. Ale dla mnie to już jest, musimy się jako ostateczność. No. W sumie, że kiepko by to wyglądało, jeszcze bardziej kiepko byście wyglądali w waszach pozostałych, gdzie jednego dnia przychodzicie, drugiego dnia pan Douglas pali ze sobą mosty razem z wami. Pali hotele po sprostowaniu. A dwa dni później pan Kol znika, a wy jesteście nowicjuszami. Salimy. Może za zniknięcie Kola awansują nas na mistrzu. Skoro najwyraźniej tak to działa w tej grupie. Mi się wydaje, że jednak pan Carlsberg ma całkiem sporo racji. Kurde, żywiec mocny! Głębokie, mocne! Żub prawie, prawie! Żub kasztelan. Niepasteryzowany. Niepasteryzowany trzeci. Dobrze, pani Kasper. Hamnasz! Józef Hamnasz! Ulubieniec polski patoi. Razem z filmami niebieskimi. Dobre, Krzyś. Ktoś kiedyś powiedział, że jakby właśnie na polskich, na Hadnasiach i na czystej chwili dać tym czołową flagę, to by polska fotologia wyginęła. Mniej więcej ciąg tygodniatę. Coś tu jest. No, dobrze, wracamy. Kaldberg. Keldberg. Kelt, Kelka, Keltasa i Bet. Zostaje Kalberg na stałe. Okej. Dobrze. No tak, bo jest jakiś podejście, jest jakiś sposób, pomysł, żeby podejść Kola i go przycisnąć, bo zwłaszcza wczoraj mieliście wrażenie, ci, którym wyszły rzutu, no, już wszystko na wyszły, że rzeczywiście on się mocno czymś, że on się boi. Jest taki mocno zanerwisowany. Zastanawiam się, czy na przykład nie zrobić czegoś w trochę inny sposób. Na zasadzie wystawić mu wiadomość, że nie chcę nie wyjść. I dać mu do przeczytania. W sensie tak podać normalnie, żeby on mógł. Żeby mógł zrozumieć, nie mam tej intencji. W sensie... A kiedy ty masz taką operację? Nie mam jeszcze żadnej strony. Nie mam jeszcze żadnej tygodniu. Faktycznie, żeby to robić. Jest po operacji, to będzie po prostu musiał do siebie jeszcze przychodzić na obręciny, więc... Tylko problem jest taki, że póki co on nas widzi raczej jako robiących błyskotliwą karierę w hermetycznym zakonie bractwa czegoś tam. Bractwa schodzącego, hermetyczne bractwo schodzącego. Hermetyczny zakon srebrnego zmierzchu. No, o kurwa, mama! Nie mogli się nazywać Janusz, albo coś w tym.
Te glizacje. Janusze mitów. Janusze mitów. To jest skomplikowana nazwa. Już sobie wyobraziłem zawsze Necronomicon Grażynokon. 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 No nic, no w każdym razie wydaje mi się, że w tej chwili to, co wie Kol i to, czego się tak naprawdę boi, jest naszym najlepszym wyjściem, strzałem, pomysłem. Reszta, no wydaje mi się, że w samym zakonie niespecjalnie czegoś się dowiemy. Pewnie nie za szybko zostaniemy mistrzami, a nawet jak to nie awansują nas po to, żeby nam zdradzić wielkie tajemnice. Scott i Stanford właśnie. Dobrze grają swoje role, zresztą im chodzi o to, żebyśmy nie wiedzieli, kim oni naprawdę są, chociaż my już wiemy. Ale nie jesteśmy w stanie tego udowodnić. Myślę, że Scott wie. Zastanawiam się, czy coś udowodni się to. On ma, oni według mają znacznie większą potęgę niż nasza tylko razy 4. Dokładnie. Ale my też nie chcemy iść z nim w konfrontację. Musimy tak po prostu. Mi się wydaje, że na chwilę obecną może to jest dobra okazja, że na obiedzie zobaczyć, kto może być potencjalnym kontaktem i rzeczywiście można spróbować wtedy też tutaj Kol i tylko on. Przynajmniej z tego, co na razie zauważyliśmy. Kol jest najbardziej, jak rozumiecie, najbardziej spłoszony. Tak. Ale nikt inny nie wydawał się być tak spłoszony. Kol musiał coś widzieć. Albo musi coś wiedzieć, coś czego wiedzieć czy widzieć nie powinien. I wydaje mi się, że stąd to jego spłoszenie. Zauważcie, że żaden inny członek zakonu na powiedzmy poziomie niższym niż Stanford czy sam. Każdy limit. Tak, no właśnie nie do końca o tym mówię, dlatego że wydaje mi się, że jedyne jakby prawdziwe wiedzą o co chodzi to tak naprawdę tylko Scott i Stanford. Zobacz, na przykład generał jest mistrzem, ale nie wygląda jakby wiedział o jakichś nie wiadomo jakich rytuałach czy czymś takim. No bo też dobrze dla sobie. Też tak może być, ale byśmy się zdziwiony, gdyby nagle się okazało, że generał przywołuje, nie wiem, istoty z innych światów, albo odprawia jakieś szatańskie rytuały. Taka cisza przy stronie zaczyna. A. Rozumiesz. Taka cisza przy stole. Tak. Panego też się pomyślą, nie wydało się osób w każdym stanie zrobić. To co by to czynił, wyśniła. Tak nas postradał zmysły. My wiemy dlaczego to się stało i nie chodzi tylko o jego żonę. Założył coś, czego założyć nie powinien. Taka jest prawda. Nie? Nie. Pokringa. Za ciasną gumę. Teraz wiemy, dlaczego ten skór nazywa się kok. Kok. No dobra, Douglas założył mi to, co trzeba. I co to? Wolf, albo polowanie. Możesz coś takiego załatwić? Olson? Olson też w samochodzie. Tak, no. Co wychodzi na niego? Nie, jesteśmy w samochodzie. A, nie, to jest jemy. Je się. Źle się przy stole. Olson! Na pewno coś się znajdzie. Klub łowiecki Boston, który ma swoją siedzibę 3 km od Bostonu na południe. Na przykład. Zdecydowanie tam. Jest oczywiście w tym lokalista. Kto dzwoni? Ja mogę zadzwonić. Podróż do wiesz, barmana. Czy mogę pomóc? Chciałbym poprosić o telefon i książkę telefoniczną. Proszę bardzo. Telefon, stara książka. Szukam tego klubu łowieckiego. Jest, Boston.
Na bosnańska strzała się nazywa kurwa. To jest na razie nie ma nazwa Boston. Księgarnia Nowy Jork. Strzyńca Washington DC, kurwa. Mój kitam zaryga, no coś tu z tym. Dobra, bosnańska strzała. Krobojski, bosnańska strzała, dzień dobry, mój pomoc. Dzień dobry, z tej strony Leonard Pittman. Dzień dobry. Jestem przejazdem w Bostonie i chciałbym zabrać moich przyjaciół na polowanie. Dobra, bardzo dobrze pan wybrał. Jesteśmy naszym królem obecnym w okolicach Bostonu. Na to liczyłem, dzwoniąc do państwa. No. Czy udałoby się zorganizować dziś coś koło 13? Po 13 jak najbardziej, proszę pana. Daj los. Nas jest 3, czyli na 4. Na 4 osób, oczywiście. Rezerwacja dla 4 osób na nazwisko Pitman. Błatność będzie na miejscu. Doskonale, dziękuję bardzo. Panowie przyjadą własną dłonią? Tak. Chociaż proszę przygotować w razie czego coś, aczkolwiek pewnie... Oczywiście, będą przygotowane 4 fuzje w takim razie. Dziękuję. Pik. Pip. Wraca. Dobra, nie, dzwonię od razu do kola. A, dobra. To znowu... Co? Znowu odbiera sekretarka, bo w sumie kola sami odbiera. Dzień dobry, mnie doktora Edwarda Kola, czy mogę pomóc? Dzień dobry, Leonard Pittman z tej strony, czy zostałem doktora Kola? Jak najbardziej jest, już proszę. Edward Kola, przerwanie, czemu mam pomóc? Edwardzie, tu Leonard z tej strony. tak? Czy czemu się śmiejesz? Bo się odbiło, kurwa, więc... Edwardzie, jak rozumiem, dzisiaj widzimy się na obiedzie. Boże, co? Ładnie, kurwa, zastała! No przepraszam, ale to właśnie odprawuje człowieka! Nie wiem, tyle w tym gazu rozrzucającego. Tak, o 16, jak najbardziej. On słyszy, że on ma taki głos taki... nie tyle zmęczony... miał inny, jak odbierał telefon. Ładnie, wyglądasz na... brzmisz na zmęczonego. Posłuchaj, tak, mam pomysł. Ciężki zamiar. Urwij się dzisiaj z gabinetu. O 13 mamy z Harrisonem i jeszcze jednym naszym znajomym. Spokojnie, nie wiadomo z kim. Mamy zarezerwowane tereny łowieckie pod Bostonem w klubie Bostońska Strzała. O, dobrze się składa, bo akurat miałem moja kolejna wizyta momentu jutro, dzisiaj miałem już wolne do momentu wyjścia. Doskonale, w takim razie jeszcze przed obiadem zdążymy rozerwać. Zobaczymy się na miejscu, znam Bosnańską Strzelę, bywałem tam już często. Super, no właśnie ciekaw byłem, a wszyscy mamy ochotę na zapolować na jakiegoś grubego zwierza. Oczywiście. Co, 13 na miejscu. Doskonale. Super, bardzo dziękuję, w takim razie pozdrawiam. Pozdrawiam, do zobaczenia. I. No i dobra, wracam. Załatwione. O 13 widzimy się z kolem na terenach łowieckich. Nie rozumiem się czego kolegi. Tylko chodzi mi o to, że jeśli na to poszedł, to na najrzeczniejszy się naprawdę nikt o nic właśnie podejrzewa, bo zakładając, że na 16 jest obiad czwartkowy, to na polowanie powinien się pojechać. Umówić się na 7 rano, bo polowania trwają całe dnie, a nie. No, takie różne polowanie na... Nie, takie ludzie, jakie pewnie przygotują na bardziej zwierzynę, nie? Króliki, to jest okej. Okay. Nie no, kol, wiesz, to nie jest latanie za niedźwiedziem przez cały dzień. Znaczy, nie mówię o tym, ale też się nie jeździ dosłownie na 2 godziny. No, to już tam. No dobra, to tam dla popularnych potrzeb. No. Jako, wiesz, po prostu przykradano się jako bogaty hobbista. Gansberg. Gansberg, mocny trzeci. Dokładnie. Dziedzic fortuny piwowarskiej. Ja byłem, jak tam sedany, to widziałem te... A Gansberg jest duński. To zadanie może było Heineken? Bo tam były jakieś takie duże budowale. Właśnie... Amstel, jakoś tak. To było 15 lat temu. Nie, może mi powstał jakiś oddział, ale pamiętam, że jeden z tych dwóch marek tam była. Właśnie, jak byłem w Amsterdamie. Mieli tam oddział SS, to jest Kasbergu w ogóle przecież pracuje z żoną Matusza. Tak? No. Ja za Kasbergiem szłem jako za piwem. Kasbergu moim zdaniem słabym piwem. Fajny ten z takich koncernowych zajęć jest spoko. Przynajmniej kiedyś był, nie wiem jak teraz. Przecież. No to by panie kol. O kurde.
Dobrze idzie. Znaczy, że myśmy to zabijali teraz. Dobra. Kurk, teraz pytanie do ciebie. Czy ty masz na zbyciu jakieś fuzje dla nas? O? A skąd mam mieć? Nie polujesz? Raczej wypożyczam sobie. Dobra, to weźmiemy po prostu tamtejsze, powiemy, że nie wzięliśmy ze sobą z Nowego Jorku sprzętu i tyle, no. Dlatego ci mówiłem, żebyś zabudł broń. A, czekaj, bo w ogóle ja zapomniałem, że przecież Kurt, ty byłeś z nami wczoraj na kolacji z tym, z... No tak. To, dobra, to ja mu powiedziałem, kto to jest, kto ten. Bo ja myślałem, że on nie zna Kurta, jego poznaliśmy w klubie w ogóle. Tak, ale nie, no zapomniałem, że on na tej kolacji był. On Kurta zna, oczywiście. To mu powiedziałem, że o Kurta chodzi. Kto nie zna Kasberga? No, to się naprawdę dziwi. O, stali mnie do naszych domów. Pan Kurtbel? Co pan tu robi? Pan Karlsberg? Pan Karlsberg. Właściwie przyjazał historię postaci, którą to pół roku. No cóż. Będą filmą miałeś? No tak, oczywiście do mnie zasadnie nic nie działa, jeśli tam to robi rozwodę. Coś mi się zjebało z 3 terawatami, to jest rozwodę, teraz to jest po prostu popularne. Oczywiście wczoraj dodałem wszędzie, ale to już naprawdę było tak, że koleś widział moje źródło, dyskutujesz i teraz mi się jedna zmiana na to patrzy. Już tak, nie. Już po pół godziny miałem podać i teraz stwierdziłem, dodałem już to do końca. Dobra. Wszystko miałem. Deepwork miałem fajnie nastawiony. Zawsze się całkiem nieźle pozycjonowałem. No, wczoraj ta gra Frezji była spoko bardzo. No, też się trochę rzutuje mały, ale... No i też to, że jeszcze się z wykluczem tymi eliktami. Tak, no to bardziej mnie jeszcze. Bo to jednak też sprawiło, że w tym momencie... Z drugiej strony, gdyby na jedno wielu rozpuskało się nie na demonach i synika, to wtedy ty miałbyś dobrze z plecy. No. To miał taki miecz, który mógł się odbić. O, posiedzmy. Dokładnie. No poza mną to teraz będzie największy problem pewnie z głupim, nie? Znaczy, jeśli weźmiesz tego demona, no to... Bo ja skończyłem to The Last of Us 2. Co? Skończyłem The Last of Us 2. I co, fajne? Fajne, aczkolwiek gorsze od jedynki. A. Moim zdaniem. Takie non-stop dołujące, znaczy ta gra nie ma żadnych pozytywnych, tak fabularnie. Tak. Tam się nie dzieje nic pozytywnego, to jest non-stop deprecha, od początku do samego końca, aż do sceny finałowej. No to ten główny lead designer powiedział, że jak oni tworzyli tę grę, to mieli zakaz używania słowa fan. Tak, to po prostu... Więc to dużo mówi, tak? Znaczy, rozumiem, znaczy fabularnie to jest uzasadnione jak najbardziej, tylko po prostu... No, dołuje cię ta gra po prostu non-stop. No i oczywiście są pokazane tam, że Ellie jest lesbą, to było wiadomo już od pierwszej części, to żadne zaskoczenie. Mm-hmm. Ale tam jeszcze wsadzili oczywiście trochę innych lewackich wątków, nie wiem, czy ci spoilery. Znaczy ja to, ja generalnie oglądałem chyba 6 materiałów, o tym więc nawet znam fabułę tak od końca. No. Tam jest taki dzieciak generalnie, ze zgoloną głową, lew. I... W pewnym momencie, ponieważ jest dzieciak, to ciężko to rozpoznać, a w pewnym momencie się okazuje, że to jest tak naprawdę dziewczynka, tylko sobie, która sobie zgoliła głowę, bo czuje się chłopcem, no. I generalnie, to jest tak trochę na siłę wsadzone i rzeczywiście, znaczy, trochę tak, no trochę niepotrzebne te takie motywy są, bo rzeczywiście tam pełno jest takich motywów właśnie, czy to jakiś tam... Ale też mam wrażenie od Netflixu, bo co się dzieje przez to w Stanach, przez to właśnie SSW? Czyli pani to. To, że Chicago jest rozpierdolone, no to wszystko. To akurat Black Lives Matter. Ale to jest położenie wszystkiego, tych wszystkich Antifa, SSW. Wszyscy się połączyli i powstał chyba. Dobra, jedziecie od razu z Knajpem, musimy się tam za miastem. To jest kawałek. Tak, no ale zaraz się spotkaliśmy. Będziemy zapolować. Zjedliście na kominie, tak 12, więc trzeba wyjechać, dojechać na miejsce. Trzeba być chwilę wcześniej. No tak, tylko wszystko podpisać, zapłacić. Grońce wybrać. W sumie, kto płaci, to jest pytanie. Zapraszam. Nie, dobrze, nie. Zamykać czy nie zamykać? Zamykaj.
pamiętam tą sesję, gdzie z 15 minut dobija się Paulina do drzwi, prawda? Tak. Dobra. No nie wiem, to Karlsberg stawia, no. Jedziecie za miasto z Olsonem. Jak tam? Kto wie na te czasy w sumie młody aspirujący aktor wyrabia sobie? Sobie ukulta belda. No i co? Co panie, polowanie? Pyta się Olson. Oczywiście. Jak najbardziej. Szlachetne hobby. Na dużego zwierza. To prawda. Chyba nie zdążymy po kotu ułożyć, ale przynajmniej mam nadzieję, że upolujemy jakiegoś byka, jelenia albo Daniela. Kurwa. Krajga. Było paru murzynów. Dojeżdżacie na miejsce. Jest taki, wiadomo, klub ostanowski elegancki, za bramą, wiadomo, przy bramie strażnicy, czasie służący, no to na miejscu podchodzi, pytają się, czy dostaje samochód, ale to są sam wiadomo, się tym zajmie, nie wiem, co pokazują. Wchodzicie do takiego właśnie jednopiętrowego budynku, gdzie jest recepcja, gdzie jednocześnie się wszystko jakby dogaduje, wnosi opłaty. Sam budynek jest zrobiony jak taka loża myśliwska, mimo że to tak jest trochę na siłę. Oczywiście widzisz jakieś głowy zwierzaków, tak, jakieś tam futra. Jest cała jedna ściana w zdjęciach najsłynniejszych członków klubu. Tak jak patrzycie, tam przynajmniej jest chyba kilku senatorów. Widzimy kogoś w loży? Sobie rzucie spod 7, w sumie to jest fajny pomysł. Wyszło 13. 13. Jest generał. Generał. I rozpoznajecie jakichś dwóch innych ludzi, nie rozmawiacie z nimi, ale poznajecie ich po twarzy. A jeden z nich jest radnym. No. I jest tam, na razie honorowym miejscu, w samym środku widzicie zdjęcie, powiedzmy, poprzedniego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, kim był, ale... Witamy w loży Bostońska Strzała, mówi recepcjonista. Po głosie poznaję, że to ten sam. Witamy w loży Bostońska Strzała. W czym mogę wam pomóc? Leonard Pittman, miałem dzień dobry, oczywiście, jak najbardziej. Pańska rezerwacja jest jak najbardziej aktualna. Przyjechaliście panowie z własną bronią? Nie. Mamy na szczęście 4 sztucery myśliwskie z zapasem amunicji. Polowanie dłuższe, krótsze? Krótsze. Mamy akurat parę bażantów przepiórek, w Stanach będzie można postrzelać. Jak najbardziej. Dobrze, to ja bym prosił tam o uiszczenie opłaty. Prosił o uiszczenie opłaty. No ta, rozumiem, tanie to nie jest. Tutaj wiesz, naprawdę. No jak przyniesiemy prezenty do loży, tak zapomniałem. I teraz tak, zaprosił was do przebierani, gdzie założyliście takie, wiecie, myśliwskie stroje. Białe kitle z kapturami. Nie hostel. Jak wyszliście, dowiecie, że... Nawet w Czechach, czy na Słowacji. To było w Czechach chyba. Nie, w Słowacji, tak? Było na Słowacji, to było w Bratysławie. Było. Akurat wiem, niedawno sobie przypominałem oba. Okej. Jak wyszliście, to widzicie, że do holu wszedł Edward Hall. Aha. Kol. Wszystko jedno. Karlsberg Kol. Do holu przez Edward Kol, czyli Kol w holu. Kol. Kol. A, Edwardzie, dobrze cię widzieć. Witam. Widzicie, że ma trochę ten podkrążone oczy, widać, że myślę, że jest zmęczony. A jego uśmiech jest nieco na wynos. Nieco wymuszony. Na wynos. Zapakowany. Nie, to jest taki lekko myślę. O, dzień dobry, panowie. Jak tam Dana, panie O'Reilly? Czy Richardzie, przepraszam. Jaki Richardzie? On jest Harrison. Harrisonie. Panie... Ups! Wiemy. We know. Wiem, że to wymaga... Przyznam, że nie chcę mi się spędzić paru teraz... Nie no, ja nie mówię, że teraz będę pana ciała podświetlał, czy pan boli, czy nie. Patrzę na ten sztucer! Nie boli. Możemy domontować bagnet do tego. Powiedzmy sobie, że przyszliśmy tutaj się trochę rozerwać i niekoniecznie nawet rozmawiać. Tak, tak. Opata już uiszczona? Tak, rzeczywiście. Jesteśmy gościem.
Panu już wystarczy rozrywki, rozrywania. Ja usłyszałem, czy łopata jest umieszczona. Tak? Dobrze, to ja pójdę się przebrać. Mi się, że idzie tam do przybierania. Dobra, pamiętajcie, że musimy go troszkę przycisnąć. Oczywiście. Gadaj kurwo! Gadaj kurwo, bo nasz profesor jedzie się tam. No po chwili wychodzi, widać tam te rękawiczki, bo wszyscy jesteście udani, wiecie, jak wtedy ci myśliwi, nie? Takie wysokie buty, klaciaste koszule, kaszkiety i rękawiczki, nie? Kortek wychodzi. To ja tam, wiesz, czyszczę fuzję. Wychodzicie tam na zewnątrz, tam wszystko wam pokazuje. No są oczywiście tereny łowieckie, są lasy, są łąki, widzicie też właśnie stoi kilku pracowników klubu, podają wam sztucery, dubeltówy po prostu. Proszę bardzo, tam takie pasy samuńców, które sobie zapinacie tutaj w pasie. Widzicie, że też stoi jeden, trzyma trzy psy myśliwskie, bigle. Tam już są przygotowane bażanki dla panów. Zapraszam. No to idziemy. Mhm. Oni oczywiście, jak to jest w takich klubach, oni się trzymają troszkę z tyłu. Jak wam dali te bronie, wy sami je niesiecie na przypuszczenie, tak? No to tam generalnie oni się, powiedzmy, kilkanaście metrów trzymało z tyłu, zwłaszcza ten z psami. Widzicie też, że na przykład na jeden z nich niesie po prostu te drinki, tak? W sensie ma... Tace? Nie, tace tak naprawdę. Widzę pierwszy cel, panowie. Tace, ale tutaj, żeby nie było to żaden alkohol, tylko tu jest mrożona herbata. Nie, ja zawsze powiedziałem. I tam już skąd będziecie strzelać, jest stoliczek, on na tym stoliczku to stawia. Oni się tak dostają w stylicznych miejscach, ten z psami trochę z boku. Jeden z nich podchodzi do was. Kiedy będziecie panowie gotowi, to ja dam sygnał, żeby koledzy wypuścili pierwszego bażanka. Kto zaczyna? To może ja. Dobrze, doskonale. No to tam ładuję fuzję. Mhm. Wiesz, wszystko przy tego. $2, że nie trafi. Jestem gotowy. Trzy, że trafi. Mówi Kol. Uwaga! Podnosi chorągiewkę. Opuścił i w tym momencie z krzaków wiedział bażant. Jak w tej grze na Pegasusa. Tak! Ten dokąd. Dobra. Co robisz? Broń palna. Tak, z celowaniem jak to działa? Masz dodatkową kuszę. Zgaduję, że w bażanta może być karna za to, że jest malutki. No, to tak się dobrze. No jak mam to zrobić? No, bez równoważy po prostu. Po prostu nie traf. Trafiłem. BUM! James wypalił. Bażan. $3 w plecy. Ha! Mówiłem, że trafi. Piękny strzał. Piękny strzał, proszę. Wymyje $3. No. Dobry początek. Mam nadzieję, że masz większy zapas. Tak, w tempie. Tam oczywiście jak trafiłeś, to też poleciało też pierze wszędzie, nie? I tak dalej. On spuścił psa, jeden zbuścił psa, no więc popędził tam. No i... Nie, on się śmiał, jak nie trafiłeś. A, tak, racja. Tak. Nie, po chwili ten pies zwrócił z bażantem w pysku. Tam się oczywiście... Gratulujemy. Dziękuję. Pikman. Wyśmienita fuzja, muszę przyznać. Bardzo dobrze się strzela. Remington, dziękujemy. Kupiliśmy w tym roku. Robiona na zamówienie specjalnie dla członków naszego klubu. Kto następny? No dobra, to ja profesjonalnie, wiesz, łamię ją. Ja spróbuję. Zakładam się, mówi Cole, że Harrison, że pan Harrison nie trafi. To patrzę na niego, tak się to uśmiecham? On tak się uśmiecha, też tak trzyma to. $5! To ja podbijam 10, ale że też nie trafi. Panie Bell, czy pan obstaje, że trafi? Za żadne skarby, nawet kin. No Harrison. Dobrze, to skoro pan mówi, że nie trafi, to ja mu odpowiadam, że trafi, czyli $10. Dobrze. No, to jest. Harrison, spisz się dobrze i nie traf. Na tym zyska jedynie bażant, dobra. Trafiłem. Nie wierzę. To już 13 podolarów. Kurwa, ale jak moja winie rzucam! Rzucam tę robotę! Zapraszam członków do loży na spanowanie. No dobrze, wypuścili psa, kolejny beagle przyszedł z bażantem w pysku. Tam się, no to był piękny strzał też pana, to sobie skrót. Bardzo dobrze. Jest pan... Gdzie trafił? Tam tutaj w okolicy, między skrzydło a to, tak? To na górę.
No to musiał nadkąkać. Tak. Kanną. No, nie śmieję się po prostu. Bardzo dobry strzał, proszę, bardzo dobry. Wyborny wręcz. Potem oczywiście po wszystkim planie chcielibyśmy zrobić wam zdjęcie, żeby oczywiście zawisło na ścianie klubu. To zmiło będzie. Kto następny? No to chyba ja. Bierzesz? Jesteś Kurt Belt, as brytyjskiego Belt. No nie strzelę, to jak? Cole mówi, ja obstawiam 5 tak dolarów, tak, że pan Belt trafi. To 5, że nie trafi. Trzeba teraz trafić. Żeby się na kule zgadzał. Tak za państwowe, więc... No, informacje. Za hajs tego, baroła baluje. Podatników. A później będzie raport. Na co przypierdolili pieniądze? 10 dolarów na zakład, że on nie trafi. Ami. No na 25 zakład. No tak samo. Ja wciąż historię. A, no tak. Nie. BUM! Masz forsować. Chybiłeś. Forsujesz? Czy to są dwa strzały. A, musimy wcześniej powiedzieć, że to... To nie. Nie, dobrze. No po prostu drugi raz strzelam chwilę później. Tak. Dobra, no to strzelimy. Nie trafiłeś, tak? Strzelaj zanim odleci. Nie. To są to jakiś nie wypadł coś, bo forsowanie przypominam, że to jest pech, jak nie wyjdzie. Ale ty on nie, miał po prostu dwie lufy. Tak, po prostu dwie lufy. No. W ogóle do tej drugiej powinieneś mieć kartę, mieć kaszka, no nie? No. Zobaczmy, może nie się okaha. Zastrzeliłeś jednego z pracowników. Nie, tylko lepszy. A. Panie Berg, panie Berg, ustrzeliłeś kaszkana, to jest obok. To co, Edwardzie, szczęście się odwróciło. O, łatwo zarobione, łatwo wydane, jak to mawiał. Ale i tak jest na górze. To przy okazji to chyba pan Belt, nie Belt, prawda? Belt. Belt, przepraszam. Tak tylko sprawdzałem, bo nie byłem pewien, po prostu wczoraj pierwszy raz poznałem pana. Nie mam w głowie do innej, szczerze mówiąc. I po ostatnim, szczerze mówiąc, nie zwracam na to większej uwagi. Nie, po ostatnim... W ostatnich wydarzeniach po prostu nie chcę myśleć o... Rozumiem. No przyznam, że pan Greenwood jest bardzo znaną osobą obecnie. Sam jest Departament na... Stanu go ściga. No my wolelibyśmy go nie znać. Jest na pierwszej stronie każdej gazety bostańskiej. Nie tylko bostańskiej, panowie. Nie tylko bostańskiej. Z wrogiem publicznym. Przyznam, że straszna rzecz. Miłość, złamane serce może płynąć człowieka jednak do robienia strasznych rzeczy. Szaleństwo, to musiało być szaleństwo. No, teraz jestem ja, mówi Edward Cole. Piątka, że trafi. Piątka, że trafi. To zakłada się, że nie trafię? Na pewno bażanty. No i będzie. Dycha, że nie trafi. Pan Cole. Wypuścili bażanta. No, jak jest zmęczony, to może już nic kość karną. Jak jest taki zmęczony. Od ile jest pech? 90 coś. To zależy, ile ma powyżej 50. Jeśli ma 51 strzelania, to ma mniej. To na 96. To nie ma pecha, ale o 2. To z pierwszej wypalił. Można myśleć więcej niż 2 kości karne. 2 kości karne właśnie ma, maksymalnie. James? Nie trafił. Widzicie, bum. Wypalił z obu. Edwardzie, no nie wierzę. Nie, niestety. Masz. Panowie. No, ktoś przynajmniej zarobił na mnie tyle dobrego. Pan też sobie zarobił, panie Edwardzie. Dziękuję. Przyznam, że dawno nie strzelałem do bażantów. Ostatnio to do tych... do jeleni. Tak. Właśnie do łani, tak naprawdę. Z tym, jak pies wyganiał. Wolisz większą zwierzynę, nie mam. Może chodzi mi raczej głównie o ten aspekt chodzenia po lesie na spokojnie, rozmowy z towarzyszami. To może chodźmy się przejdźmy. Koło 16 pamiętajcie, że mam ten obiad. Członkowie loży byli bardzo niezdolni, gdybyśmy się spóźnili. Mamy jeszcze 2 godziny, więc myślę, że możemy sobie z godzinkę zrobić spaceru. Przyjedziemy, podarki mamy, bażam to sobie raczej. Może jakąś łanię spotkamy. Dobrze. Ci od... problem. Czy mam panowie pójść z wami? Niekoniecznie, my sobie poradzimy. Czy gdzieś tu się kręci jakaś dzika zwierzyna? Mamy parę tej łań, mamy łosia, tak, jak najbardziej. Tak, poza grotę to ustrzeliśmy sobie, bierzemy ze sobą, tak? Nawet nie wiem, co się robi w takich sytuacjach. Pewnie jak chcesz, albo może zostawić. Tak, możesz. No, zabierzemy po prostu to loże jako podarek. Dobrze. Proszę, żeby to zapakować na mną. Dobrze. Upiec od razu. Wrzucę cię to w czarny worek.
Dobrze, on mi powiedział, jak najbardziej proszę pana. Nie, to... nie, oczywiście. Oczywiście. Po tym jak panowie skończą, tylko musimy chodzić w tamtych częściach lasu, bo tam z kolei trwa polowanie innej grupy. Oczywiście. Chodzi o bezpieczeństwo. Oczywiście. Oczywiście. Tam idziemy. Tam gdzie Niemiec ustrzelił żonę, bo myślał, że to dzik. No. Tak idziemy z tą złamaną fuzją na ręku. Tak, to, te, tak, oczywiście z tymi kaszkiecikami. Tak. A wypiliście to, wiadomo, tą mnożoną herbatę wcześniej. Dobra, dobra. No i co, ruszacie. Edwardzie, wydaje się ostatnio jakiś... Weszliście już te drzewa, tak. Między drzewa znaczy. Jakiś strapiony? Coś cię gryzie? Nie, nie. To przecież możesz nam powiedzieć. To ja po prostu zmęczenie zawodowe. Miałem dużo przypadków ostatnio. I przyznam, że ta cała sprawa z Douglasem też mnie trochę zdołowała. Parę osób, które zostały zabite, nie znałem osobiście, ale znam ludzi, którzy je znali. To jest straszna tragedia, tak? Straszna tragedia. Nam też jest przykro i źle się z tym czujemy, że to nasz towarzysz, ale no, na załamanie psychiczne ciężko coś poradzić. Jesteś lekarzem, wiesz o tym. No właśnie o tym mówię, tak. Więc przepraszam panowie, ale no cóż, tak jest. Taki mam nastrój. Ja myślę, że mi niedługo będzie lepiej. Widzicie, że on tak bardzo nadrabia minął, tak? Staram się ocenić, czy to jest raczej kwestia jego niechęci wobec nas, czy on po prostu jest całkowicie poddenerwowany. Psychologię sobie rzucisz. To sobie rzucę. Nie ma chyba. To ja to spróbuję. Ja mam jakąś psychologii więcej. Nie, dobra. To nie wyszło. O, 0-2. On nie jest wami poddenerwowany. On jest zdenerwowany czymś innym. I on się boi. Ty to widzisz. Tak, na pewno cała ta sytuacja musi być straszna. Ciężkie to czasy nastały, kiedy na środku ulicy Wariat biega z nożem i zabija ludzi. Przecież równie dobrze każdy z nas mógł trafić pod jego ostrze. No my najprędzej, gdybyśmy wrócili wcześniej do hotelu. Dlatego, że straciłaby nie jednego, a trzech członków. Edwardzie... Ty? Myślisz, że bardzo się obrażą, jeżeli nie przyjedziemy na dzisiejszy obiad? Myślę, że tak. Myślę, że to byłoby ekstremalnie niegrzeczne. Zwłaszcza gdyby świeżo mianowani nowicjusze się nie pojawili. Swoją drogą zastanawiam się, dlaczego, jak myślisz, dlaczego nas tak szybko awansowali? Nie rozumiem, no awansowali was szybko, bo widać, blokuje się dobrze. To powinniście się cieszyć chyba. Nie no, cieszymy się oczywiście, to wielki zaszczyt, ale po prostu zastanawiają nas powody, którymi kierował się John Scott. Mistrzowie. Szlachetny filozof, jeśli miał jakieś powody, to na pewno je dobrze przemyślał. Przemyśl, by w momencie mogli się go zapytać. Dyskretnie, domyślam się. Myślę, że takie pytanie wprost nie byłoby dobrze widziane. On przy okazji, jak tak odgrywam, to mniej więcej tak mówi. On tak nie do końca jakby jest w tym miejscu. Nie? Tak widzicie, on chodzi przez te haszcze, tak się rozgląda, ale tak widać, że generalnie no jest... Unikatny. Mhm. Ale nie jesteście zwolni z promocji? Jesteśmy, tylko po prostu ciekawi nas. Dopiero co trafiliśmy do loży, no choćby ty jesteś w niej dużo dłużej nie i nadal czekasz na swoją promocję. Jestem nie aż tak długo. W sumie dołączyłem albo sprawę chwilę przed wami, tak naprawdę. Kiedy oni tak idą, ja robię dwa kroki w tył, tak żeby mnie nie widzieli. W sensie inaczej, tak żeby oni byli przede mną po prostu. Dobrze. I wycelowuję fuzję. Inaczej, zamierzam wystrzelić w jakiegoś ptaka po prostu, że powiedziałem, że widziałem coś. Ja powiedziałem, że zareaguję. Po prostu jestem ciekaw, jak on zareaguje. Czy będzie spłoszony, będzie gnał, czy... To rób to. Więc tak też uczynię. Jak zobaczę jakiegoś, nie wiem, jakiegokolwiek ptaka i powiem, że o, myślę, że zauważę. Dobrze, rzucaj. No nie, strzeje gdzieś tam. On nagle zrobił dosłownie takie podskoczył. Edwardzie, spokojnie, jak kładę mu rękę na ramię. Cholera, spokojnie.
przepraszam. Nie spodziewałem się w Harrisonie, że wypalisz bez ostrzeżenia. Ostrzegaj. Ostrzegaj, proszę. Widzicie, że krzyknę, jak widzę tam jakąś zwierzynę, to po prostu zgłoszę. Jesteśmy obok siebie. Czasami chodzi o kwestię refleksu. Edwardzie, powiedz nam wprost, jesteśmy tu sami. Czy ty się czegoś boisz? Jesteś taki przerażony. Czekaj, spróbuję na, nie wiem, na, mogę rzucić na urok osobista, bo jakiś... Urok osobisty to jest właśnie takie przyjacielskie. No właśnie, tak to robię, nie? Więc cały czas tak do niego. Mogę na urok tak, osobisty? Tak, proszę, nawet za około kością. Dodawaj go, ogarniesz. 07. Ja zdałem to na ekstremalnym sukcesie. No tak widzisz, że się zatrzymał, tak się rozpatrzę. Ja mam ekstremalne na 15, więc nawet jeszcze połowę ekstremalnego. Ja... Dołączyłem do tej organizacji, bo dzielili moje zainteresowanie kwestiami okultystycznymi, rzeczami, o których nie mogę nagle z nikim porozmawiać, poza... no z nikim. Bo moi znajomi, bliscy, przyjaciele, rodzina nie interesują się tymi rzeczami, uważały raczej za nonsens i bledne. Więc kiedy dostałem zaproszenie do tej organizacji, uznałem, że złapałem Pana Boga za nogi, jak to się mawia, tak? W końcu jest grupa ludzi, którzy interesują się tym, co ja. Tak to wygląda też. Tak. Ale i na początku jak było? Co się zmieniło? Jak się rozgląda? Jesteśmy tu sami. Coś jest z tą grupą nie tak. Tak. Co masz na myśli? O to mi chodzi, że nie jestem pewien, ale coś jest nie w porządku. Kiedy tam jestem, czuję się dziwnie, czuję jakby coś było nie tak jak trzeba. Nie rozumiem tych stopni inicjacyjnych, tego, że nie wiem co w ogóle z piwnicy, nie wiem co jest na drugim piętrze poza salą, gdzie przeprowadza się rytuał inicjacji nowicjuszy i nowo przybyłych. I niektórzy członkowie zachowują się złowieszczo. Co rozumiesz? Czy złowieszczo grozili ci? Nie. Wszyscy są tam przesadnie mili. Nigdy w gruncie rzeczy nie spotkałem tak miłej grupy ludzi. Czyli są złowieszczo mili? Ale w ich spojrzeniach można to dostrzec. W tym, co szepczą do siebie, kiedy myślą, że nikt nie widzi. Gesty, które wykonują. To sprawia, że... nie wiem, jakby to był kult, a nie po prostu grupa ludzi, którzy interesują się starymi książkami, starymi podaniami, tak? Myślisz, że mogą mieć... I dodatkowo było niedawno to zaginięcie. Przypomnij, jak on się tam nazywał, jak znalazł. Będzie chyba nas... Nie, tu na dole. James Clark. Jamesa Clarka, tak? To masz na myśli? Tak. On też był nowym członkiem. I zaginął nagle i nie dość, że tak naprawdę nie mieliśmy... Nie rozumiem za bardzo. Organizacja, która przykłada tak dużą wagę do rytuałów i do symboliki, nie mieliśmy żadnego spotkania pożegnalnego w jego imieniu, nie było żadnej mowy od Scotta, przepraszam, szlachetnego filozofa, ani od żadnego z oficerów. Pojawiła się notatka w Boston Globie, że braciom, czyli nam z zakonu go brakuje, ale nikt o tym nie mówił. Nie było czegoś takiego. Tak jakby w ogóle, jakby go nigdy nie było i jakby wszyscy na tym przeszli do porządku dziennego. Parę osób, w tym ja, tych, którzy są najkrócej w zakonie, rozmawiało o tym w barze i w loży, ale nikt inny w ogóle o tym nie wspominał. Może po prostu go porwali gdzieś przy czym. To jest bardzo poważne oskarżenie, panie Bert. Ci ludzie są ekstremalnie wpływowi. To nie jest jakaś banda... łobuzów, którzy przeczytali dwie książki, mówimy o politykach, mówimy o senatorach i przyszłych senatorach, mówimy o ludziach nauki. Mówimy o najbardziej sprytnych umysłach o całej okolicy. Nie rzucam tego jako oskarżenia, tylko po prostu... Cóż, ja też nie rzucam jako oskarżenia. Ja nie mówię, że ja nie oskarżam kogoś, po prostu wydaje mi się, że coś tam może być nie tak. Zapytajcie się mnie, panowie, wydajecie się być porządnymi ludźmi. Cała ta afera z Greenwaldem
Również Grimwald też był świeżo mianowanym członkiem. Wiem. Też. Dlatego tylko wam o tym mówię. Bo też znaleźliście się tak naprawdę, no, pamiętam co mówili o was parę godzin po tym, jak cała afera wyciekła do prasy. Że jesteście, że powinniście zostać wyrzuceni, że takich ludzi nie powinno się, nie powinniśmy trzymać, że... A później nas mianują tak. Na wyższe stopnie. Dlatego nas też... A po mianowaniu wszyscy do was podchodzili z gratulacją. To jest akurat normalne. Każdemu, kto zostaje mianowany na jakikolwiek stopień, się gratuluje. Inna sprawa, że nigdy nie widziałem żadnego rytuału poza inicjacją i potem poza przejściem nowicjusza. Jedynymi mistrzami są Stanford i przede wszystkim Scott. Ale nie wiem na przykład, jak ktoś może zostać podłucznikiem. A generał? No jest podłucznikiem, jest jednym z przywódców. Jednym z tych, którzy nadzorują inicjację. Ale nie ma żadnych rytuałów, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. A loża nie kryje się z tym, w sensie od razu jak przyszedłem powiedziałem mi, jak wygląda sytuacja, kto ma jakiś stopień. Ale mimo wszystko mam wrażenie, że jest tam więcej jakiś... Coś, co się dzieje, kiedy my nie patrzymy. Tak, że jest więcej pozycji w loży, że jest więcej sekretów, że jest więcej tajemnic i że te tajemnice, mam wrażenie, mogą być bardzo nieprzyjemne. Słyszałem o tego typu organizacjach w Europie albo w Chinach. Na przykład narkotyki, tak? Opium albo heroina. Ja, panowie, nie stosuję takich rzeczy i zresztą jak dołączyłem, to wyraźnie zaznaczyłem, że nie interesują mnie żadnego rodzaju niemoralne działania. Zgodnie się przysięgę, sami pamiętacie, że mówili wam, że nie musicie się niczym martwić, nie zrobicie nic niezgodnego z formalnością. To prawda. Ale ja mam wątpliwości. Zwłaszcza, że nieszczęsny Clark zaginął. To był dobry człowiek. Rozmawiałem parę razy z nim, bo dołączyliśmy mniej więcej w tym samym momencie. Myślisz, że mógł znaleźć coś, czego nie powinien, albo zobaczyć coś, czego nie powinien? Na przykład na piętrze albo w piwnicy? Powiem tak, ja nie wiem, ja nie chcę tu rozkraczać. Jak wspominałem, ci ludzie nie dość, że są potężni, bardzo, bardzo wpływowi, to tak jak ja są ludźmi pewnego statusu. Ja jestem zdania, że status należy szanować. Jeśli nie mam dowodów, nie oskarżę nikogo. A mówię wam to tylko dlatego, że wy również w pewnym momencie no, znaleźliście się w porze się Boże sytuacji, ale i faktycznie mimo to również było to dla mnie dziwne, awansowano was troszkę. Nie chodźmy to, że wam zazdroszczę. Po prostu nigdy nie widziałem, żeby z dnia na dzień ktoś przeskoczył na kolejny stopień. Rozumiemy cię, dlatego no, nas też to zastanawiało, dlatego też podzieliliśmy się z tobą naszymi wątpliwościami. I na sprawę, że faktycznie członkostwo w loży nie... I na sprawę, że członkostwo w loży nie niesie ze sobą żadnych korzyści materialnych, nie mamy tak na żadnych obowiązków tam. Moglibyśmy się nie pojawić na tym wiedzie, po prostu byłoby to odebrane jako nie tak, ale... Chcieliście wiedzieć, co mam na myśli? To jest to, co mam na myśli. To jest to, o czym myślę. Dziękujemy twardzie, że podzieliłeś się z nami swoimi... Tylko nie mówcie o tym tam nikomu. Absolutnie. Ja nikomu nie powiedziałem o tym. Będziemy milczeć jak... Przysięgłem, a może też to byśmy lepiej zrobili, jak się już podzieliłeś problemy. Szczerze mówiąc, nie wiem. Wiedz, że nie jesteś sam w swoich wątpliwościach. Też podobujemy. Też mamy swoje wątpliwości na temat... Scott mnie też... To jest głupie, co teraz powiem, ale... Jestem lekarzem, panowie. Scott wygląda na młodego człowieka w gruncie rzeczy. Ale ja widzę, jak się rusza i widzę odcień jego skóry w pewnych miejscach. Mógłbym przysiąc. Młody człowiek nie powinien tak się ruszać. Zwłaszcza, że on jest w dobrej formie fizycznej. Widać to. Nie mam w naszym klubie pijaków, ani obrzatuków. Jest parę osób przy kości, ale generalnie większość ludzi raczej trzyma formę. Byli wojskowi, właśnie sportowcy, no nawet polowania, tak? Jeśli poluje się 3 razy w tygodniu, no to siłą rzecz wyrobisz sobie jakąś kondycję. Scott rusza się szybko, ale nie mam pojęcia. On czasem ma wrażenie, że rusza się jakby był o wiele starszy niż na to wygląda i to jest dla mnie dziwne. No i ta skóra. Nigdy nie widziałem takiego schorzenia skóry, jak on posiada. Widać, że używa jakiegoś kremu albo talku, nie jestem pewien.
A mógłbyś opisać mniej więcej to, co podejrzewasz w tej zachorowskórze? No właśnie nie, o to chodzi, nie widziałem. Wygląda jakby miał, jakby się nawazowano łuszczycę. Ale taki rodzaj łuszczycy wywołuje tylko ostra reakcja alergiczna i najczęściej wiąże się to z ogromnym dyskomfortem, często z koniecznością leżenia, przyjmowania się innych leków. Ktoś kiedyś widział Scotta poza lożą? Lożą, poza budynkiem? Nie. Szczerze mówiąc, z tego co się orientuję, to niewiele z nas spotka się poza lożą. Loża jest dla nas formą spotykania się ze sobą. Poza lożą ci ludzie są najczęściej bardzo zajęci. Tak jak wspominałem, tak? Polityka, biznes, przemysł zbrojeniowy, iluś ma na to i biznes w Europie, czy w Azji. To są ludzie, którzy mają mało czasu, a przebywanie loży traktują jako właśnie sposób na socjalizację i na odpoczynek. I nawiązywanie kontaktu. Natomiast co robi Scott poza lożą, czy coś robi, nie mam pojęcia. Loża prowadzi szeroko zakonną działalność dobroczynną. Zresztą nasza jedyna kobieca członkini zajmuje się właśnie tą kwestią. Ale ona nawet nie przybywa w budynku. Biuro jest gdzieś w Bostonie. Nie wiem gdzie. Bo oczywiście loża jest wyłącznie przeznaczona dla mężczyzn. Kobiety nie mogą dołączyć. Oczywiście. Na wzór, z tego co się orientuje, tutaj pan Bert pewnie przydatnie brytyjskich organizacji tego typu. Tak, twoje musimy przyznać, że twoje wątpliwości również i nam nasunęły się na myśl, dlatego też... Czasem jak Scott patrzy na mnie, bo patrzy na ludzi, mam wrażenie, jakby patrzył się na mnie martwy człowiek. Myślę, że on tak powiedział bardzo cicho. Widzisz, że... nie wiem, rzucę na spostrzegawczość ten. Spokój. Nie. Dodatkowo kościół? To nie. Albo pech, albo... A. Nie zauważyłeś też jak my zareagowaliśmy na to. Nie, raczej skupiam się na obserwacji Cola. Bo my pewnie wymieniliśmy znaczące spojrzenia w tej chwili. Znaczy się nie widziałem tego, co się działo w tym... No ty to Orbita chyba nie widziałeś, ale widziałeś Diaza. Więc to wystarczyło. Wiem, to rysuje kurwa jego działania. Wiem, to jest... Znaczy wiesz, co było u Orbita. Wiem, to co powiedziałem, teraz pewnie weźmie się za być może efekt przemęczenia. Ale przysięgam, że raz, jak właśnie był koniec, skończył się obiad w czwartek, Scott spojrzał się nie na mnie, tylko na kogoś po mojej prawej, ale omykł mnie wzrokiem. I w jego oczach się nie odbiło światło ze świecy, z lampy znaczy. Wyglądały jak oczy martwego człowieka. Pamiętam, że krótko potem poszedłem do baru w loży i wypiłem dwa silne drinki. Ja nie jestem przesądnym człowiekiem, bo nawet w mojemu hobby. Wręcz przeciwnie, uważam, wierzę w rozum i naukę. Jestem lekarzem, jakby nie patrzeć. Ale zaczynam kwestionować pewne rzeczy. Im dłużej przebywam w hermetycznym zakonie Srebrnego Zmierzchu. Nie myślałeś, że było dojść? Nie, po pierwsze, cóż, no, nie lubię odpuszczać, jakkolwiek to może dziwnie zabrzmieć. Niedawno dołączyłem, nie chcę rezygnować, jakby nie patrzeć, to są tylko moje, nawet nie tyle przypuszczenia, co obserwacje. Poza tym boję się, co by mogło stać się z moją karierą. Jestem znanym lekarzem w Bostonie. Niektórzy ludzie w zakonie mogliby, nie wiem, szepnąć parę słówek tu, parę słówek tam, że Edward Cole przyłączył się do jednej z najbardziej poszanowanych, bo jesteśmy jednej z najbardziej poszanowanych organizacji w całym Bostonie i od razu odszedł, mu się nie spodoba. To mogłoby źle wpłynąć na prowadzoną przeze mnie praktykę. Rozumiem. Aczkolwiek, jako lekarz zawsze możesz z paru spotkań, jeśli uważasz, że rzeczywiście potrzebujesz dystansu. Znaczy, nigdy tam niczego ode mnie nie oczekiwano, nie wymagano. Ale jeśli uznasz, że rzeczywiście czujesz, że ktoś ci mówi, że to jest niewłaściwe miejsce. Jest ostatni kurs, tak że się boję.
po prostu, tak? Po tym, co wam powiedziałem teraz, po tym, co widzicie, i po zaginięciu... Jak to się nazywa, James? Po zaginięciu Jamesa Clarka, po prostu się boję. Oni wiedzieli, że ja i James rozmawialiśmy ze sobą parę razy. Kim był James? W sensie tak... Z zawodu. James był z zawodu... skończył niedawno college i był inżynierem. Chciał wyjechać do Europy, budować mosty. We Francji, z tego co mi mówił. Też w Hiszpanii. Nie wiem, we Francji i Włoszech. To faszyści tam faszyści. We Francji i w Belgii. W Francji i w Belgii. Dołączył się do zakonu, bo sam wspominał, że chciał zakosztować trochę luksusu. Właśnie takiej, no... Nie, takiego ciekawego, interesującego. Jak sam powiedział, ekscytującego życia, zanim będzie zatopiony w planach budowniczych i będzie musiał jeździć na pracę budów. To był dla niego rodzaj odreagowania przed wejściem w pełną dorosłość. Był młodszy dla mnie o 10 lat, ale bardzo inteligentny chłopak. Bardzo rozsądny. Rozumiem. A coś orientujesz się, jeśli chodzi o okoliczności jego zaginięcia? Nie. Nie. Po prostu nie pojawił się w plaży. No, nie przyjaźniliśmy się panu, żeby nie było. Rozmawialiśmy, jak był w loży, dlatego bo obaj dołączyli w tym samym momencie i spodobało mi się, że... A w jaki sposób takiego... w loży, czy w sensie loża została poinformowana? Po prostu nie pojawił się, czy rodzina? W loży w ogóle nie poruszono tego tematu. To jak Scott został o tym poinformowany, nie mam pojęcia. Pojawiła się o tym informacja w globie, ja się o tym dowiedziałem w ten sposób. Bo jak wspominałem, w loży nawet nikt o tym nie pisnął słówkiem. A czy na jakiś krótki czas przed zniknięciem nie przyjawił jakiegoś niepokojącego zachowania? Był trochę zdenerwowany czymś, tak, faktycznie. Tak jak ty teraz jest bardziej? Jak o tym pomyślę, to tak, trochę tak, ale chyba bardziej mimo wszystko. Nie miałem okazji z nim za bardzo o tym porozmawiać, wtedy akurat był trochę, że... Rozmawiam też dużo z generałem i paroma innymi. W końcu idea takiej loży jest taka, że trzeba się socjalizować ze wszystkimi. Po to tam się spotkamy. Wymieniać się doświadczeniami, rozmawiać. Jesteśmy jedną zwartą grupą fascynatów okultyzmu i tego, co nieznane i nienazwane. To może tak, ujmę to w ten sposób. Jeśli uznasz, że rzeczywiście coś jest nie tak i powiesz, że atmosfera się w jakiś sposób zagęszcza, to skontaktuj się z nami, żebyś po prostu nie czuł, że jesteś jedyny sam. Panowie, no myślę, że na tę chwilę, po tym, co wam powiedziałem, rozmawiamy i spotkamy się tam normalnie, ale też nie dajmy powodów, że komukolwiek, żeby myślał, że coś może być nie tak. A, rzeczywiście. Poza wszystkim innym to byłoby źle widziane i mogłoby zostać źle odebrane przez członków loży. Jak najbardziej, nie mniej. Wiem o twoich wątpliwościach, więc nie chcielibyśmy, żebyś czuł się osamotniony po tym, co nam powiedziałeś, a my potem odstawimy się na gorszym to... Nie, no nie odstawimy. Mamy podobne wątpliwości. Problem też polega na tym, że jak jesteśmy w loży, to w gruncie rzeczy podporządkujemy się ich regulaminowi i cóż, wszelka broń jest oddawana. Nie powiem się o tym. Znaczy się paszuje z przerażeniem. Nie wiem, co się zdajemy po prostu. Ale do czego wspomniałeś? Czuję się w loży niebezpiecznie bez broni? Myślę, że bez przesady. Panowie... Druga poprawka, pozwalam mi ułożyć. Tak, ale loża jest prywatną organizacją i... Zasady są jasne, żadnego uzbrojenia. Jednak sama w banku tych urzędów nie można wnosić do broni. Oczywiście. Jednak mimo wszystko, przepraszam, jestem wychowany na Alasce i tam... Czasami posiadanie przy broni na skórę to jest kwestia czasami życia i śmierci. Zwłaszcza jak spotkasz niedźwiedzia. To nie ma niedźwiedzia. Chyba, że w tym lesie. Nie, w tym lesie też nie. Dobrze. No to dałem dobrze. Załatwmy ten obiad dzisiaj jak gdyby nigdy nic. Zwróćmy baczniejszą uwagę na Scotta. A co możesz powiedzieć o Carlu Sniffordzie? Jest jednym z mistrzów, ale mało. Też zdaje mało się, że jest dość blisko ze Scottem. Jak to pewnie drugi mistrz.
ale nic o nim nie wiem. Rozmawiałem z nim ze dwa razy. Czyli jest jeszcze bardziej skryty niż Scott? Rzadko się pojawia. W ogóle rzadko się pojawia. Nawet na ceremoniach. Nie wiem, kim, czym się zajmuje poza lożą, czy czymkolwiek. Nie powiem tak, no, nie czuję takiego niepokoju, jak patrzę na niego, jak czasem czuję, kiedy patrzę na pana Scotta. Jeśli to chcecie wiedzieć. Stanford, mam wrażenie, domyślam się, zajmuje się bardziej kwestiami logistycznymi, podczas gdy Scott jest bardziej taką osobą od rytuałów, od twarzą i tak dalej. W każdej takiej organizacji ktoś musi się zajmować finansami, upewniałem się, że wszystko działa, że hydraulik został wezwany w tym czasie, że nie wiem, kuchnia jest dobrze zapełniona wirtualami na obiady i tak dalej. Myślę, że... A inne miejsce musi się zajmować public relations, PR. Tak, relacjami publicznymi, tak. Tak, i myślę, że w tym momencie tak się po prostu podzielili, tak? Dziwiłbym się, gdyby którykolwiek z podróżników, jak generał na przykład robił cokolwiek w loży poza braniem udziału w rytuałach. Myślę, że po prostu Scott i Stanford bardzo dobrze radzą sobie z prowadzeniem tej organizacji. No i co ciekawe, budynek znajduje się w świetnej dzielnicy, a pomimo tego, że wszyscy sąsiedzi wiedzą o okultystycznej naturze organizacji, są bardzo zadowoleni z faktu, że ten budynek tam jest i że hermetyczny zakon Srebrnego Świtu jakby na, znaczy, że budynek należy do niego. Mówią, że on upiększa okolice. W końcu jest to organizacja, która ma dobre spojrzenie wśród ludzi. Bardzo dobre. Bardzo. Mam jedno pytanie. Tak? Do jakiego hrabstwa należy ten teren, gdzie się znajduje ten przybytek? Chyba Massachusetts. Massachusetts to jest stan, a hrabstwo to jest Boston. No, hrabstwo. Bostońskiego. Czy Boston nie wie, jak to jest hrabstwo? No, powiedział, nie, czy powiedział ci jak. No. A zacząłeś pytać. Ciekawe właśnie. Ja czegoś nie wiem, wolę dopytać, że potem nie mam głupoty. Rozumiem. No, sonnie akurat. Dobrze, w takim razie coś czuję, że patrząc na zegarek... Tak, musimy jechać. Zatem widzimy się na miejscu. Hrabstwo Suffolk. Suffolk. Przyjechałem własnym samochodem, tak. Powinniśmy się zbierać, panowie. W takim razie widzimy się na miejscu. I nie martw się, gdzie twoje wątpliwości zostaną w skrycie. Doceniam, panowie, dziękuję. Jedźmy, robię się głodny w całym polowaniu. Mam ten pomysł. No mów jaki. Nie wiem jak to działa. Dobra, no jak chuj musimy się dostać na drugie piętro i do piwnic. No, no tak, ale też myślałem. I przy okazji obczaić czym się smaruje ten, żeby mu ta skóra chodzi. No już generalnie wiemy kim on jest, nie? Szczerze? Myślę, że moglibyśmy też zostać i poobserwować loże. Na przykład zobaczymy, że tu jest. Czy Stanford, czy Scott opuszczają ją? Nie opuszczają, znaczy jestem pewien, że żaden z nich nie wychodzi na zewnątrz. A tak, ale my, nie, ale my jako postać tego nie wiemy. No wiem, ale znaczy... Możemy się domyślać... Ja jako postać... Znaczy, możemy się domyślać, że oni nie opuszczają, ale... Tak, ja jako postać mogę się też tego domyślać, wiesz? No tak, ale chodzi po prostu, żeby mieć twardy dom... Pamiętaj, twardy... że nasze postaci wiedzą trochę więcej, w szczególności ja, bo ja spotkałem dwóch takich już. No tak, ale... Spotkałem jednego. Nie raczej chodzi o samo opuszczanie, że nie, no, dla mnie to jest po prostu pytanie, czy oni mieszkają w loży i mają swój prywatny apartament tam, czy opuszczają. No tylko, że to będzie ciężko zauważyć, no bo domyślam się, że loża jest opróżniona o którejś godzinie, nie? Jestem ciekaw po prostu, kiedy ta loża została w jakiś sposób budowana czy remontowana i to, czy działa... Znaczy nie, no to przecież wiesz o tym, to jest ta loża znajduje się na miejscu, gdzie była farma Johna Scotta w 1700. Kurwa, 70. No właśnie. Jestem ciekaw. To mamy już potwierdzone. A może nie wiem to. Można by spróbować znaleźć plany budynku. Właśnie o to chodzi, dlatego pytam o hrabstwo. Bo możliwe, że nie wiem, czy to faktycznie działa tak w Stanach, ale zazwyczaj patrzymy sobie pod te pozwolenia budowlane i może się okazać, że na przykład na, nie wiem, rysunkach, czy tam planach zagospodarowania przestrzeni sprzed 200 lat. Tylko wiesz, że zaraz się okaże, że jak poproszysz takie plany, to akurat w urzędzie pracuje ktoś, kto jest w zakonie i uprzejmie doniesie. Nie, będzie pracował ktoś, kto po prostu stwierdzi, no pan Scott, czy któryś tam, który jest radnym, tak?
Ciekawe to ten, sobie pomyśli. Skok nie jest radny. Powiedział Skok lub ktoś tam. Myślę, że jak idziemy tak, czy takie plany trzeba było jakoś rozsądnie załatwić, bo nie możemy... Nie, tak trzeba było, moim zdaniem możemy pójść do urzędu, poprosić o pytanie o czegoś innego i w międzyczasie... Inna sprawa, że pytanie, czy takie plany mają... Wiesz, adekwatny rozkład, nie? Albo się okaże, że nie ma planu tego pytania. Może tak być, bo w ogóle myślę, że jeśli byśmy chcieli zobaczyć, to nie zauważyli, moglibyśmy się tam przedostać. Na przykład jedna osoba by szukała aktualnych planów, a druga, która by robiła jako dywersję, rozmawiałaby z urzędaszcem i pytała jakieś inne rzeczy. Dobra, no to możecie iść szukać planów, ja mogę zrobić dywersję. I nie jest problem. Możemy tak zrobić w takim razie. Mogę udawać, że chcę kupić jakąś posiadłość i wertować plany różnych miejsc, a w tym czasie, nie wiem, poszukajcie. Bo wiecie, o co mi chodzi, że zakładam, że może nie być tych nowego budynku, jaki jest jakby tam rozłożony, czy, bo zakładam, że może nie być aktualnego planu, ale na przykład mogą być pokazane starsze piwnice na przykład. Możemy jeszcze więcej poszukać o farmie Johna Scotta, tylko że wydaje mi się, że ja w bibliotece, bo my dwa razy już byliśmy, chyba już wydaliliśmy wszystkie. Nie, mi się wydaje, że będzie w archiwum miejskim. W archiwum miejscu będą plany i raczej ja bym spodziewał się, że poszukiwałbym czegoś... No, James Clark domyślam się, że zniknął, bo właśnie zszedł na dół albo na górę i ktoś go przyłapał. To no. Raczej oczywiste jest. Albo coś. Więc nie jestem pewien, czy jest sens jakby drążyć ten temat, bo nie wiadomo... Znaczy chociaż moglibyśmy pogadać jeszcze z tym dziennikarzem z Boston Globu. Żeby on się zainteresował. No w sumie to na przykład byłoby nie głupie, jakby on się dowiedział na ten temat w naszym imieniu, to nie byłoby na takiej zasadzie, że jak dziennikarz się interesuje z przynajmniej, nie, by stwierdził, że okej, skoro Douglas był z tym członkiem do klubu, to zacząć drążyć. W gruncie rzeczy podejrzenie trochę od nas odejdzie, skoro się wokół Douglasa. I poprosić go, że jak wyglądał takie plany, mówił, że o ile już coś na ten temat wie, to mu się podzielić. No tak, to pytanie, czy to dziennikarz... Może nie jest opłacane teraz, albo... Szczerze, to raczej jest kwestia jakby twoja bajka. Czy dasz radę, bo przekonwertować i używać po prostu tego żerowania i jej kredyty. Trzeba z nim pogadać. To mi się wydaje, że jest motyw, który możemy wykorzystać. Ale tak ci się, no, nie oszukujmy się, nie mamy innego... No nie, trzeba tam prowadzić do piwnicy i na piętro. No trzeba tam zrobić włam w nocy i koniec, no i to jest, możemy sobie dużo gadać i zastanawiać się i chodzić po 15 bibliotekach, a i tak na koniec trzeba będzie się pierdolić. No oczywiście. Pytanie, czy będziemy mieli ku temu możliwość? Nie będziemy mieli ku temu możliwości, musimy sobie zadyskutować. Nie, czy będziemy mieli możliwość zastanowić się i przygotować? Nie, myślę, że nie. Nie, będziemy musieli po prostu podjechać, opierać się nad ranem. Kiedy słowo, żeby nie powinno tam być, jeśli... Mamy dwa pomysły, chyba. No to mi powiedzcie, jak wróci się tam. Wiesz, na raz opierw się notalnym na loży. Zapnij zaraz trzeba pamiętać o, po stronie. Trzeba pamiętać o rękawiczkach. Tak. Wtedy dektroskopia, nie wiem, czy jeszcze w ogóle miała swoje podwaliny. Chyba jest tak. Ściągali tymi pędzelkami, czy jakoś tak, no. Właśnie nie wiem, czy w 1920. Ja to nie wiem, czy to nie było. 26 już. Mi się wydaje, że już mogli. To jest 1926, wydaje mi się, że już jak najbardziej były takie metody. A, wydaje mi się, że było o wiele wcześniej. Ściąganie za pomocą właśnie kawałków materiału albo papieru, odcisków palców, porównywanie. Zaraz sprawdzę. Coś mi tak się obiło, pamiętam o uszy, że to było chyba nawet... Ja wam wiem, 11 wiek to może nie, ale to jest to na pewno. Znaczy nie ma tego złego. Jeśli uda nam się rozprawić z zakonem, i Edward Cole przeżyje, to będziemy mogli mieć dobry kontakt do Hero dla ciebie. Alaje, no. A alaje w Call of Cthulhu są istotne. No. Kurde, ten długo ma to już wraca, ani z nich powiedziałem jeszcze żółtego Cthulha. Spokojnie będzie o Cthulhu. Fuck. Mój ziomuś hasny nie pojawił się jeszcze ani razu. Paszczur. Takie to smutne. Ale jesteś lepszy? Przykuł? Działo się tam na siebie znaczy. Góra masz deskę złona, no wiesz. Wiem, będzie wymieniona w tym tygodniu. Dokładnie. Tak. Poszło. Deskę złona. Jak w tym, w strasznym filmie, na początku. Release from Evil!
Zajebiste to było. Wczoraj w naszym gry to było takie, wiesz... Jagatai kurwa jebana przez te mi synów prześladować. No, to było zabawne. Ale wracacie do... Znaczy właściwie wracacie, jedziecie tak do loży. Tak. Zdaliście broń, przebraliście się. Kol... tam on sam sobie prowadził, że myślisz, że człowiek od jego się mógł mieć szofera. Ale widzę, że on chyba i sam jeździć po prostu. Olson czeka na was przy samochodzie, otwiera drzwi. Panowie. Olsonie. Chodzi. Cię. Odpalacie samochód, no i jedziecie. Tak. Jakieś dyskusje po rozmowie z panem Kolem? No w zasadzie całą dyskusję odwaliliśmy, jak byłem na fajku. A, okej. Odsłuchasz sobie. Dobrze. Odsłuchaj, teraz pojedziemy na ładnych kilka godzin do loży. Rozumiem. W czasie, nie wiem, pojedź sobie coś zjedz, jeżeli jesteś głodny. Zabaw się. Nigdy na służbie, proszę pana. Ale zjeść bardzo chętnie. Coś przekąszę. Myślę, że w Bistro Chanel. Moje ulubione miejsce. Może w Atelier Boston. Zbyt wyszukane. O której po panów przyjechać, panie Beth? 19? Myślę, że chyba, tak. Może pójdę po 19. Oczywiście, panie Beth. Będę o 19 w takim razie. Dojechaliście tak, że jesteście mniej więcej za 10 czwart na miejscu. Tak, no, prawie na styk. Tam widzicie, sporo samochodów stoi, jest też samochód Edwarda. To się schodzą ludzie? Tak, no już tam są pewnie większości w środku. Wchodzicie szybko, wiadomo. W wejściu jest służba, dzień dobry panu. Jak zwykle, tak. Oczywiście. Widzicie, że on ją składuje w pomieszczeniu po lewej, jeśli was takie rzeczy interesują. Mówię na wszelki razie. Rzućcie sobie na spostrzegawczość. No minie. Nie. Nie. No na razie żaden. Oprócz jednego żaden rzut mi dzisiaj nie wyszło. Dobrze. Dobra, ale taka ciekawostka. Dobra, pasta się nie trzyma. Zmiany w jednostkach policyjnych w 1922 zostały wprowadzone jako ekspertyza śladów. Mhm. I w to rzeczywiście faktycznie może wchodzić ta teleskopia. No właśnie. Nie, myślę, że ta teleskopia to już była tam coś. Jesteśmy w 26, jak powiedziałeś. Tak. To dopiero 4 lata temu weszło. To jest dość nowe na te czasy. Ale wciąż, no wciąż jest jakby, nie? W ciągu największych miastach właśnie, jak Boston, Nowy Jork. Ciekawe, że sobie początki zainteresowania człowieka liniami papilarnymi sięgają neolitu. Naprawdę? No. To można powiedzieć, że już w jaskiniach. To jest dałka z podkidem? Nie. Co? Co? Nie dałem. Myślę, to ktoś. To nie. Widzicie, wielkie ogon. Umieracie, co? Was kaszczu. I wish. Lubicie legendy arturiańskie, tak? A co? Claymore. Znaczy, z Claymorem się nigdy nie znudzi. Dobrze. Wkraczacie do loży. A tam widzicie, czy znaczy nie do loży, tylko jest, co ja mówię, jest dining room. Z loży jest dining room, wkraczać tam. No i tam widać, że już po prostu jest taki jeden długi stół ustawili. Przy okazji jak wchodzę, jak jakiś sokaj przynoszę mu uszczony wylet. Tak. Jako podarek. Co mamy z tym zrobić? Dziękuję. Przygotować na przykład najjutrzejszego. Widzicie, że nigdy nie możecie zmarnować. Ale będę za 10 minut. Jutrzejszy, mówię. A. Dziękujemy za ten dar, mówi służący. Proszę, panie Ford. Przygotujemy jak najbardziej. Johnson. A, Johnson. Jestem Johnson. Dopiero w latach 30. criminal investigators in the United States first discovered the existence of the Latin fingerprints. O. Czyli jeszcze nie. Jeszcze. Dopiero za 10 lat. A, i wam zrobili tam zdjęcie. Po wszystkim. Mhm. Jeszcze jak wróciliście z tymi barżantami. Widzicie, że już siadała przy stole. Widać, Kol też przyjechał przed wami i tak pokazuje. Są trzy miejsca. Oczywiście, wsiadamy. Siadacie, wiadomo. Stół jest, wiecie, zastawiony po prostu. Jest piękny szkarłat na oko. Ile jest osób na oko? 20. I co jest na stole? Co? Co jest na stole?
Na stole? Nie, zostawa pusta. Na razie jest pusta zostawa, ale służą serwetki, świece. Nie wiem, w które miejsce wybrać, gdzie będzie lepiej. Już ci mówię. Oglądałeś Django? No. Tutaj tak. No to proponuję, że będzie wybrać, że służba 20 służbowych tak. Naraz będzie kładło zupę później. Tutaj generalnie tak. Ściany w tym pokoju są koloru perły. Podłoga, drewniana podłoga jest wypoletowana. Na północnej ścianie znajduje się 5 dużych okien z zasłoniętych grubymi kolorowanymi, kolorowymi zasłonami. Przepraszam. 2 elektryczne żyrandole zwisały z tego z sufitu. Pamiętacie, że ogólnie tutaj były normalnie takie okrągłe stoły, ale na tę chwilę zostały wyniesione i znajduje się taki prostokątny, długi stół, przy którym zasiada. No tam 20 plus osób, powiedzmy 20 parę, nie? I widać Stanforda albo Scotta? Tak, Stanford i Scott. Jeden siedzi na, po jednej stronie, drugi siedzi po drugiej stronie. Do którego mam bliżej? Wybierz sobie. Ja nie do Scotta. Może być do Scotta. Generał siedzi też obok Scotta. Plus tam widzicie właśnie jeszcze jakieś... Generalnie im bliżej mistrzów, tym bardziej istotni ludzie tam siedzą. Wy siedzicie więcej po środku, ale bliżej Scotta. Czy jesteśmy tak po środku niczego? Generalnie atmosfera jest bardzo luźna. Członkowie zakonu siedzą, rozmawiają, oczywiście są rozmowy o polityce, są rozmowy o tym, co się wydarzyło z Greenwaldem. No, mam nadzieję, że złapie to szaleńca. Tak, tak. Straszna plama na honorze zakonu, że coś takiego się wydarzyło. Tak, tak, tak. No. Ale nikt na nas nie patrzy negatywnie, co ciekawe. Nikt. Jest taka atmosfera spokojna i właśnie takiej kulturalnej dyskusji. No i wnoszą dania. W międzyczasie też się dołącza takiego small talku, ale tak jak opisywał właśnie, tak jak Cole opisywał zachowanie członków, to tak staram się mniej więcej obserwować po prostu. Czy rzeczywiście zauważę taką manierę. To rzuć. Na psychologię czy na spot hidden? Na psychologię. Dobrze, że mam. Jeszcze raz. Znałem, na połowie. Dobrze, i czy dokładnie szczęść? Obserwuję zachowanie członków loży, czy oczywiście kto i czy przejawia takie zachowanie, jak opisał Edward, że mają te złowiecze spojrzenia, te jakieś dziwne symbole, mające być nie za bardzo zauważone. Nie, na razie nie mniejsz. Dobra, ja obserwuję Scotta. Scott rozmawia z generałem. Ale tak po cichu. Jak się nazywa ten drugi? Carl Stanford. A teraz patrzę na Stanforda. Stanford rozmawia z dwoma osobami, które są najbliżej niego. Widzę, jest uśmiechnięty. Dany Scott jest taki bardziej poważny, a sam jest taki bardzo wymazowany. Typowa logistyka, bardziej zwesowy. Na przodu noszą przystawki, kanapki koktajlowe. Wiadomo, coś takiego na szybkie przegryzienie. Teraz coś poważnego. Ale widzicie, że no, ładne są, bardzo, bardzo ładnie zrobione z... co by dali? Tatara. To, kanapki, no to tost. No, może być kanapka klubowa. Mhm. Ucięta w trójkąt po prostu. Czy to jest kanapka z jajkiem sadzonym, sałatą lodową z majonezem, kurczak, ser zasmażany, pomidor. Przestań. To jest zajebiste. I to się jeszcze obcina skórkę. Którą później zjadał oczywiście kucharz, bo na ręce kurczaka zostaje. Tak, to takie kanapki klubowe na początku mam nieśli. No. No dobra, no to jemy i ten... tam nie wiem. Kościak mi się do was uśmiecha, a ja mam taki uśmiech... Wzruszony. Ale on rozmawia z kimś po sobie prawej. Mężczyzna, o Edwardzie, jak teraz twoja praktyka, jak ci idzie? A wiesz, no, więcej ostatnio miałem przypadku, no to bardzo fascynujące. Dobra, to my też tam sobie powiedzmy między sobą jakiś small talk odnośnie tego wyjścia do teatru, czy coś tam, tak. Tego typu. O, na przykład to bym poruszył przy paru osobach, że za dwa dni mam wykupioną lożę w teatrze.
Fascynujące, na jaką sztukę pyta się? Kamen. Kamen. Że mamy szukinkę. Byłem na tym w Paryżu w 23. Niesamowite przeżycie, przyznam. Dlatego jednego spektaklu warto było nauczyć się francuskiego. Ja paru innych się śmiało, tak. A to hiszpańska opera po wszystkim innym. Tak. Ale to było po francusku. Wygląda coś takiego, tak? Pan jest Solaski, pyta się jakiś mężczyzna szynicowy, który jest imponującym wąsem. Ma taki jedno wąs taki. Nie. Żoną Douglasa. Że żoną Orobiego. Kto nie trząsł żoną Douglasa? James Bond. Ja nie lubi starych próg. No i była stała, po prostu brzydka. No. Daj. Pan jest Solaski, jak rozumiem, panie... Hudson. A to nazwisko? Chance. Anchorage? Trochę dalej. Okolice? Jamestown? Nie, podaję dalszą, taką bardziej... Reszt może tak powiedzieć, że trochę resztki cywilizacyjne, ale... No to rzuć sobie, a w ogóle masz wiedzę o Alasce. Nie, w sensie mam wiedzę o... Wiedza o naturze może być, jako geografia. Skoro. No, jestem z Kapsztadu. Zaleko na Alasce! Jestem z Oslo! No co, tam jest zimno. Nie, nie wiesz, ale... Pan powiedział, że... miejscowość nazywa się Otter, tak? Tak, się wydaje. Przypuszczalnie panu chodziło, ale... To chodziło o ten zbiór, ale to nie jest na północy Alaski, to na południu Alaski. Chyba, że ja się pomyliłem i albo powstał niedawno jakiś... Nie kryję, geografia nigdy mnie nie interesowała. To mnie wodzili, ja bym tutaj podawał. Słusznie. A kim pan jest z wykształcenia? Ja bym pan uczelnię skończył. Ja, proszę pana, skończyłem Harvard. 1901. A potem robiłem jeszcze podyplomowe studia na Cambridge. Jak się nazywa ten nasz uczelnia? O, sobie. No, nie? Nie wiem, nie, ciocio, nie mów. No. Przypomnij sobie, przypomnij. Czy wie pan, że na Cambridge studiowałem z paroma członkami rodziny królewskiej? O, ja słyszę tą rozmowę? Tak. Drogi panie, Leonard Pittman, tam się witam. Vince Vaughn. Panie. Vincent Vaughn. Tak się składa, że usłyszałem waszą rozmowę i postanowiłem się włączyć. Studiowaliśmy razem z Harrisonem na Miskatonic University. O, wygodnie. A jaki kierunek? Kulturoznawstwo. Kulturoznawstwo, no to tak. Dobrze panowie trafili. Kulturoznawstwo to... Poznaliśmy się zresztą w bractwie Świętego Jerzego. Byłem w Alfa Kappa B, nie wiem, na Harvardzie. Lesbos. To były ciekawe czasy. Tak, muszę przyznać, że te bractwa studenckie nie są ze sobą taką... Nosiliśmy takie hełmy z puszkami piwa. Się piło. Bractwo LGB. Lambda, gamma, beta. Alfa, beta, omega. Teta. Tak. Przyznam, że to były cię interesujące czasy rzeczywiście. No, się czyli kulturoznawstwo. Znam parę osób z Miskatonic. Panowie może byli na roku z Janet O'Toole? A który z The Classic Great Worldem. Nie przypominam bo sobie. Panowie w którym roku? A nie, to Janet to była przed nami chyba, przed wami. Ale profesor Wilkins powinien was jeszcze uczyć wtedy. Tak. To nie był jego ostatni rok przed emeryturą? Możliwe. Wydaje mi się, że mieliśmy z nim kilka zajęć, ale chyba nie za dużo. Aczkolwiek pan wybaczy... Pan Wilkins poszedł na... Nie wiem, przecież z tego co wiem, to... Jakieś 2 lata temu chyba dopiero odszedł na emeryturę. Chyba, że się znowu pomyliłem. Już pamięć nie ta. Wiecie panowie, jak jest.
Tam popatrzę ze zdania! Pobierasz! Bum, bum, bum! Tak, tak. A jaka specjalizacja tu znaczy? Aura funkcjonalna. No, ale pan powiedział, że... Poznaliśmy się w bractwie. Studiowaliśmy na jednej uczelni, ale... A, rozumiem. Czyli pan kulturoznawstwo. Tak. A jaka specjalizacja? Szczerze mówiąc, nie doszedłem do specjalizacji, dlatego że rodzinne interesy wyzwały mnie z powrotem do domu. Tak się stało, że moi biedni rodzice zginęli w katastrofie Titanica. O, musiałem niestety porzucić studia z pasji. Wielka tragedia. Ja słyszałem, proszę pana, straszną rzecz na Titanicu. Słyszałem, że podobno ułowiono tych ludzi, to jedna kobieta trzymała się szafy. Drzwi od szafy. I najgorsze było to, że było tam dość miejsca, żeby jeszcze jedna osoba weszła. Ale wokół niej nikogo nie było, czyli to oznaczało, że tam, gdzie ona wpadła do wody, no to wszyscy inni wokół się potopili. Tam dużo było nieprawidłowości. Zarzekali, że taki niezatopialny statek, tak. A już dwa za to dały, bo słyszał pan, że Brytanik też podzielił go z swojego brata. Owszem, to tragedia. Ciekawe, czy kiedyś uda nam się odnaleźć wraki. Pomyślcie panowie, to było fascynujące. Zejść na samo dno oceanu i zobaczyć, co tam jest. Jak w powieści Werna. No. Zbudować tam, pamiętam te wielkie kamarnice z tymi maskami. Tak. Cudowna rzecz. Uwielbiam tym książkami. Nie za skrzydłami, tak? Czyli pan kulturoznawca nie skończył. A pan co w takim myśli na miejscu? Szczerze? Filologia. Nie pamiętam, jakie są takie... Nie, medycyna mówiłeś chyba. Nie pamiętam, czy nie chodziło o... Awiację. Nie awiację. Wszystko w porządku? Przypominają mi się dość paskudne momenty w czasie moich studiów, ale... Paskudne? Bo cóż za... Silne słowo! A co? Rozumiem, że panu życie w bractwie studenckim nie podeszło. Podeszło za bardzo. Rozumiem. Syndrom dnia kolejnego, bo dla mnie najgorsze. To były jeszcze czasy przed prohibicją, pan musi zrozumieć. Czy patrzy dość naganu na niego, bo myślę, że to... No cóż, nie oceniasz to. Jaki kolor? Medycyna. Medycyna, pan jest doktorem, jak doktor Kol. Kol cię popatrzył, tak, Kol jest taki... A jaka specjalizacja? No bo pan to musiał zrobić. Bardzo dobra kolorka. Ale siku mi się chce. Kupa już mnie. Kurczę, chyba świeży zagrodowy. Może to jest powód. Nie chcę o tym mówić z podstawowych względów, gdyż. Może wojna panu przeszkodziła w studiach. Nie chodzi o to. Nie no, co to za lekarz bez specjalizacji, proszę pana. Jakbym ja był lekarzem, więc miałbym specjalizację, to nazywam siebie lekarzem, tak? Jestem pewien, że pan Jones jest tutaj... Ujmy to inaczej. Ja poszedłem na uniwersytet po części za sugestią ojca, żeby jednak mimo wszystko skończyć medycynę i być tylko człowiek, który będzie mógł nieść więcej dobrego do świata. No to ale po... pańska specjalizacja, pan pomaga w tym. Pod wulkanem zrezygnowałem, stwierdzisz, że nie jest dla mnie. Harrison, tak się składa, że... Czyli pan nie skończył? Zmieniłem. A na jakie? Nie przygotowałeś sobie tego. Absolutnie sobie. Tak się składa, że Harrison, mimo że nie skończył studiów, walczyliśmy razem na belgijskim froncie. I muszę przyznać, że Harrison, można powiedzieć, że specjalizacją Harrisona jest medycyna polowa. Potrafił powstrzymać, niech pan sobie wyobrazi, że potrafił powstrzymać tych biednych dzieciaków za pomocą kleju. Kleju? Nie, do prawdy. Prawdy. Tak. Kiedy to nie... To cię zakleił, a nie powstrzymał. Oj, szczegóły. Ważne, że kiedy kula z Garanda... To był już czas... Nie, Garanda... To nie, jest... Jakie były te... Jeśli Niemcy, to karabinet 98K. Dobra. Kar 98. Kar 98 to też jest druga wojna. Nie, pierwsze K98 to były jeszcze, tak. Wydawało, bo Niemcy potem je zmodernizowali, a te pierwsze kary to były pierwsze, tak. Pierwsze bo... No i pan sobie wyobrazi, że, no, że leży dzieciak poszatkowany, nie więcej ile on mógł mieć, 17 lat. 16. Nie no, nie wiem, jakiego wieku przyjmują do tego. Na wieży ludzie kłamią.
Wiem. Ale było nie weryfikują. Takich... Weryfikujesz to na froncie, kiedy zaczynasz wzywać. W każdym razie poszatkowany z karu 98. Trzy przynajmniej kule przybiły. Straszne. Później jeszcze Helmut, przepraszam, Schwab, Niemiec, tak? Go magnetem przeorał. I dopada do niego Harrison. Nie ma czasu na szycie. Wszędzie brud, wszędzie kurz, wszędzie gangrena, sepsa, a Helmuty atakują. Więc co? No, po prostu prawie uderzyłem w dół. A, sorry. Sorry. Helmuty atakują. Więc co robi Harrison? Wyciąga butelkę kleju. Wtedy jeszcze chyba nie było super glue, nie? Nie. To gumy arabskiej, czy jakieś tam... Gumy, wyciąga butelkę gumy arabskiej, leje mu na tę ranę i zwiera. No nie wyobraża pan sobie, znieśliśmy dzieciaka żywego do okopów i przeżył. Obserwuję minę doktora Edwalda. Koleś taki... A ten gość jest... Edwald, co powiesz o tej kanapce? Wyrzucił 0,5, on tak... Chwila, moment. Zaraz, to jest true story. To bardziej z drugiej pojedynki. Okay. Żeby było, to może być przeciwstawny. Nie, no tak, ale... Ale chłopak przeżył? No bo panowie, znaczy, jeśli przynajmniej nieoczyszczoną ranę, gdzie jeszcze kula utkwiła... No nie, później go już operowali. A, żeby mu wnętrzności nie wypadły, kiedy go transportowali do lazaretu. No tak, rozumiem. Jest pan bohaterem. Nie. Czyli pani długie studia skończył pan popłynąć. Próbowałem! Człowiek taki jak pan, który tyle przeżył, musiał grać drugi kierunek jakiś naprawdę fascynujący. Ekonomię. O nie! Naprawdę! Widzę szczęście. Ojo. Ty rozmawiasz z ekonomem właśnie. Nie wyszło. No to... Ale to tak jak ja. Inwestuję intensywnie. Ojej. Panowie wybaczą, ale ja muszę do toalety na chwilę. A, przynajmniej z katoliku, ekonomia, to ciekawe. Tam znam paru dobrych ekonomów po tym uniwersytecie i cały czas wiem, że profesor Stansberry i profesor Xavier wykładają. To te łysy? Na wózku, tak. Łysy na wózku. Pan pewnie u Xaviera, bo... Stansberry to już tak poza... Teraz na jakiś czas jakimś wykładem to już się nie udziela, ale Xavier to myślę się, że tak. Cały czas przyjmuje uzdolnioną młodzieżą. Tak, zajmuje się uzdolnioną młodzieżą. Cały czas organizuje wykłady w południowym skrzydle? Nie, teraz to nie. To dziwne. A jaka specjalizacja jest zakończona? Czym się pan zajmuje? Ja to proszę pana się interesuję podatkami. A podatki to jest... Istotna część ekonomii w ogóle współczesnego świata, jakby nie patrzeć. Wystarczy spojrzeć na Europę, jakie oni teraz mają tam problemy często, tak? Dopiero będą mieli. A są pogłoski, że za jakiś czas może czekać na nas coś o wiele gorszego. Pan się czym zajmuje? Ale że krach? No, aż tak bym nie powiedział. Nie, krach, panie... Teraz... Amerykańska ekonomia jest... No, oczywiście. Rok soli, tak to powiem. Oczywiście. Nie, krach nie. Jeśli już to tych bezbożnych Europejczyków bez obrazy. Ale pan jaką specjalizację? No, raczej pójść właśnie w kwestię bankowości i zobaczyć swoich... Jakie możliwości dadzą aktualnie papiery wartościowe. O, obligacje. Fascynujące. Widzę w tym duży, biorąc pod uwagę jak teraz... Dobra, teraz może rzucę po prostu na ideę, żeby po prostu nie ściemniać. I to jest inteligencja. Chyba na gadaninę jesteś takie... Tak, jeśli chcesz go... Tak. To ja... musisz go przegadać. No. A gadanina to co to jest? No to jest umiejętność. Gadanina to jest... umiejętność wciśnięcia kitu. Tak, żeby tak. Rozmówca się nie... No po prostu gadasz, to jest, robisz mniej więcej to, co ja robię fabularnie, czyli... Dobra, napierdalasz różne kity tak, żeby go zagadać. Uroko... A nie. Gadanina. Bo z tobą 5%. Nie kupiłeś? 8! A co rzuciłeś? Wiesz co... Rzuć jeszcze raz. Rzuć i ten. To była poważna inwestycja, te 3 punkty. Masz
Chciałbyś, że masz kadną kość, by strasznie zagadać kudy w ale który czekaj, jest... ja mu pomagam, więc za to ma kość tą. Czyli się neguje? No dobrze. No. Bo ja teraz z nim, pamiętaj, i mu trochę staram się pomóc. Dobrze, to zaznacz sobie. On tak, no jak z tą rozmawiam, tak okej. Myślałem, że się wszystko zmieniać, ale pewnie tak, nie jest... Woda, tak, dajesz wodę, a on tak, no... jeszcze panu... okej, mogę właśnie. Człowiek, który potrafi się podać tak, już na polu bitwy dla swojego towarzysza, który nie boi się niesprzącej wątpli na lasce, z całą pewnością zejdzie wysoko. Jestem... proszę pana, ja szepnę panu dobre słówko w panu kręgach, spadam na lasy, nikogo nie znam, jeśli chciałby pan na przykład, nie wiem, w Nowym Jorku, Bostonie, albo na Los Angeles się zajmować, to może pan na mnie iść. To jest takiej młodzieży nam potrzeba. Dobrze. Zawsze powtarzałem. Młodzież przyszły na odwrót. Ile ty masz tak? On jest, on, ten gość ma 60 parę, kurwa. 64. Okej. Okay. No to przy 60 parę młodzież. No tak, tak. Właśnie ten, który 70 będzie. Jak się nazywał? Vincent Vaughn. Dobra. To są biura filmy. W słabych komedyjkach na Syber, ale... ale zawsze coś. Ale miałeś farta, ja pierdolę. 07. Chociaż musicie przyznać, że opowieścił kupi arabskich badań. Tak. Bo mnie zjebałem, bo gdybym zjebałem o tym rzucie, bo mogę rzucić po prostu na nawigację, ja tam mam 60 parę. No tak. A rzuciłem na to, na wiedzę o naturze, bo nie powiedziałem. Dobra. A. No, wiedzę o naturze, uda mi się. Wiecie? Nie jestem wolny, spisany w rynku. Teraz kurwa będzie siedział... Profesor Xavier. Teraz musi skończyć te studia. Jeszcze medycynę przy okazji. Kolo pewnie wie tego. Chociaż z drugiej strony no to jest sklejeniem z II wojny światowej. Sprawdziło, oni naprawdę kleili. No tak, tak. Super glue. Nawet w Wietnamie. No. Tam to nosili dwóch tak. Klej przy sobie, tak? No. Więc... zajebiste w tym Theodorze Doxon. Dokładnie, scena, jest, gdzie... chciałem do tego nawiązać, tak. To jest zajebisty film. Widziałem, że do tego wiążę cię na samym początku. Trzy razy widziałem. No, ale też on jest fajny, muszę go zdobyć na Blu-ray. Jeszcze jak ktoś lubi Świat Nogu, polecam. No i to była taka jedyna, taka powiedzmy bardziej intensywna dyskusja. Trudniejsza, tak to wiadomo. W pewnym momencie podali zupę, wybodną zupę na grzybach, z mięsem. Nie wiem, jest taka... Może po prostu kurkową? O, bardzo dobrze. Bardzo. Potem na długie... Tibon. Bo ostatni go sobie wyjebali po prostu i tyle, no. Ty pod niego miło bażanty. Pierdol. Czemu byś przepiłki? W sumie tak, przepiłki, no. Przepiłki. Konfitowane kremie z buraka. Nie, trząść. Z batatami. Dobra, super. Na deser podali sorbet cytrynowy. Ten ekonomista Vincent Vaughn specjalność tutaj, panowie. Nie wiem, czy wiecie, ale to jest przepis ulubiony deser George'a Washingtona. Doprawdy. Tak jest. Jego żona Marta mu urządza. I to jest akurat prawda. Sorbet. No to w takim razie musimy spróbować na cześć no, pierwszego prezydenta. Największego człowieka w historii. Delikatnie w granie naszej rozmowy za naszego prezydenta. Unosi mi zeszkę, zrobię połyszeczkę. Pyszne. Jak w ogóle to jedzenie to jest lepsze niż w atelier tak naprawdę. A przynajmniej na tym poziomie. Jak nie trochę wyższy. Pewnie się widzisz, że John Scott wstaje. Stuka w kieliszek. Panowie, cieszę się, że wszystkim udało się dobrać po raz kolejny na nasz cotygodniowy obiad członkowski. Chciałem tutaj z tego miejsca przede wszystkim wznieść toast za naszych najnowszych nowicjuszy, pana Leopolda Leonarda. Wszystko jedno. Leonarda. Ej, kurwa, stop! Patrz na tą jedną serwę! Ja to by to złożymy w ofierze do tego drugiego. Ofiara numer jeden, ofiara numer dwa. Za pana Leonarda Pitmana? Leopold Pipa, nie wiem. Pipa na Karlsberga. Jest Karlsberg, jest Leonard Pipa i jest on. Za pana Leopolda Pitmana? Leonarda, za...
Rewind, jeszcze raz. Tak, za pana Leonarda Pittmana i pana Harrisona Jonesa. Panowie, cieszymy się, że należycie do naszego bractwa. Oby wasze poszukiwania prawdy objawionej, nauki i no, tajemnic tego wszechświata były owocne. I abyśmy jak najwięcej wnieśli do tego bractwa. No i w tym momencie myślę, że wszyscy właśnie wstoją, no też myślę, że wstać, no i wnosicie toast, oczywiście. Tutaj nie muszą mówić, wnosić alkoholem. Podali na koniec wino weselowe, pewnie tak? No, ale to weselowe. Tak, no weselowe. No. Po tym towarzystwo przeniosło się do balu. Przez lożę do balu, gdzie z kolei wstawiono więcej stolików. Więc tam niektórzy siedli przy barze, niektórzy przy stolikach. No i generalnie teraz rozpoczyna się po prostu picie, tak? Kelnerzy, znaczy można zamówić przy barze oczywiście i barmani mam podane miejsce, ale też schodzą kelnerzy z biura zamówienia na drinki. No wy domyślam się dać z kolem przy... Tak, nie proste bourbonik. Tam jak usiedliście, to parę osób przychodziło do was na kleje, bo tak, no gratulujemy, wschodzące gwiazdy! Dziękujemy. Brawo. Jak widzimy, potrzeba, bardzo dobrze. Ja teraz raczej delikatniej idę za alkoholem, czyli jakieś słabsze, czyli wino jakieś i pomalu sączące. Dobrze. Świetnie. Bourbon, kurwa. A, bourbon. Ty bourbon, ty wino, to co? No, już bourbon. Ale najpierw zaczął z herbatą, żeby ja. Dobrze. Za dużo L, za mało Grey. Ken podał bez mówienia o jakimś herbatę. Kol widzicie też sączy bourbona. No. I jak się podał pierwszy obiad? Smaczne. Myślę, może będzie bardziej intensywnie. Tak naprawdę nic takiego się nie wydarzyło. Nie. Nie byłem intensywny. Ale tutaj tak wygląda, panowie. Kulturalne dyskusje przy piciu jedzeniu. Ewentualnie przy cygarach. Ile trwał ten obiad? Z 2 godziny. No cóż. Coś się stało? Nie, zdziwiłem się. Myślałem, że może nominował was do znamistrzów teraz. Co za dużo do niezdrowa. Poczekajmy chociaż do jutra. Tak. Dokładnie. Ale widziałem, że zrobiliście dobre wrażenie, zwłaszcza na panu Won. No cóż. Mamy ciekawe życiorysy, więc... Tak, nie chcesz nie poznać takie schodzące gwiazdy. Tak, student medycyny. I bankowości, który... Jeden w ogóle nie. Nie wiem, w tej przeszłości. Wybacz bardziej, ale musiał coś wymyślić, żeby nie wyszło, że tak naprawdę nie skończył żadnych studiów, a majątku dorobił się po rodzicach, którzy podczas gorączki złota nakopali swoje. Rozumiem. A wiedzę z medycyny wyniosłem. Nie, no nie ma w tym nic złego. Chociaż ta opowieść z klejeniem rany jest prawdziwa. Może trochę ją umarwiłem, ale na polu walki nie ma czasu. Czasami trzeba improwizować. Tak, to zdecydowanie prawda. No cóż, cieszę się, że miałeś tak szpilefę z Harrisonem. To dużo szczęścia. No to szczęście, że miał ten chłopak, którego poszłeś. Przeżył w ogóle wojnę? Szczerze mówiąc nie wiem, bo później nie mieliśmy... Niestety nie. Zginął 2 miesiące po. Nie. To jest... Widziałeś więcej ode mnie. No, z ciekawości zapytała to. Ja widziałem tylko jak go odnosili do lazaretu i wiedziałem, że mają go operować. Taka tragedia. Całe pokolenie tam zginęło. No, wojna... Wojna nie wybiera. A najgorsze, że boję się, że to nie koniec. Myślisz, że czeka nas kolejne? Nie, to niemożliwe, przecież Niemcy są rozbrojeni. Niemcy tego nie odpuszczą. Ale oni są rozbrojeni, co oni mogą? Nie mają armii, nie mają tak naprawdę prawie żadnego państwa swojego nie mają. Ale przywódcy nie mają. Czy myślisz, że naprawdę państwa europejskie w jakikolwiek sposób będą w stanie egzekwować postanowienia z... Gdzie to było? W Dnipro? Tak, Wersalski. Wersalski. Czy my naprawdę w stanie egzekwować ten wersalski? Czy my będziemy, my się zainteresujemy tym, co jest w Stanach? W tej chwili jesteśmy, jak naprawdę izolujemy się od reszty świata. Bardziej jeśli już to zajmujemy się Azją. Być może też
prawda. Jest nie, no podejście. To jest prawda, ale no z drugiej strony tam brak jest. A ja, panowie, może nie osobiście, ale mam znajomych w Europie, którzy pan mieszka w Niemczech, w Berlinie, Hanowerze. No i mi mówiła, jakie są ich nastroje. Jak w nich ta... Gorycz? Już przechodzi z goryczy w coś w ogóle gorszego, narasta. Boję się, że jak tam pojawi się jeden człowiek, który będzie mógł to wykorzystać, to być może czeka nas powtórka z Wielkiej Wojny. A pamiętajmy, że jak świat idzie do przodu, to niestety też bardzo często zasady, dawne zasady przemijają. Wielka Wojna była okrutna, ale mimo wszystko były podczas niej sytuacje, no... Prawie, że to sytuacje, które... Przypadki ludzkiego duchu ze strony obu stron, tak? Słyszałem o historii, że podpada zawiesić broń, aby zabrać martwych z pola bitwy. Tak, no i słynne święta, tak? 1913. Boję się, że jakkolwiek kolejny konflikt wybuchnie, zwłaszcza napędzany nienawiścią i goryczą, będzie coś niespotkanego, jeśli chodzi o skalę. Wtedy tacy jak ja będą potrzebni tam. I wtedy tacy jak ty, Alison, też. No, oby więcej takich młodych chłopaków, które na polu bitwy się pojawiło. Nie, jestem pewien, że w razie czego Francja i Wielka Brytania postawią opór. Francuzi nie, myślę, że Francuzi mają dość ginięcia za Europę. Przecież bardzo mocno odczuli ten konflikt. Nie giną za swój kraj. A Brytyjczycy też, to jest wyspa, tak jak my i są odizolowani od reszty. Słyszałem o narastających nastrojach nacjonalistycznych we Włoszech i w Hiszpanii. Zresztą sami nadal mamy problemy z Irlandią. No i nie wspominając o bolszewizmie, nie wiem jak zachowało się komuniści. Póki co zdaje się, że ich parcie na zachód zostało powstrzymane. Tak, dobra. Słyszałem. To prawda. Na szczęście, ale Lenin, tak? Myślę, że nie odpuści. To jest straszna ideologia, nastawiona wyłącznie na podbój i bezmyślną przemoc. Są te kraje pochodzenia słowiańskiego ze swojej upartości. Tak, ale też potrzebują. Słowianie, z tego co mi przynajmniej moi znajomi w Niemczech, uwielbiało jak ktoś trzyma ich pod butem. Potrzebują silnego lidera, który nimi rządzi. I wtedy są w stanie oddać jakąkolwiek swobodę. Byleby tylko mieć cara nad sobą, a jak nie cara, to nie wiem nawet jak ten Lenin nosi tytuł. Ale Lenin jest stary, on już niedługo umrze. No ale będzie kolejny. Gorszy pewnie niż on. Przecież tam jest cała ta ich partia, tak? A podobno, nie pamiętam czy wiecie, zalążki komunizmu pojawiły się w innych krajach również. Komunistyczne partie powstały nawet w takich krajach jak Wielka Brytania, czy właśnie Hiszpania. To czego bolszewikom nie udało się wywalczyć na Bałkanach, przypuszczalnie wywalczą za pomocą propagandy i zdobywania serc młodych głupców, którym wydaje się, że to jest jakiś system, który wspiera równość i sprawiedliwość i tolerancję. Boję się, że nastroje komunistyczne mogą się przenieść na Azję. To byłoby najgorsze. Bo wtedy taki sobie... blok wschodni mógłby być rzeczywiście... Wyobraźcie sobie sytuację na przykład komunistyczne Chiny w połączeniu z Rosją. Chiny przecież teraz są pod butem Japonii, a Japonia nie wydaje się, żeby miała nastroje komunistyczne. To prawda. Chociaż faszystowskie mogą mieć. Nacjonalistyczne. Oni wracają do czasów dawnej chwały feudalnej. Słyszałem, że w tej chwili Chiny są tylko cieniem swojej dawnej potęgi z czasów. Myślę, że podczas rewolucji bolszewickiej też nikt nie przewidywał, że banda chłopów i robotników obali cara, a jednak się tak stało. To prawda. Obyśmy my mieli względny spokój. Czy znowu zanudzasz goście z moją polityce Edward Dziewi, czy John Scott podchodzi? I mu kładzie rękę na mnie. musicie wybaczyć Edwardowi, on bardzo interesuje się tym, co się dzieje na świecie. To znaleźliśmy wspólny język. Przyglądam mu się, w sensie... To jest blady. Zresztą widzieliście jego obraz na galerii, który był się, nie? No to on wygląda mniej więcej tak. A tak właśnie tak... Inaczej, chcę wykorzystać jakby po części swoją wiedzę medyczną, więc patrzę, co... Skleju kumowa na skoro. Nie.
Nie, faktycznie jeden. On się spaduje głową, to nie rzuć sobie. Chcę zobaczyć to, co właśnie widzicie, to jest zobaczyć. Tak, no jest na no. Chcę zobaczyć to, co widzicie właśnie. Pech? W sensie nie wiem, jak jest. A ile masz? Masz medycyny? Ile medycyny mam 30. A ile rzuciłeś? 94. 64. Albo chcesz forsować? No. Nie no. Dupa mi eksploduje, co jest w życiu. John Zezze są przy dłoni skoczy. Drugą nerkę ci wytnie. Akurat potrzebuję. Widzi pan, panie Jones, mój znajomy Diaz. Ręca ubolewa. Panie klinikę. Pan się kładzie na stół. Muszę dokończyć to, co zacząłem. To, co zaczął, przepraszam. Akurat przywieźli stół operacyjny z astronautą. Jeszcze z krwiołonej niego. Jeszcze bazaltowy, nie? A nóż mam od drugiego znajomego Waltera! Właśnie, miałem powiedzieć. Pamiętajcie, że nóż Waltera już przepadł. Bo on był wprosiony na Grimwalda. Tak? Tak. On już się go. Tak, to był sztylet Kolbita, znaczy sztylet Kolbita nie miałeś. Ja nie powiedziałeś. Powiedziałem, był nawet napisany w tym, w galerii. Tak. Więc pamiętajcie, że sztylet Kolbita już nie ma. Chyba, że go oddaliście temu. A wy go nie dawaliście. Nie, sztylet został u niego. Ty nie mordowałeś ludzi? Nie, sztylet tam i... Nie, a, tak. Nożem ten. Tak, tak. A no to pewnie jest w antykwarium. Był. To byli zajebali go Włosi! A bo ja. Raczej ty nie, bo jakby my byliśmy, jak jeszcze byłeś okej, okay, byliśmy w spalonym antykwariacie, tak, tam nie wziąłeś nic go, nie było. Więc nie niestety. Twoja żona. Więc podejrzewam, że Francesco... Myślę, że... ...zdźgał twoją żonę tym... Scott się dosiada. Jak panowie znajduje się nasz obiad czwartkowy? Wyśmienite, w szczególności sorbet, muszę przyznać, że... Prawda? Palce widzę. Tak. Przepis, ulubiony przepis Marty Waszyngton, jeśli chodzi o deser, który podawała swojemu mężowi. Niesamowite, że przetrwał. Żałuję, że nie żyłem w tamtych czasach. Totalnie. Żeby móc spróbować oryginalnego przepisu. To byłoby coś. Samym Georgem Waszyngtonem. To nie chciał. No, oczywiście. Chciał. Oczywiście. No, przypyszny obiad i bardzo ciekawe posłużenie. Bardzo, krew buraka naprawdę ładny, co mi się wpasował do smaku patata. Nasz szef kuchni pracował swego czasu w Europie, potem w kilku hotelach tutaj. Zna się na rzeczy. Dbaliśmy o to, żeby zatrudnić najlepszego. A nawet ma się pojęcie, jak wyprządza owoce morza. Jego ośmiornice i kamali są naprawdę wybodne. Chętnie kiedyś spróbujemy. Ale ja w ogóle lubię takie rzeczy, bo wiem, że nie każdemu podchodzi. Ja osobiście uwielbiam. Powiem tak. Chowałem się na wyspach, więc... Coś innego mógłbym jeść. Fasole. Chętnie bym spróbował. To fasole pana, tak jakby się chyba wychował, proszę pana, przy Niemcy z Meksykiem. No, na szczęście nie, na szczęście jest... Owoce morza, to co daje morze i ocean... Z nie do przecenienia. Czyste złoto. A propos takich wiedzy... W szczególności z miast na małych wysepkach na środku oceanu. A propos wiedzy kulinarnej, tak staram się zakasować jakimś takim przepisem, który właśnie tyczy się. Ja mam akurat gotowanie, nie wiem. Zobaczmy. Kotleta z wieprzowiny. Zapadniła was żółwia i smechem to... Gówno w sensie pasty jest dobre. Jajecznica. Płetwy ryby, nie? Nie, no tak. Nie wyszłości? Tak. Jak to się mówi, wenegret! No, nie minet gret! A tak, chcesz minet teraz? No bo on coś takiego powie, że taki wiesz, wenegret, nie? No właśnie... Tak, Scott jak na niego... No właśnie chciałem wziąć mój wlejc, taki... Pan, rozumiem, panie Jones miał na myśli sos winegret. Czytałem tak jak jest na etykiecie. Tak, francuski nie jest najmocniejszą stroną Harrisona. A, nie lubię tego języka. A jakich obcych języków pan mówi? Żadnych. Naprawdę? Jestem wszyscy członkowie loży mówią przynajmniej tu. Szczerze przyznam, że jestem Amerykanin z krwi i kości. Chcę spróbować nasz język. Słusznie. Słusznie. Tak, widziałem, że nawiązał pan blisko relację z doktorem Wonem, doktorem nauk ekonomicznych. Tak, miałem okazję zamienić parę słów na temat aktualnej sytuacji
A pan, panie Pitman, pan co skończył? Kulturoznawstwo. Kulturoznawstwo, tak. Aczkolwiek... Bez specjalizacji. Bez specjalizacji, ponieważ rodzinne interesy zmusiły mnie do powrotu. A jak okulta pana ma się interesuje? Muszę przyznać, że... Jestem panem! Muszę przyznać, że interesują mnie trochę kultury azjatyckie. Styckie. A bardziej z wysp, czy z głównego kontynentu, przepraszam? Lubię jedną i drugą tak naprawdę, aczkolwiek ostatnio więcej chyba w... Interesowałem się kulturą chińską, nie kontynent. Fascynujące. Ja proszę pana trochę czytałem o Tybecie. Tybecie? Tak. Chciałem gdzieś... Tak, tak. Chciałem gdzieś pojechać. Podobno... Zakon Shaolin ten słynny. A, też ponoć. Ale z tego co słyszałem, techniki medytacyjne nie ma osoby równych na całym świecie. Tak. Prawda. Chciałbym poznać kiedyś jakiegoś mnicha i nauczyć się raz. Ja poza głową. Shaolin jest na Tybecie. No nie, to jest kosztą chiński generalnie. Nie, on jest w Tybecie. Znaczy w sensie, to jest trochę tak, że on jest chyba na granicy, a ponieważ, ale wiecie, no wypatrzycie teraz. Teraz to chyba cały Tybet jest chiński. No tak. W tamtych czasach rynek Shaolin był bardziej tybetański. Rozumiem. No cóż. I też miskotonik? Tak. Bardzo dobrze. Doskonała. No, żałuję, że nie miałem okazji zrobić tam specjalizacji, ale rozumie pan, no, rodzinne interesy nie cierpiały. Muszę się panu zapytać. Pan, panie Bert, wybaczy, że to przy panu. Rozumiem, że nie mieliście żadnych więcej problemów z panem Greenwaldem od czasu jego ucieczki. Nie. Nie pytam się, żeby... Nie raczej, nie pytam się dlatego, bo obawiam się o loże. Po prostu dbamy o naszych członków. Rozumiem. I za prostu temat mi się ostatni przejazd. Nie chcemy, żeby wpadli w maski niebezpieczeństwa. Nie kontaktował się z nami. Na szczęście, zresztą, gdyby się kontaktował, to nie ręczę ze siebie. Myślę, że... Jest, okazał się być łotrem, bez honoru. Ktoś, kto morduje w ten sposób taką ilość... Tak, panie Beth? Do ciebie, Michał. Tak, słucham tego, co mówi Scott i tak staram się... A wnioskować, czy on tym wszystkim zwrotami na temat związku właśnie z owocami morza, maski i tak dalej, czy rzeczywiście nie ma jakichś właśnie drugiego dna na... Psychologia stanu kościół. Teraz ci mi tyktulu, kurde. No. Nie, bo chodzi też o... Ty używasz tonu, który jednak sugeruje, że on może nie chce... Dobrze tłumaczenie. Dlaczego? Dlatego, że chcę stanu kościół psychologii. Bez pecha, ale nie. Nie wiem, już. Tak, tak, zdaje się rzeczywiście. Ciekawe co w takiej głowie, co w głowie takiego człowieka siedzi. Myślę, że... Żeby zabić tyle nim innych osób. Myślę, że... Ja sobie tego nie wyobrażam. Coś musiał brutalnie. Coś w nim pękło. Myślę, że ta sprawa z jego żoną i... Słyszałem, tak, i nie w jedność małżeńska, a Włosi to... No niestety to... Może jeszcze widmo Wielkiej Wojny. Coś mogło reprezentować. Ja panowie jestem zdania, że... nie powinniśmy przyjmować w ogóle żadnych uchodźców. Ellis Island powinna być w ogóle zamknięta, bo tylko dla turystów. Mur na południu, tak? Tak. I Maksyma w żadnych zapłacie. A Kanada? Kanadyjczycy są przyjemni. Nudni trochę. Oczywiście nie mówię tutaj o naszych towarzyszach z Wielkiej Brytanii. W końcu ich pokonaliśmy. W końcu jakby nie patrzeć, jesteśmy naprawdę, no może nie jednym narodem, ale na świecie przypuszczalnie najbliżej związanymi dwoma krajami ze wszystkim. Tak? Przynajmniej ostatnio, bo różne były nasze drogi. Nie, no oczywiście ostatnio. Tak. Tak, ale faktycznie, po co Greenwald zrobił, ci wszyscy nieszczęśni ludzie. I to jeszcze nożem. Jakie to było straszne. Zupełnie jakby wpłynął duszę diabłu. Tak. Co za szaleniec, jakim... Żeby użyć noża na takiej ilości ludzi, to trzeba być wyjątkowo okrutnym. Cóż. Myślę, że nie... Widzę na jego twarzy i zdolny. Cholera, wypchnął na przejście. Chciałem go na mistrza awansować. Ma do tego rękę. Dwa dni później, Greenwald od tego zginął. Wielki mistrz. Wielki filozof, wielki morderca.
Tak, tak. No cóż, cieszę się, że... O. Douglas Gordon. Dodwek. Jaka jest ta oferta? Halo? Dziobro. Dziobro, ty kurwa. Dobra, to jak będziesz to zadzwoń, to na moment zejdę i odbiorę klucze. Dobra, no na razie. A pan, pani Scott, tak z ciekawości zapytam, czym się pan zajmuje poza, jeżeli to nie tajemnica oczywiście, poza lożą? Prowadzi pan jakiś biznes? Działa aktywnie w polityce? Nie, proszę pana, ja polityką się nie zajmuję, bo nie jest to coś, czym mam wrażenie, jestem dobry. Biznesem kiedyś się zajmowałem. Może pan nie uwierzyć, ale zaczynałem na farmie. To prawda. Tak. Ale to było bardzo dawno temu. Ja, proszę pana, obecnie wyłącznie zarządzam, że tak powiem, działaniami hermetycznego zakonu. Cóż, no, utrzymujemy się oczywiście z datków naszych członków, ale jednocześnie większość tych datków przekazujemy na cele charytatywne, dobroczynne. To się chwali. Tak, tak. No, nasza jedyna, że tak powiem, członkini za to odpowiada, no ale wiadomo, jakby nadzoruje wszystko. No plus nadzoruje codzienne prowadzenie tutaj właśnie wszystkich ceremonii, spotkań, no i pozyskuje czas na pozyskiwanie nowych członków. No, oczywiście. Jakby nie patrzeć. Bardzo istotna rzecz. Jesteśmy tego chyba idealnym przykładem. Tak, tak, tak. Ja, panowie, pokładam was... Zostaw, wiesz co, Krzysiu, tam postaw to obok biurka. Ja, panowie, pokładam was ogromne nadzieje. Jesteście bardzo zdolnymi ludźmi, udowodniliście to. No, przy tak szybkim awansie... Wyłącznie był zasłużony, proszę mi wierzyć. Naprawdę, gdyby nie był zasłużony, to nie miałby miejsca. No ale cóż. Jeszcze można się zasłużyć. W tym zakonie, co jeszcze można zrobić? Żeby... A, poszerzać swoją wiedzę. Oczywiście, udowadniać, że interesuje się sekretnymi sztukami. Tajemnymi, można powiedzieć. A wtedy, kto wie, no, być może będzie więcej pozycji mistrzów do obsadzenia. Co panowie o tym myślicie? Tak się zastanawiałem, zresztą muszę przyznać, że Harrison podrzucił ten pomysł. A gdybym chciał przekazać jedną z tych figurek, którą pokazywałem na zdjęciach na rzecz naszego zakonu? Bylibyśmy zaszczyceni. W takim razie polecę sprowadzić ją z Nowego Jorku. Wybornie, wybornie. W ogóle tego chcielibyśmy zapytać, czy w sumie, bo tak trochę nie do końca jesteśmy świadomi, jak tutaj w pełni wszystko funkcjonuje i chcemy powiedzieć FOPA. Czy jest jakieś takie miejsce, w którym możemy, jakąś ekspozycję, w której możemy to zagospodarować? Będzie pewnie stała w loży, na jednym ze stolików. Albo, znajdziemy jakieś miejsce, może tutaj w barze, na ladzie, za ladą. Bo tak poza grą, tak nie widać takich rzeczy na nich. Właśnie tak, bo wiem, że interesujemy, zainteresowani na naszej grupie. Oczywiście interesujemy się, ale my jesteśmy, panie Jones, że tak powiem, poważnym stowarzyszeniem, które się interesuje, rzeczami rozmawia o nich, a nie jesteśmy grupą kolekcjonerów, którzy zbierają świecidełka i obnoszą się z tym, bez obrazy oczywiście. Nie chodzi mi o to, żeby się obnosić, nawet pokazywać to. Myślę, że taka figura też w tym momencie spełniałaby, czy znalazłaby miejsce w naszej sali do przeprowadzania ceremonii. Wydaje mi się, że idealnie wyglądałaby przy ołtarzu, gdzie nowi członkowie składają księgi. To jest pytanie do... Swoją drogą, a propos sali ceremonii, zwróciłem uwagę na niezwykły fresk na sklepieniu, przedstawiający, zdaje się, jakiś gwiazdozbiór? Nie, to po prostu jest... Bo właśnie nie mogłem rozpoznać. Po prostu chcieliśmy, kiedy tworzyliśmy to miejsce, chcieliśmy, żeby sufit przypominał nocne niebo, ale to nie jest, przynajmniej z tego co mi wiadomo, żadna konstelacja. Aha, to pewnie dlatego nie byłem w stanie rozpoznać żadnej... No. Aczkolwiek artysta, który tworzył to dzieło, pisał się niczym Mikołanią w kaplicy Sixtińskiej. Dziękuję, to było ich kilku, w tym elektryk. No to są światła elektryczne na górze.
Jak będę z nim znowu rozmawiał, przekażę oczywiście podziękowania. No cóż, panowie, nie będę wam zajmował czasu. Edwardzie, zawsze miło było cię widzieć. Patrzę, jak reaguje Edward. On jest pewnie jak struna napięty. Dziękuję, panie Scott. John, pamiętaj. John. Patrzę, jak on się porusza. Jak się odchodzi, nie? Nie wiem, tak wiesz, John tak ten. Sobie się poruszył kawałek. Rzućcie sobie wszyscy na spot hidden. Czy właśnie na spot strzelasz po prostu. I wyszło mi danie, mam tyle. 50. Nie mogę, że właśnie się zastanawiam pod względem medycznym, czy mogę. Możesz, medycyny się też. Dziękuję. Wyszło ci? Zobacz jedną rzecz. Jak on uniósł szklankę z bourbonem do ust i się napił, nie ma mgiełki na tej szklance. Mhm. Czyli tego by nie oddychał. Tak. Zwróć jeszcze uwagę, jak on będzie gadał i tak dalej, czy mu się na przykład klatka piersiową nosi. No, tak jak patrzyłeś, to już niestety się odwrócił do ciebie plecami, już tam odszedł kawałek dalej, więc nie byłeś w stanie tego zobaczyć. Ale jesteś pewien, że nie widziałeś mgiełki na szklance. No tak, ale dla mnie to nie jest zaskoczenie. Kość tak na ciebie patrzy. Co się stało? Było bardzo miłe. Tak, zresztą zawsze, pan Scott zawsze. Dobry ten bourbon. I tak w tym momencie... Tak się nachylam mu na ucho. Ten człowiek nie oddycha. Tak się na ciebie patrzy. No ale teraz tak obserwuję tak... Jak? W sensie tak... Co? To pan... Ile tego wypiłeś dzisiaj? Wystarczająco. Dobrze, chyba czas na odpoczynek. Tak, ja muszę, ja mam jutro rano parę wizyt umówionych. Nie wypiję jeszcze jednego drinka, bo nie dojadę do domu. Możemy cię odwieźć. Nie, mam samochód. Jeździłem, ścigałem się w młodości w ogóle na torach, więc czuję się całkiem pewnie. Teraz muszę iść. Panowie, to było mi bardzo miło strzelać się z wami na polowaniu i dziękuję. Jestem pewien, Leonardzie, że się teraz przewidziałeś. To jest fizycznie niemożliwe, to co powiedziałeś. Mam nadzieję, że sobie z tego zeszła. Panie Bert, było po raz kolejny miło. Dziękuję za zaproszenie. W weekend spotkamy się w restauracji. Zapraszam was wszystkich. A mam wyraz, nie? Tak. Dosłownie uciekł. Znaczy nie uciekł, ale oddaje się bardzo szybkim krokiem. No i chuj, będzie bystanderem. Dobre. No, podczas oświecenia źle by był. Ale widzicie, że on tak dosłownie zwiał. Dobra, na nas też już czas, panowie. Mamy parę rzeczy do przedyskutowania. Orson już na nas też. Tak. Mi się, że czeka. No dobra, tak żegnamy się tam ze wszystkimi. Tak. Dziękujemy, Dziękujemy. Tak się wracacie, jak widzicie, Karl Stanford przed nami stoi ze szkoły. Panowie, już do wyjścia? Tak, godzina już późna, zmęczeni jesteśmy. John wspomniał mi, że rozmawiał z wami. Ja też chciałem w imieniu swoim podziękować, że jesteście z nami. Obserwuję go bardzo uważnie, czy mu się klatka unosi i tak dalej. Nie, no tak, on generalnie wygląda zdrowo. Że jesteście z nami, że przyłączyliście się, no i że jesteście w gruncie rzeczy, nie pamiętam, kiedy ostatnio ktoś tak szybko awansował. Ale tak jak John wam mówił, nie jest to w żaden sposób profesjonalny z naszej strony, to po prostu zasłużyliście na to. Więc cieszymy się bardzo. Jesteśmy zaszczyceni i naprawdę liczymy, że będziemy w stanie się odwdzięczyć za gościnę i za tę wspaniałą wymianę myśli, której... Myślę, że na dniach będę chciał z wami porozmawiać o rzeczach. Oczywiście. Nie wiem, czy jutro, czy może dopiero... Mieście, czy... Nie. Tu. Sprawy zakonu załatwiamy tutaj. Na zewnątrz jesteśmy... No, wiedziemy normalne życie. Tutaj jesteśmy członkami hermetycznego zachodu Sennego Świtu. Jesteśmy do dyspozycji w takim razie. Zresztą i tak jesteśmy tu codziennie. Doskonale. Będę chciał poszukać spraw z wami, ale to pewnie w poniedziałek, myślę. No dobrze. Może jutro. No mówię, może to zależy, jak nas z czasem. Tak czy siak, postu przedzam. Jasne. Jesteśmy do dyspozycji, dobrze. Tak jak powiedziałem. Dziękujemy bardzo. I żegnamy się. Miłej nocy. Do zobaczenia. Ręka ciepła.
Ciepła. Na ile on wygląda lat w ogóle? 40 parę do 50 parę. A on się też dobrze trzyma. Wrócę tego. Jest 80 lat temu była wzmianka. Odprowadził was wzrokiem, wychodzicie na zewnątrz. Myślicie, że samochód kola już tam zniknął, odjechał, tak? Okay. Jest chłodno, to jest ten jesień w Bostonie, jest zimna, wieje, mocny wiatr, zaczyna lekko siąpić. Olson wychodzi do samochodu na już widok. Zupełnie jak w Anglii. Panowie, zapraszam. To gdzie idziemy? Musimy gdzieś tam spokojnie porozmawiać. Hotel? Kawiarnia? No spokojnie. Biblioteka? Polowanie. Co? Cmentarz? Nie wiem co, na pływanie bardzo czasu można też na spokojnie porozmawiać. To jak łazie rzymskie, tak samo. No, takie są zamknięte tylko, że... No, pływanie też będzie tutaj porozamknięte. Nie, pływanie akurat mogą być nocne. A, w sumie. To nie mnie. To nie jest spokojne miejsce. Komuś coś dzwoni. Komuś coś dzwoni i nie mi też. Halo? Siobro? Na uspodnie. Słucham? Siobro na uspodnie. Dobra, zaraz. John Scott? Dobra, zaraz się ich pozbędę. Wiedzą za dużo. To muszę na moment zejść wziąć klucze. Dobrze. Przyjdziesz? No, to mam się. No, dobra. Shit, myślałem, że ten zostanie jakimś Avengerem, Waywardem. Szczerze, spodziewałem się, że nie zobaczymy już tego gościa. Co ty nie powiesz? Martw o siebie! No, odstawiłem temu kolowi klasycznego świat, tak. Klasyczny świat proku. Świat proku, no. Świat proku w rozkroku. No cóż. No Michał już żyłby to inaczej załatwił. No co? Trzeba typu załatwić, tak? No ale spiem coś do drinku, kurwa, i tyle. No ale na Martwie jest to bywnie dużo zmienia. Martwisz się, że musisz sumu sobie używać. Różdżę, dziękuję. Myślałeś, masz się o postaci? Tak. Znaczy, na razie... Jonasz Kozłowski. Nie, na razie dużo myślę, ale wpadłem na fajny pomysł, kogo mógłbym sobie zagrać. Konfidenta. Nie, w zupełnie drugą stronę bym poszedł niż poprzednio. Czyli? Myślałem o tym, żeby zagrać... uwaga, to by było śmieszne. Chciałbym zagrać... Wietnamczykiem, ale urodzonym w Polsce, czyli taki, wiesz, z pokolenia tych, że rodzice wychowali, który generalnie jest przywódcą, lokalnym szefem mafii w Wólce, tam tej, jak ona się nazywa, Kosowskiej, ale który próbuje z niej zrobić coś a la Yakuza. Serio! Kolesi, który jest tak wiesz, zafascynowany Jakuzą i generalnie tymi, że z bandy Wietnamców na sprzedających ubrania próbuje zrobić Jakuzę. O nie! To gang! Jaki? Mariewińska. Dokładnie, ja chcę kimś takim zagrać. Czy będziesz grał z przymrużeniem oka? Nie, no tak, no w sumie. To by się wpasowywało... Serio, mam taki zajebisty pomysł na tę postać i chyba naprawdę chcę kimś takim zagrać. To by się wpasowywało w tym momencie, bo ty w tym będziesz prowadził? Nie, czyli u mnie to jest luźne tak na tą sprawę. Ja mam... Powiem tak, mam parę pomysłów, parę limitów, które chciałbym moglibyśmy się spokojnie znać, bo ty jako skrumpowolny glina pewnie byś tam gdzieś odwalał biznesy ze mną. Już nawet widzę scenę, co... Przedęcie, daj mi zupkę w hol, w tym momencie dajesz mu kilogram koki. Tym razem naprawdę pozytywnie. Kilogram, kurwa, A to można zrobić taki, wiesz, dowcip powtarzający się, że właśnie ty mi chcesz to dawać i za każdym myślałem, przynajmniej nie jesteś gościem, który chce 5 kilo koki, jak ten pojebany prokurator. A ja no. O kurwa, dobra. Ale serio, myślałem o takiej postaci. Taki generalnie Wietnam jest taki właśnie z drugiego pokolenia, czyli już urodzony w Polsce i generalnie oni z reguły, ci Wietnamcy mają to do siebie, że oni są zajebiście wyszkoleni, w sensie oni są bardzo zdolni. Tak. Perfekt mówią po polsku. Tak, perfekt mówią po polsku, perfekt mówią po wietnamsku. I perfekt liczą, ale do tego wiecie, to są uczniowie bardzo często sami piątkowi i generalnie to są naprawdę... Ja obserwuję czasami tych dzieciaki, tych Wietnamców, którzy właśnie tam przyjechali w latach 90.
handlować ciuchami, to te dzieciaki to po prostu robią teraz takie kariery, że ja pierdolę. No. Nie wiem, czy kojarzycie, na YouTubie jest taki kanał MC Kwadrat. No i to prowadzi taka dziewczyna, która właśnie generalnie jest taką właśnie Wietnamką z drugiego pokolenia. Zajebiście inteligentna i ona generalnie bardzo dużo wie i tak dalej, więc właśnie kimś takim chciałem, tylko jeszcze do tego bym sobie wziął, nabrał takich wad, kolesia, który jest zafascynowany właśnie Japonią i próbuje z gangu, kurde, w Wólce Kosowskiej zrobić coś a la Yakuza. Z różnymi skutkami oczywiście. Generalnie jakby zrobiłem tę nieoficjalną kontynuację po naszej kampanii, taką tą sandboxową, no tak graliśmy z Czarkiem, z chłopakami, to tam Kuiżyni wygrali. Że generalnie zajęli całą Warszawę. I to nie pamiętam, to się w 2012, nie wiem, czy to się toczyło, czy jakoś później. Ale generalnie idea była taka, że jakby potem to kontynuować właśnie po 2017, no to idea była taka, że Warszawa była po takim mocnym wpływem Azji. W sensie nie takim chamskim, że by się zamieniło w długi Pekin, że na przykład było dużo restauracji wietnamskich, dużo jakichś graffiti wietnamskich i chińskich i tak dalej, zrobić takie nawiązanie, trochę bardziej subtelne. Więc to by się zajebiście pasowało. Tylko ja nie wiem, czy ja będę szedł jakby po tej kampanii, czy nie. No nie wiem, czy Krzyś przede wszystkim to... Właśnie tak się zastanawiam, bo szczerze bardziej spodziewałem... Bo w tym momencie jakbyś, przepraszam, bo w tym momencie jakbyś ten w coś takiego poszedł, to na przykład jakby to było po to, mógłbyś nawet, wiesz, bo z Kuiżynami jest tak, że o nich Azjaci wiedzą. Znaczy, nawet jak nie wiedzą dokładnie tam, że się nazywało, to wiedzą, że najczęściej coś takiego jest, nie? To nie są Kainici, że w ogóle tu nie ma żadnej informacji, tylko że u Azjatów w świecie mogą być napisane, że oni wiedzą, że to są duchy przodków i że oni się mogą pojawić. Więc na przykład mógłbyś mieć taką wiedzę, jeśli by ci MG pozwoli, tak. Nie? Może domyślam, że ja bym dał ci maks na jednej kropce, nie? No. Ale że na przykład jakbyś zobaczył, że się pojawia, wiesz, blady Wietnamczyk, który wygląda tak samo, jak go pierwszy raz widział 10 lat temu, to wiedziałby, że to jest jeden z tych tak zwanych niespokojnych zmarłych. Mm-hmm. To byłoby swojego bardzo fajne do odgrywania fabularnego, wydaje mi się. No, bo przyznam, że... Plus dalej oczywiście... A, no i, chcą, no i to byłby Monstrus, ten, wiesz, ten motyw z Monstrus Contact, tak? No. Czy tamten, nie pamiętam, jak się nazywa, no to jest to, że znasz potwora. Tak. Oczywiście dalej grałbym łowcą, więc credo bym wybrał jakieś takie, może nie Avengera, tylko nie wiem, czy nie znowu Dziadzia, albo coś... Ja mam Wizjonera Różdżykiem. Pasuje mi bardzo. Zaraz wam coś powiem, bo przyznam, że początkowo spodziewałem się bardziej takiej kryminalistycznej tej przygody, gdzie nawet ogarnąłem sobie na przykład karty z autopsji. Ja to nie ale żeby zrobić kryminalistyczną przygodę, to wiesz, to też musiałby się dogadać z graczami. Zresztą to jest to, co dzisiaj ci miałem powiedzieć, ale nie zdążyłem, bo już powiedzieć, że tutaj przychodzić, nie? Że zanim coś zaczniesz robić, to dobrze to przegadać ze wszystkimi, w tym z... Nawet jeśli Mateusz nie może gadać, no to po prostu nam, nie wiem, żebyś właśnie od niego dowiedział, jak to wygląda. Bo zrobisz detektywistyczną przygodę, gdzie jedna osoba, czyli powiedzmy ja jestem detektywem, a ja nie jestem detektywem, jestem analitykiem od kurwa dragów, to się to chuja wyjdzie, tak? Ja będę, wiesz, ja będę gościem, który będzie analizował próbki koki. No, generalnie... Co długo będę klał. Tak, jeżeli masz jakiś zamysł na przygodę, to musisz nam to powiedzieć. Tak. Żebyśmy my wiedzieli, w czym mamy wybierać, bo ty mówisz, wybierz sobie postacie, a potem... a nie jednak wiecie bo co... już poza wszystkim innym, jak będziesz miał cztery postacie z różnych backgroundów, to okej, okay, no... ja powiedzmy z Maciejem się mogę jakoś tam znać, tak. Ale wiesz, my musimy się znać i zamordujesz jakoś... się, jeśli będziesz na każdym na sobie osobne wątki, w sensie, no. Że ja będę gdzieś chodził, on będzie gdzieś chodził, on będzie gdzieś chodził, nie, tam nie, będzie gdzieś chodził. Dlatego to o czym mówię, na początku chciałem zobaczyć w ogóle kto... z was czym chcę grać. Ja wziąłem Różdżyka z prostego powodu. Raz, że jest zrobiony, a dwa, że wspominałeś jeszcze dawno temu, że to one-shoty miałeś kiedyś klimat HBU, więc pomyślałem, to no, trochę właśnie typa, myślałem, typa SABU, tak? Myślałem właśnie o klimatach takich związanych z tymi, z właśnie policją, ABW, tego typu klimaty, żeby po prostu w jakiś sposób powiązać pewne nitki, a w tym momencie jak mi się robi półświatek, robi mi się dokładnie druga strona. Dokładnie. Ty narkotyki, ty nie gang. No, ja jestem po prostu skumpowany gliną, tak? Ale wciąż jestem gliną. Czuję się bardziej agentem niż gliną, ale nie wiem, co mówisz, tak? No, to musisz Krzyś mi powiedzieć, czy mam sobie myśleć o kymś innym, czy postać myślałem, bo fajnie, jeśli chciałbyś zrobić detektywistykę na zasadzie, że masz mógłbyś policjantem pod przykrywką Wietnamczyków. To, no, byłoby, tylko, to byłoby bardzo fajne. Nie, ale to w tym momencie się trochę, nie wiem, czy to się... To już wtedy Sleeping Dogsy się wtedy zrobią. Tak, tak. Są ze Instagrama, jedna z moich ulubionych. Sleeping Dogs jak najbardziej, albo właśnie jak te filmy Johna Woo z lat 80-90 z tymi gliniarzami w triadach, nie? Że wiesz... I wtedy z kolei byłby fajny motyw, że na przykład ty byś właśnie mógł, nie wiem, ścigać tego typa Kuiżyna, co byś nawet wiedział, że coś takiego może jest. Od 10 lat wygląda tak samo, nie? A ma, nie wiem, 15 lat powiedzmy. No.
Więc wiesz, Krzysiu, zastanów się właśnie, miałem ci to powiedzieć, dzisiaj tylko nie zdążyłem, żebyś, bo zrobisz coś i potem nagle się okaże, że zrobiłeś mnóstwo roboty na marne, bo ja nie będę jedyną osobą, która będzie robiła coś policyjnego. Znaczy, no tak, ale on też nie będzie robił nic policyjnego, nie oszukujmy się, on będzie głównie ćpał policyjnie. To znaczy, no ja zamierzam do Abwedy przychodzić i generalnie mieć tam interakcję, ale tak, no ja poza... Znaczy, ja w ogóle nie wiem, jaka będzie moja motywacja. No tak, ale tak chodzi naprawdę, o to, że znowu... Ja Różyka zdobiłem wtedy, jak jeszcze tak. Strzelecki żył i tak dalej i myślałem, że to będzie tak, że będę pracował ze Strzeleckim i będę mógł go pisować. No wiem, właśnie, kurwa, a ja już nie chcę grać, kurwa, ja wiem, że to tak będziesz grał, więc ja nie chcę, kurwa, świecić za ciebie oczami, to jest najgorsze, co można być. Być przywódcą, więc... spoko, Krzyś, jeżeli potrzebujesz kogoś policyjnego, to ja sobie wymyślę jakąś policyjny background, ale jeszcze nie wiem jaki. To muszę pomyśleć, ale to już raczej na pewno nie będzie ktoś taki jak Strzelecki. Nie. To już na pewno nie będziesz szef, więc zastanów się, kto będzie szefem. Znam mnie, nie patrz, ja mam chyba rangę kaptala. Nie, ja muszę... Tak, tak jeszcze... max. Plus to jest jeszcze inna kwestia, jeżeli będziemy, tak jak mówisz, jeden z policji, drugi z ABW. No, jeszcze czar będzie tym księdzem. No kurwa, jeszcze ksiądz, no. No. Po pierwsze, moje na razie zadanie do pytań, chciałem dowiedzieć się kto, czy kim chce grać, czy muszę skontaktować się z Mateuszem i po prostu chciałem... Zobaczyć. Się dowiedziałeś, masz na razie Azjatę, Wietnamczyka, tak, masz... To jest ten motyw łowcy, który teraz robisz, to jest ten w teorii defaultowy. Ten, który przyznam, mi nigdy do końca w tej grze nie pasował, bo ja lubię... Mi się łowca podobał z tego powodu, że u nas była policja. I to był taki bardzo istotny wątek fabularny, który trochę to wszystko napędzał i z tego to wychodziło. Znaczy mi też się to podobało, aczkolwiek jeszcze chętnie bym zagrał wersję korpo, czyli że wszyscy jesteśmy w jakiś sposób związani z korporacjami i generalnie wtedy już mamy do czynienia z Camarillo na tych wyższych poziomach, nie? Czyli głównie Vent. Znowu bym musiał wyjść, bo się okazało, że mapa źle czytała adres i zmieniła Andersena na Andersa 2. A, się, tylko że kaziła, że komisarz policji. A, to Andersa 2? To Andersa to jest na stawkach, to jest tam. Tak. No. Się dziwiła, nie, że właśnie... wysłało ją na komisarz policji. No dobrze, to nie był twój dealer. A jako, że w teorii zbliża się już ten moment, że Mateusz w teorii ma wracać. No tak, tylko pytanie, czy my chcemy w ogóle cokolwiek jeszcze robić z wewnętrznym wrogiem. No to jest kwestia do przegadania. Bo jeżeli chcemy, no to moment łowcy się jeszcze nie zbliży przez rok. No była. wiem. No. Ale to jest w myśl do przegadania, tak? Mhm. Więc to jest do przegadania. Zadzwonię do Mateusza jutro. No. Ja w poniedziałek wracam do roboty, bo to mogę tak zagadać. Jeśli to jest, bo ogólnie bardziej, nawet nie tyle co chciałem prowadzić... No już ci się zaczyna generalnie, Krzyś, ciężkie łączenie postaci, no. Tak. Ale... Jeżeli jemu pozwolisz na księdza, jeżeli tego, no to wiesz. Nie, inaczej to jeszcze dałoby się obejść, bo tak, ty jako ABW zawsze możesz, z ABW możesz być odsyłany do różnych innych punktów, chociażby do policji czy innych rzeczy, więc w teorii nie byłoby problemu. Ty jako ksiądz masz, ksiądz zawsze miał jakąś funkcję kapelana, niezależnie od tych, od czy to wojska, czy... Ale kapelan nie ma funkcji... Nie ma, owszem, nie, ale w jaki sposób... Czy Czarek chce grać tego postaci, bo z tego co rozumiem, to jego ksiądz jest taki bardziej dziki, tak? Znaczy dziki, to jest dużo powiedziane. Ksiądz jest Bieszczad chyba, czy skądś tam? Z Kaszub. No whatever. To z nadmorza. No tak, ale... Ty jesteś jakimś takim mega fundamentalistą, tak? Takich ludzi nie biorą do policji, w sensie nie wezmą kapłana pojeba. A czy zacznijmy od tego, że w ogóle nie wezmą kapłana do jednostki... Nie, on nie byłby wranga. Boże, był ojciec Mateusz. Boże. Ale jakby nie był w rangach, to Krzyś technicznie nie miałby prawa być na miejscu zbrodni ani rzeczy. Nie miałby prawa wglądu do żadnych akt ani nic takiego. Wiem, absolutnie wiem o tym, ale też wiem jak łowcy działają. Oni nie działają w pełni legitnie. No tak, ale łowca, o ile nie ma, nie wiem, kurwa, ilu kropek w alajach, to do skrotyki FABW się nie da. Spokojnie, to jest... Wiesz. Inaczej, to ogarnąłem, to nie ma z tym problemu. Inaczej, po prostu chcę dowiedzieć się, z czym Mateusz rzeczywiście byłby chętny w ogóle. I jeśli on na przykład wraca na dniach, nie jest, że on wraca we wrześniu, to przyznam, że ja bym potrzebował parę miesięcy, żeby rzeczywiście to jakby... Ja mam mnóstwo pomysłów, mam rzeczy podpisane, ale gdybyście mi powiedzieli, że na przykład za 3 miesiące gramy, za 3 tygodnie gramy w łowce, absolutnie nie poprowadzę, bo nie jestem przygotowany, po prostu. Często się musi być, żeby nie było.
Dobra, to... No ten... Bo jeśli po prostu Mateusz powie, że on okej, wraca krótko, ja na przykład powie, że okej, chcę... Liczę... Z tego co wiem, to Mateusz będzie jakoś we wrześniu jeszcze wracać. Za co wiem, że do niego na głośno nie zaraz to nie ma sensu, Krzysiu. Nie, no dobra, no... Ale ja bo za wszystkim innym już za późno, żeby teraz do niego dzwonić, kiedy mam małe dziecko, nie będziemy dzwonić do niej po 20. Ty to ogarniasz, ty z nim pogadaj. Zobacz, jak Mateusz będzie chciał być, to pogadamy co z naszym wrogiem, co z łowcą i tak dalej. Zobaczymy. Ja mówię od razu wprost, panowie, nie wiem, czy mi się chce teraz kończyć w WW. Była duża przerwa, ja mam trochę młotka przesyt, prowadzę jeszcze w dwóch innych ekipach. Nie mówię, że olewamy, mówię, że po prostu być może wrócimy później. Ale ja na siłę tego nie będę prowadził i to mówię wprost. Moim zdaniem to jest dobre podejście, a teraz przynajmniej nie mamy tego ryzyka, że nikt nie pamięta, na czym skończył, bo kurde, mamy wszystko nagrane. Tak, ja pamiętam, ja pamiętam nawet stronę w pewnym momencie, na tym skończyłem. Oczywiście, jeśli wszyscy będą chcieli wrócić, no to wrócimy, bo nie ma z tym problemu, tak? Ale słuchaj, to ma być dla nas przyjemne, nie ma... Chciałbym teraz, żeby to było przyjemność też... Tylko teraz znowu wchodzi kwestia taka, że co, jeżeli ustalamy, że nie ma, że jedziemy jednak łowcę, a nie tego... a nie wewnętrznego wroga i chcemy zacząć za tydzień, dwa, trzy, a Krzyś jest no to... a Krzyś ma pół roku przygotowania, wiesz. Ja napisałem kampanię sandboxową do Vampira i do wszystkich systemów. Jak się spieram i zajmowałem jednocześnie kolą matką, więc pisałem po nocach. W tydzień z kołach. To się da zrobić, tylko trzeba niestety poświęcić na to czas, Krzysiek. No, jeśli podjęłeś się tego, no to w tym momencie, wiesz... Ja nie mówię, że ja to... Proszę, jeśli to ma być one-shoty na jedno, mówię 10 sesji czy ileś, to nie jest dużo stale. Znaczy, ja to już mówię, bo ja mam, wiesz, ja piszę szybko, tak? Więc jakby nie chcę tutaj ci mówić, jak to robić. No tylko, że no, musisz się trochę jakby zliczyć z pewnymi rzeczami, jak się podejmujesz. Zdaję sobie sprawę, no to inaczej. Jeśli się okaże... też górę już powoli ewentualnie myśl nad swoją kontynuacją, czyli już pełną kampanią. Ja już mam tutaj folder ze zdjęciami lokacyjnymi. Okej, bo no widziałem, że wrzucałeś... Bo mam pomysł, ta kampania będzie tworzona na podstawie lokacji, a tu z Pinteresta. Zobacz jakieś lat lokacji, a na podstawie tego będę tworzył oś fabularną. No dobra, ale to też musisz nam powiedzieć, czy oś fabularna jest jakby kontynuacją naszych dwóch poprzednich? Czy... Będzie, tak no będzie. To bo wtedy też bym się zastanowił nad korekcjami mojej nowej postaci z Strzeleckiej. Będzie z całą pewnością kontynuacją i zależnie od tego, w którym roku Krzysiu będzie chciał poprowadzić i czy tu się dwaj dogadamy, czy zrobimy kontynuację z kampanii, którą czarkiem grałem, Vampira z Pojeżdżynami. A mnie osobiście to bardzo kusi. Tam już nie ma żadnych wampirów. Tak, to prawda, kamera została wypierdolona do ostatniego członka. I Saba też. Ale to będzie, wiesz, 6 lat różnicy, więc to się może dużo zmienić w tym czasie, nie? Bo w którym graliśmy? To był 2012? 13? Chyba 12. No to jak Krzysiek będzie chciał podać w 18, to jak się tam kamarilla może być. Ja na przykład wtedy zrobiłem tę kampanię tak, że wziąłem mapę Warszawy i podzieliłem na sektory. Zresztą wrzucałem. Jeszcze tak? Przyznam, że to jest mój stary pomysł na postać, w ogóle to była moja alternatywa dla Strzeleckiego i też bym chętnie do niej wrócił. Chciałem kiedyś sobie, to też trochę jest pod wpływem cyberpunka, ale totalnie łowcowa kampania, czy postać. Myślałem o zrobieniu sobie postaci kolesia, który jest z korpo, ale jest z korpo takim kolesiem... Zatrzymanie? Nie, jest kolesiem od załatwiania... A, fixer? Tak, brudnej roboty. Okay. Znaczy on jest generalnie dość wysoko w korpo, ale to nie jest... To jest koleś, który wiecie, garnitur i tak dalej, ale coś w rodzaju hitmana, tylko z zasobami korpo, nie? To musiałbyś być z takiego mega korpo. No dokładnie o to mi chodziło i chciałem być taki totalnie wierny korpo, taki wiecie, dosłownie jak w cyberpunku właśnie fixer czy korpo. Czyli co, Erancer Young? Może być Erancer Young, może być jakiś Deloitte, może być coś... Dobra, zastanówmy się panowie, my też przegadamy. Czy wracamy póki co do Krafta? Nie, to spotkanie dało mi dużo do myślenia w tej kwestii. No, jest, ewentualnie moja drugi pomysł na postać. Ja w ogóle chciałem o tym powiedzieć jeszcze do, ale jakoś tak wyszło, że zaczęliśmy od razu. Niestety więc... No jak jeszcze, jak skończę wcześniej, możemy jeszcze chwilę powiedzieć. Tak, myślę tak. No i przede wszystkim z Mateuszem trzeba będzie pogadać, bo od niego to dużo zależy, tak? Tak czy siak. Gdzie widzicie w końcu, żeby poznać? Normalnie? Nie. Znaczy ja bym pojechał gdzieś, gdzie nie ma ludzi, no to chodzi w restauracji, możesz być pustynny. Możecie po prostu pojechać do jakiegoś parku, tak? O tej porze tam nie ma ludzi, zwłaszcza, że pada i jest zimno, więc ludzie nie łażą o tej porze w parkach. No jest ciemno już, tak? Albo na chatę do tego. Albo tak, albo do... Zgodnie na chatę można. Dobrze.
osąd, czy jedziemy do rezydencji, panie. Tak. Jak nie brać. Przyspieszam. Ja to, że pewnie będzie późno, panowie, to myślę, że może będziecie skorzy przenocować u mnie. No czemu by nie? Zgaduję, że teraz około godziny 20, a na miejscu będziemy około 21, więc... Każę służbie przygotować pokoje dla panów. Coś do picia oczywiście. Będą panowie jeszcze jeść? Wiem, że byliście na dużym obiedzie. Oczywiście, coś na noc. Oczywiście. To przekąska po prostu. Dzika całego pieczonego. Tego łopatki, które z kapustą i fasolą. Może jakiegoś jelenia, rogacza. Wszystko popić mlekiem. A nie, bo teraz was zaskoczę. Młode gotowane warzywa. Lekko chrupiące. O kurwa. Kurwa bez mięsa? Tak. Jak zwierzę? Jak mawiali w Stanach, które dla Wejle to mucha kolega. Mam osobne pokoje. Nie! Tak czy siak. Poznaliśmy drugą twarz Karsberga. Wjeżdżacie za miasto, co ciekawe. Jedziecie po drodze oświetlonej wyłącznie reflektorami samochodu. Co najmniej pół godziny. Kurta, co najmniej pół godziny, więc to jest kawałek drogi, nawet spory kawałek. Dojeżdża się do wielkiej rezydencji w pewnym momencie. Nie, to jest tak domek na tak? Bardziej na wsi. A, to znowu, A, tam miałeś tą jebutną rezydencję, okej. Okay, to ma taki domek. Tak, to dojeżdża się do takiego... Ciałka i Krzysia, a to zaniec. To ognurek ciałkowy, kurwa. Domkiem rozpadającym się bez tego... Woda przecieka z tych... Kominek wodny jest niczerem. Dojeżdżacie do takiej... taki cabin in the woods. O kurwa, dobry film. Elegancki domek wypoczynkowy w lesie, drewniany, dwupiętrowy, no tam właśnie Wysia otworzy wam drzwi. Jak tylko wyszliście, no to służba zajęła się waszymi płaszczami, skierowali was do jadalni, no w tym czasie słyszycie, jak osąd wydaje im polecenia, żeby... To jest jedna służka po prostu. No to jej wydaje polecenia, żeby... Aha. Zostaw ją. 40-letnia? Ale to dalej brzmi... Znaczy taka dość urodziwa, ale osura was twarzy. Ale Donna Oldman. Ej, a domy spoko, totalnie. Nie wiem, w którym świecie Marcin, ale nie w tym. Nie no, 400 letnia taka rzeczywiście zimna. Bardzo. Dobra, w roku żyje się. Nie no, cieplejsza od Scotta. 40 letnia pamięta Waszyngtona. Robiła mu sorbet. Siadacie w... Lubisz, to jest obraźliwe życie. Siadacie w jadalni, tam słyszycie z kuchni przygotowania do posiłku. Oczywiście tam... Wiadomo, Olson was zostawił, tak? No, siedzicie przy stole, skłonę się na siebie. No dobra, panowie, karty na stół. Ja wyciągam jakąś butelkę z barku. Tak, oczywiście bulbon, tak? Myślałem, że ja wyciągam pierściółkę. Kurt, co sądzisz o panu Scottie? Co zaobserwowałeś podczas dzisiejszego obiadu i później... Jest niezwykle uprzejmy. Widać, że musi się naprawdę dobrze naprawdę się interesuje światem owoców morza. A co zaobserwowałeś poza tym, co mówił? Odrzuć teraz wszystko, co mówił. Nie interesuje cię to. Co zaobserwowałeś? Pił bourbon. Co jeszcze? Utrzymał bliski kontakt cielesny. A głównie z panem Edwardem, często go poklepując uprzejmie po ramieniu. Trochę się boję o pana Edwarda. Dziwne wrażenie, że go dzisiaj widzieliśmy. Jaki miał kolor skóry? Jak kiedy go łączałem, to chyba blady. Ale sam powiedział, że rzadko opuszcza loże. Masz tu jakąś wódkę? Nie. Nie wiem. Orson! Pojawia się osób, tak? Mógłbyś rzucić mi na chwilę jeszcze swojej... Ale on wyciągnął butelkę przecież. Ale to nie tylko bourbona. A, no to bourbon. No tak. Okej, okay, to nie, to już nie wołam. Nalewam do szklanki. I? Piję. Jak się napił, co jest na szklance? Para, widzisz? Para. Przyjrzyj się jutro, czy jakbyś miał okazję, jak pije bourbon pan Scott. Nalewam sobie. Mhm. Ale uświadomił mi jeszcze jedną rzecz. Jeśli faktycznie, załóżmy, żeby on... Wie, że to możliwe. Możliwe. Jestem ciekaw, czy... Usłyszałeś, że nie oddychał. Tak? Znaczy, to jest jak...
No co chodź? Biorąc pod uwagę, co widzieliśmy w Kastelnego. Gdzie? Dawieś, no. Jestem ciekaw, czy on w ogóle tu jest smaki, że czy ty był zamiast trunku dostałby coś innego, czy mogłaby zwrócić na to uwagę? Myślę, że nie zrobiłoby mu to różnicy. Tak, tak możemy to zweryfikować. Ja mam zdjęcia Korbita. Masz. Patrz na tego, to znaczy on słyszonego. A, ale tylko mam chyba w trumnie. Nie, bo on nie był, on leżał na stole. Leżał na stole, ale generalnie... Taki zasuszony. Dobra. Karty na stół. Możemy uznać, że mam te zdjęcia przy sobie? Tak, rozumiem. Dobra. Wyciągam zdjęcia Korbita. Uwaga, bo drastyczny widok. Rzucaj sam. Jestem na to odporny. Tak? Z czego? Z przeszłości gangsterskiej. Tak samo jestem odporny na to, jakbym zabił niewinnego człowieka. A, co ja według zasad? No kurwa, tak ubezpieczył się nawet na bicia tak losem dwa. A propos zdjęcia tego. Jezu, musimy mi pokazać pindo. Chcesz? Nie. Nie ma się czym spalić. Nie ma się czym spalić. Demon foto. To tak mi się skojarzy a propos tego. A ty jakiś fotomontaż? Nie, to zdjęcie jest... Nie wiem, czy jest fotomontaż, czy skoro jakaś figura, ale to zdjęcie jest nieznane. Szczerze nie wiem, będzie jakaś jego historia, ale na tyle zapadło mi w pamięć, że kojarzę je. Dobra, masz to, jesteś na to odporny. Dobra. No pokazuję ci to. Wyciągam dalej zdjęcia. Zasuszone zwłoki. Wyciągam dalej zdjęcia z Castro Negro. Mhm. Zdjęcia grobu. Jest. Dobrze. Macie dość specyficzne zainteresowania. Widzę, że wasze popędy okultystyczne robią bardzo daleko. Zdjęcia zasuszonych zwłok, zdjęcia grobów. Właśnie teraz będziemy potrzebować. Jesteście może, nie wiem, rabusiami grobów jednak? Nie, teraz będziemy potrzebowali trochę twojej wiary. Się mówi ładnie, musisz dokonać skoku wiary. Leap of faith. Wyobraź sobie, że te zwłoki, które tu widzisz, mniej więcej 2 minuty po tym, jak zrobiłem to zdjęcie, ożyły i zaatakowały mnie i Douglasa. Może to po prostu bardzo dobra charakteryzacja. Widziałem podobne na scenie. Wyobraź sobie też, że właściciel tego grobu, niejaki, jak on był, Gilberto? Nie, jak on był Diaz, miał imię? Bernardo Diaz. Widzisz daty urodzenia na... I nie widzisz daty śmierci. Tam nie było daty śmierci. Nie. Właściciel tego grobu, urodzony w 1770, zmarły nigdy, był przywódcą kultu w miasteczku Castro Negro, niedaleko... Liczba magia, ja tylko... Przepraszam bardzo. Bardzo dobry dobrze. Musisz się chyba jednak ukształcić się chyba to gdzieś. Dużo takiej historyjki. Przecież to widać, że po prostu kamieniarz popełnił pomyłkę, pisząc datę. Dobra, nic tu nie wskuram. Dobra, dopóki, w takim razie, dopóki sam się nie przekonasz, nic ci nie przekonacie. Jak mnie mam. Nie jesteś gotów uwierzyć to, co mówimy. W to, że w jaki sposób stracił nerkę Richard. Wycięto mu z tego, co słyszałem. Kto mu wyciął? No nie wiem. No właśnie właściciel tego grobu, na którym kamieniarz popełnił błąd. Czyli mężczyzna, dla którego ktoś już przygotował grób zawczasu, tak? A popełnił datę błąd w wypisaniu daty urodzenia. Dobra, a jak uzasadnisz, że farma Jonas Scotta, sam dzisiaj powiedział, że zajmował się farmerstwem dawno temu, widnieje w dokumentach oficjalnych?
W miejscu, gdzie teraz stoi loża. Dokładnie, w miejscu, gdzie teraz stoi loża. Ciekawy zbieg okoliczności. Nazwisko się zgadza. Opis samego Johna Scotta się zgadza. Miejsce się zgadza. Nie zastanowiło ci to nawet przez sekundę. I data 1773. W czasach, kiedy kurwa Waszyngton jeszcze żył. Co zresztą też... John Scott, który był bardzo podobny i też się nazywał John Scott? To chyba pradziadek. To pradziadek? Mówisz to o sobie, kto w ogóle nie ma w związku z tym, z czym mieliście związek, więc... Nie no, wiem, ale próbuję cię przekonać. Dobra. Ja znam sposób, jakbyś mnie mógł bardziej przekonać, ale nie powiem oczywiście. Pocałuj mnie. Nie no, chyba nie mamy żadnej foty chodzącego korpusa. Nie, nie ma się. Nie. Nie robiłeś ani foty chodzącego Kobila, ani Diaza. Ani Żaboluda. Nie wiem, czy w którejś z tych książek, które foty robiłem, był jakikolwiek rytuał ożywiający, albo cokolwiek o tym korpicie też chyba nie było. Nie pamiętam, że to było w tych papierach. Nie, nie było tam nic takiego. Przypomniałem, że część tych książek była w obcym języku, tak? Tak. Więc nie wiem, jak miałbym cię bardziej przekonać. Sztyletko Kobila nie macie. No, sztyletko by niewiele dał. Dobrze, niewiele dał. Jakichś takich artefaktów. No, też są te figurki macie naprawdę. Tak. Nie, zdjęcia. Jest się zapierdolił za głos. Zdjęcia Żaboluda też nie mam. Tak, zdjęcia Żaboluda nie mam, niestety. Więc. Dobra, nie przekonam cię w takim razie, sam się przekonasz. Chyba, że uda ci się to nie i mógłbym powiedzieć ci, jaki ja mam pomysł. Dobrze, rzucę, żeby... No, czemu nie? 70 wyszło mi, bo ja mam... To jest na inteligencję, tak? To mam równo 70, więc wyszło mi równo. Dobrze. No mów. Być może zdjęcia z książek, z których czerpię jeszcze część wiedzy. No, ale to musiałbyś przeczytać te książki. Znaczy, w sensie tam w nich nie ma nic na temat ożywiania zmarłych, to wiesz. Tak, ale są po prostu... Chodzi o to... A jak bardzo... Prawdziwie mogły być przedstawione dowody przedstawione w tych książkach, o to chodzi. No dobra, no to generalnie ja ci pokazuję te zdjęcia książek, to nie jest problem, czy nawet tego pamiętnika Korbida, czy... Mamy te całe zdjęcia tych wszystkich właśnie. Mamy całą noc, więc pokazuję ci zdjęcia tej skały czaszek w Castro Negro. Zresztą opowiadam ci całą historię tego, co, że tak powiem, nas spotkało w Castro Negro. O Wilhejrach, Pereirach i o Diazach i o... A wolnym tylko mogę ewentualnie przeczytać po łacinie, tak? Bo mam 21. Zdjęcia w łacinie. No. Więc możesz sobie przeglądać te rzeczy, a ja ci generalnie mówię, co żeśmy spotkali. Z tego jest twój, więc generalnie to jest na zasadzie... To myślę, że jeśli chcecie, żebym cokolwiek z tego wywnioskował, musielibyśmy mieć to na jakieś... To jest mniej więcej taka teczka teraz. No. Tak na 30 tygodni zostawić. Nie mamy tyle czasu. Masz tutaj też jego ciekawostkę. Szczególnie, że Carl Stanford, który... O dziwo wydaje się normalniejszy niż John Scott, a nadal zastanawia mnie ta zmianka. Wiem, inaczej pisane imię, inaczej pisane nazwisko, ale to nie może być przypadek. Pojawiła się 80 lat temu. Być może tak naprawdę to Stanford jest magiem, czarnoksiężnikiem, czarownikiem, jak zwał, tak zwał. Nie wybiję dzisiaj. Jedną szklankę. Mówisz jak totalny wariat. Ale on ci to potwierdzi, Harris. Tak, znaczy, dobra, ja wstaję. Ty masz nasze prawdziwe. W tym razie ja wstaję i pokazuję mu w tym momencie wyciętoletkę. Czy bliznę. Bliznę. To nie uwierzyłbym, gdyby nie fakt, że wylądowałem... Co paskudna, bliznę widziałem kilka takich w trakcie studiów. To zrobił Diaz, kiedy żywcem wyciął mu nerkę. Widziałem, jak ten jego nos sami się wpył. Słyszałem o osobach, które wycinały na żywo narządy. Nerwi mnie. Ja mówię, to co jest? Mówię ci, że cokolwiek tam się dzieje, jeśli jest podejrzane. Nie musisz nam wierzyć. Po prostu wiedz, że to, w co teraz jeszcze dziś nie wierzysz, jutro może stać się twoją rzeczywistością. I bądź na to gotowy. Tylko o to prosimy.
Chyba naprawdę jesteście zmęczeni, panowie. Mówicie, jakby to ująć od czapy. Tak strasznie. Stawiam $2, jeśli się jutro nie pojawi nasz kolega doktor. Uwierz w nasz plan. Dobrze. Jeśli się nie pojawi, to po prostu będę w stanie... Na przyjemnie dowiadomy się, że mógł zostać porwany, tak jak prawdopodobnie mógł zostać porwany. James Stark. James Stark, tak. Pamiętaj, pamiętaj również jego słowa. Nie zostawię tobie. Dobrze, zostawmy to na razie. Jedno jest pewne. Musimy się dostać i do piwnic, i do na piętro tej rezydencji, to raz. Dwa. Karl Stanford ma do nas jakiś interes. Pytanie jaki? Pomysły? Chce nas do czegoś użyć, czy to już będzie ten moment, kiedy będą próbowali, nie wiem, złożyć nas w ofierze, albo coś takiego? Kiedy znikniemy, innymi słowy. To jest moment, żeby to utrudnić. Kto to usługa? Może ja się przywołam. Tak czy siak, od tej pory będziemy musieli mieć ze sobą broń w loży. Polecam zainwestować w lasko z ostrze. Broń panu. Deringer dwustrzałowy. Mało. Niewielki to dwa. Z przytą tą kieszonką. Dobra, jutro będziemy załatwiać sobie w takim razie mały rewolwer przy kostce. Oni zazwyczaj... Czy oni nas obszukują? Nie. Mały rewolwer przy kostce. Może być ewentualnie nóż przy drugiej. Nie, jak czas się pojawia. Trzeba na plecy. Biło ręce, bo mam rękę. Chyba pan tu nie będzie wystawać spod warta. Nie, tak jak ten. Desperado. O właśnie, jak ten kamu. Może nagle od jutra zacznę grać na gitarze i taki wielki futero. El mariachi. Obawiam się, że w swoim skinie to byłby wlasko tak na płotek. No. Nie, no tak, no, możesz kupić Boston Mind taką broń bardziej kompaktową, tak? No tak. Na luzie. Może w wyższych serach była dość popularna. No, rewolwery takie z krótką lufą, tak zwane snapnozy. A czy dziecka osobka nawet? No właśnie o tym mówię, nie? To były czasy, gdzie były nawet pierścienie i sprzączki do paska z jednostrzałem. Tak. No dobra, czyli dwa rewolwery na obu kostkach. Sprzączka do paska. Nóż. Dwa deringery tak. Na klatkę kursową. Nóż sprzący do paska. No bo po lasce nagle nie zacznę chodzić, to będzie podejrzane. Maska Pegas. To jeszcze w kieszeniach granat się zmieści w kieszeni. Zamiast tego laska... Ej, zamiast tego zrobić laski dynamitu. No mamy w sumie. Laska w ogóle, chodzenie o lasce dynamitu. Czy nasze dynamity nie spotkają się takiej grubości? Nie, no jest taki, nie no, mniejsza. Czyli... No to takie grube są takie grube cygara. Widzisz takie... Tak, ona jest długa właśnie, ona jest taka. Bierzesz cygar! Bo pozostałe są dla mnie za krótkie. Panie, skąd poczęstuje się pan cygarem? Ma pan koki! Powiedział... Najnowszy ten... Ale dobra! Gigantna, meksykańska, przyprawa. Ja bym oglądał... Bombowa! Chyba jakby do Kojota i Strusia. Czekajcie. Boże. No dobra, ale to już tak żarty na bok, to faktycznie ten nóż sprzący i dwa rewolwery, dwa deringery, to... To w sumie dużo jest już. To już pamiętajcie przede wszystkim, że o ile nie będziemy mieli mega zajebiście wyprofilowanych kabul, to wydaje odgłos. To jest to, co na przykład w filmach czy gra zapomniała. Jak żołnierz chodzi w tym całym porządku aktywnym, to jest tak kurwa głośne, że się bardziej nie da. Ej, no tak, ale więc... Panowie, w sensie jeden... nie zbawmy się w pojedyncze laski, nie? No. Tak, jeden deringer spoko, ale jak już ma się dwa deringery... No ale po dwóch stronach, nie? No to okej, jakby ten, tylko to... I tak samo dwa te na dwóch kostkach, tak, nie? Tylko to rzeczywiście będzie trzeba mieć profilowane takie kabury robione na zamówienie, tak. Żeby po prostu przylegały do ciała, no bo on na przykład ma ten deringer... No tak, no oni o tym jeszcze nie wiedzą. No nie wiedzą, no ale tak wiesz, ale... Czy mogło się domyśleć, że mam coś gotowego? Że masz to wszyte w kieszeń marynarki, tak? W sensie... A wypełnię kastet w kieszeń. Też, przyda się. Dobra. Jaki jest plan infiltracji?
Czy czekamy na rozmowę z Stanfordem i dopiero wtedy działamy, czy... Tylko ja bym powiedział, że albo jutro, albo w poniedziałek. Tak. Bo to jest piątek. Ale... Chyba, że w weekend. Może tam nikogo nie będzie w związku z tym weekendem. Ty wiesz, że weekend dobrze pracuje. Znaczy, pracuje, no. Weekend można przyjść do loży po prostu. Laska dynamitu ma 22 do 24 cm długości. To jest długie. To jest... No ja, 22 no to... Kurwa, to przecież tyle. Mega cygaro. Ja byś do chuja porównywał. Czarnego oczywiście. Boże, kurwa. Do chuja, który rypał gigładową. Tak. Tak zwany rożon. Czarne salami. Polish sausage. Czarne z czarnym salami dla osła. Tak, no tego. Greenwaldowa. Już nie Greenwaldówna. Czyli smakuje lepiej, tak? Odwrócona Greenwaldowa, nowa pozycja. Boże. Okej. Okay. Dobra. Greenwald. Dobra, kontynuuj. Mm. No, pomysły. W jaki sposób chcemy się dostać do piwnicy i do tego? I na piętro. Na pewno nie ma opcji, żeby oni nas nie zauważyli, że... Przydałby się nam eter. Co? Chociaż nie, to już był chyba czas, kiedy chloroform. Mhm. No do chloroformu. Do usypiania ludzi. Oczywiście wiem, że to nie działa tak jak w filmach. Tam dość długo trzeba było wdychać. Chyba, że zrobisz z tego kadzidełko. Ty znasz się trochę na medycynie. Dobra. Nie udałoby ci się zrobić koktajlu takiego, żebyśmy mieli przygotowane strzykawki? Mogę spróbować. Jak spechę, to będzie kurwa złoty strzał. Skonsultuj się z Edwardem. Nie mów, po co ci to potrzebne. Bo też się zastanawiam, czy jeśli mówisz, że eter usypia, to można było go rozpylić w całej loży. No, z eterem jest taki problem, że uśpi też ciebie. Generalnie ja wiem dobrze, jak działa eter i... jest fajny, ale nie. ale z eterów się bardziej korzystało w czasach, wiecie, doktor Queen, nie? Dziki Zachód. W tych czasach, w których my gramy, już był chlorofon. A w ogóle w tych czasach, w których my gramy, to już była chyba sedacja, czyli narkoza taka dożylna. Więc po prostu jakiś koktajl byś zrobił, byśmy mieli parę strzykawek, jakbyśmy kogoś znaleźli, no to pochwycić, wbić. Co się stanie, jeśli się okaże, że chcemy wstrzyknąć tą mieszankę i okazuje się, że jednostka, którą po tym potraktujemy, jest... Nie. Tak, strzelamy. Najlepiej w głowę. Mi się wydaje, strzał że... może być za głośny, lepiej będzie dźgnąć. Okej. Okay. Jednostka przewróciła się na już 40 razy. Czy w ogóle... Co jest wokół tego budynku? Słucham? Bloki. Wokół? Raczej takie pewnie domki. Domy mieszkalne. A, domy mieszkalne. Takie felganckie dzielnice. No takie bliźniaki no. Jednorodzinne. No, no. Typowe jak to na przedmieściach stan. Jeśli takie jedno dwupiętrowe. Jeśli mają tak dobrze opracowany system działającej służby, to prawdopodobnie mają drugie wejście. Żeby nie przenosić tych wszystkich duperali, jak na przykład rzeczy do kuchni przez główny hall. Bo to byłoby bardzo niestosowne względem przyjmowania gości. Chyba, że goście jednak mogą przychodzić dopiero od określonej godziny i do danej godziny wszystko jest przenoszone przez hall. Ale to też by zwiększało bałagan. Dlatego sądzę, że lepszym rozwiązaniem byłoby na przykład wejść sobie, jeśli byśmy byli danego dnia, możemy w ogóle uznać, że albo nie przychodzimy tego dnia, albo uznajemy, że wychodzimy i w momencie, kiedy wszystko jakby nadchodzi noc i wszystko ucichnie, albo właśnie w momencie, kiedy wszyscy są zawarli... Musimy sobie załatwić alibi. I to dobre alibi. Ktoś ma jakieś znajomości tutaj, żebyśmy na przykład ktoś powiedział, że byliśmy cały wieczór... na przykład starsze? Tak, to jest na jutro. Możemy jutro zaraz załatwić akcję. Przygotować się w ciągu dnia i wieczora. Która loża? To podaję, która. Podajesz, no. A inaczej, czy będziemy mieli w razie czego byli w stanie znaleźć kogoś, kto to potwierdzi? Myślę, że ktoś się może znaleźć.
Kol może być naszym alibi. Między innymi. A pomyślałem o jednej rzeczy. Ile taka sztuka w teatrze trwa? Karmen to pewnie jest parę godzin. 3 godziny. Na Karmen byłem 3 razy w życiu, jak mniej więcej, i to tak około 3 godziny. Ile zająłby do domu bractwa z teatru? Z pół godziny. Może w tym momencie możemy zrobić coś takiego. Jesteśmy w sztuce. Załóżmy. Sprawdzić, czy na przykład ktoś z loży, jutro w sensie, nie będzie wybierał się na Carmen na dzień pojutrze. I w momencie, ustalimy, że ktoś będzie, i zakładam, że nie będzie dokładnie ta sama loża, zakładam, że będziemy w różnych lożach. Podczas spektaklu będą gasły światła. Loża jest wyżej, więc zakładam, że osoby, które są z niżej albo w sensie nie mają za bardzo wglądu w gruncie rzeczy, co się dzieje w... No takie założenie właśnie loży, żeby... Że jest inkognito, że siedzisz, ale tego nie widać. Jak światła przygasną, mamy szansę wyjść stamtąd. No tak, ale to już ustaliliśmy 10 minut temu. Tak. Do czego zmierzasz? Chodzi o to, że moglibyśmy zadbać o to, że na samym początku naszej wizyty w teatrze. Jesteśmy dobrze widoczni. Dobrze widoczni. Dajemy się rozpoznać. Zaczyna się spektakl. A co z przerwami? Dlatego musimy wrócić. Mamy tylko pół godziny. Przyjeżdżamy na... mamy pół godziny na dojazd, pół godziny na zrobienie, co mamy zrobić. I wracamy w pół godziny. Niestety a przerwa... To my chyba zrobimy. Pół godziny to... Potocznie mówiąc. Jak chcecie przeszukać dobrze taki budynek, pół godziny, powodzenia. No. To jest minimum. Dlatego pytanie, czy na przykład nie lepiej byłoby wybrać krótszego spektaklu, który nie miałby przerwy po drodze? Każdy ma. Albo wybrać właśnie dłuższy, który ma dłuższy akt. Nie, no ale tu wtedy masz więcej przerw. Tak czy inaczej, to jest opcja, w której rzeczywiście... Ktoś musiałby nas kryć po prostu na przerwie, no taka jest prawda. Poszliśmy do kibla, nie wiem, zaginęliśmy w tłumie... Jeśli przyszedł, to... Tak, kol musiał nas kryć. Jeśli dobrze. Poranka. A przynajmniej wieczorem. Powiem, żeby to faktycznie było... Tylko, jak seans zaczyna się koło, tam, nie wiem, 19, tak? To wtedy ludzie w loży jeszcze siedzą. Tak. To się w momencie, kiedy musielibyśmy być bardzo... jest najwięcej ludzi w loży. Musielibyśmy być bardzo widoczni podczas początku, bardzo widoczni podczas końcu. W czasie rzeczywiście przerwy ludzie potrafią się rozglądać za osobami, z którymi chcą w chwilę wymienić swoje poglądy. Czy większość ludzi wtedy wychodzi przecież przed tak, ale tam jest wtedy tak zadymiona od papierów. Albo idą po prostu do łazienki. Bardzo często rzeczywiście faktycznie nie mają do tego czasu, ale ktoś może się zainteresować na przykład. Ewentualnie, jeżeli nikt nie będzie wchodził do naszej loży, to możemy powiedzieć, że byliśmy w loży. Albo możemy zrobić coś takiego, że powiedzieć, żeby w międzyczasie zamówić wino do naszego tego. W czasie przerwy zamówić wino i w tym momencie będzie informacja, że my zamówiliśmy wino, służący przyjdzie, da nam wino, zobaczy, że nas nie ma, ale jak wrócimy, zobaczy, że się delektujemy tym winem. Czyli może uznać, że po prostu my zamówiliśmy wino, ale nasz pęcherz nasz zagonił do łazienki. Dobra, tutaj nie ma co dyskutować. Po prostu pokażemy się na początku, pokażemy się na końcu, a w środku powiemy, że nas przycisnęło i sraliśmy. No, to ja jestem już prywatnie, więc... Moim zdaniem zastanawiam się, czy... Przy założeniu, że jednak dojdzie do jakiejś konfrontacji i któryś z nas będzie poraniony. Rób tak, żeby nie być poraniony na twarzy. Jest nieprawda... Nie chodzi tylko o mnie, tylko też o was. Ubranie zmienimy, a na twarzach będziemy mieli maski. Zastanawiam się, pytanie, czy... Jeżeli będziemy poranieni, no to trudno. Richard nas na szybko opatrzy i będziemy musieli poranieni wytrzymać do końca spektaklu. Jest jeszcze na to jeden scenariusz, który mógłby się nam bardzo opłacić. Pytanie, czy jest możliwość, że w czasie... loże są prywatne, więc zakładam, że nikt nie powinien tam wchodzić, prawda? No, nikt nie może wejść bez zgody, tak naprawdę. Bo to jest tam pokryte, że też się chyba kręcą właśnie
a nie, służba czy... Bo zastanawiam się, czy na przykład one, te loże potrafią być zamknięte na kluczyk, żeby tam nikt nie wszedł. Bo jak przepytają... Na klucz to chyba już nie, bo jeśli to nie jest... Bo prezydent. Obawiam się, że ktoś w gruncie rzeczy się uzna, że chce spalić... My wiemy, że jak był prezydent, to też nie była zamknięta specjalnie. Po prostu wiemy, że jak ktoś by na chciał sprawdzić, po prostu wejdzie nam na po prostu bez pytania. Powie, że o, przepraszam, pomyliłem się. Automatycznie może zobaczyć, że nikogo tam nie ma. No ale to jesteśmy w kiblu wtedy, no. No tak. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą musimy... Ja nie znam. Bardzo lubimy srać razem. Dobrze, nie chodzi o to. Zrobiliście ja sobie przerwę w trakcie spektaklu, aby wyjść na zapalić. Nie oglądałem spektaklu Carmen. Więc jeśli ktoś nas zapyta... To streścisz nam... Musisz nam streścić. Kart nam streści przynajmniej to, żebyśmy byli w stanie... No to streściam od razu. To jest rzecz, którą... Streściłam to z kawy. Dobra, biorę pewnie... Założy się, że jak masz ten... Jak masz bilety, to masz też libretto. Więc biorę to libretto i po prostu wkuwam na blachę. No, już wiem wszystko o Carmen. Mm. I tam, nie wiem, nucę sobie ze dwie najsłynniejsze piosenki i tyle. Wystarczy. Dołączam się do tej całej idei. O tak, to już mam się przyda. Pewnie masz na gramofonie też nagraną Carmen, bo why not. No, mam płytę gramofonową z gliny. Z kastelnego. Nie jest gramofonowa, to jest do tego specjalnego odtwarcia filmidycznego. Musimy to otworzyć, bo jeszcze tego no, musimy. A tam Diaz nagrany. Dzień dobry. O, pani Douglas! Dobra, czyli kwestie alibi mamy. To też będzie sensowne alibi dla policji, w razie czego. Musimy tylko przekonać Cola, ewentualnie kogoś innego, żeby jakby nas skrył też. Tylko Cola, ewentualnie obsługanta, który nas wpuści. Dokładnie. Za odpowiednią stawkę. Stawkę, myślę, że się zgodzi. Dobra, teraz tak. Następny punkt, co potrzebujemy. Potrzebujemy na pewno ubrań. Na jutro. Zapasowych. Zapasowych. Kominiarki. Czy tak, kominiarki, żebyś wiedział. Ja nie zamierzam tam iść z odkrytą twarzą. Ja na pewno nie takie wyszukane ubrania, bo... No nie, to po prostu takie stroje kominiarzy, czy coś, no jakieś czarne, coś ale dresy, drelichy, nie? Broń. No jutro to możemy iść z dowolną bronią, w zasadzie wieczorem na akcję oczywiście. Tylko musimy... W sumie możemy ją po prostu odebrać z tego naszego, z naszej skrytki. Mhm. No. Ale też musimy jutro zamówić broń, ten... te dillingery i to wszystko takie, tak? Ale są specjalne, wyszywane w marynarkach pokrowce na dillingery. Dobra, zamówimy to jutro. Tylko to nie będzie w jeden dzień oczywiście. No, może za odpowiednią płatą będzie. Dobra. Teraz tak, twoim zadaniem, Richard, jest zmiksować kilka strzykawek z koktajlem usypiającym. No dobrze. To na ewentualnych ochroniarzy. Zastanawiam się, czy nie, skoro mamy dwa dni jeszcze do tego wydarzenia, czy nie możemy skontaktować dzień. Dzień, jutro wieczorem to robić. No. A, zrozumiałem, że mamy jeszcze jeden dzień. Nie. Nie. Więc nie mamy się z tym skontaktować. Dalej tak, ja mam wytrychy, to z tym nie będzie problemu. No, Edward też jest trochę taką kiepską, a kiepską, bo widzi się kiepską utrzymania tajemnicy. No ale kto inny? No niestety nikt. A co się stanie, jeśli okazuje się, że Edward był po prostu pionkiem, który nam został podłożony, żeby sprawdzić, czy nie powątpiewamy w to, co się tam dzieje? Trudno, wtedy musimy po prostu wszystkich zabić. Battle Slate. Później wysadzić tę lożę w powietrze i wracamy do Nowego Jorku, Joe tam. W gruncie rzeczy o to chodziło. A nie chciałeś się w loży dowiedzieć czegoś więcej o Jenny? Nie, o Jenny to mam z Komorowski się dowiedzieć, jak załatwię sprawę. Tak, czy oni, bo ja już nie pamiętam, czy oni mieli mieć jakieś informacje o Jenny? Oni mają informacje o Jenny. W sensie, a nie, w loży nie, w loży no, nie. No, no, no to, no. To jest tylko robota, żeby mi dali informację o Jenny, więc równie dobrze mogę tam podłożyć parę lasek dynamitów, wyjebać te w powietrze i do widzenia. No bo te artefakty dla pana z komentarza. On tak nazywa te przedmioty. Księgi stare.
Na razie nie widziałem żadnej książki. Jak znajdę, to... Jego auto też nie widzieliśmy. Tak, ale swoją... swoją drogą worek jakiś trzeba będzie załatwić. Albo plecak jakiś taktyczny. Nie było wtedy takiego pojęcia taktycznego. To jakiś plecak, żeby... Po prostu plecak. No. Albo worek właśnie. Żeby wynieść to, co... I tyle. ...powinien zostać wyniesiony. Chyba nic więcej tam nie będzie potrzebne. No oczywiście będziemy potrzebowali transportu. Tylko nie... Może być twój szofer, ale nie twój samochód. Dobrze, samochód będzie musiał zostać pod teatrem. Dokładnie. Mówię, że samochody bardzo... Potencjalnie mój szofer też może być, ale będzie cały czas przy teatrze. To jest twój szofer. Nie, nie jest żadnym alibi. Wszyscy wiedzą, że powiedz mu każesz. To jest zerowa alibi. No zgodzę się tutaj z Leopoldem, Leonardem, Fa! Karlsberg, zamknij się! No jest Karlsberg. Ty jesteś właśnie zdradzany przez żonę. Leopold Faulbrand. No dobrze, to co? Ja myślałem... Masz ciężarówkę chyba wypożyczoną. Nie, no to generalnie jest trochę głośno. Trzeba będzie załatwić coś innego. Ale fakt faktem, można byłoby tym zabarkować gdzieś niedaleko. Dobra, teraz pytanie, czy twój szofer może iść z nami na akcję? Albo nie. Dobra. W gruncie rzeczy potrzebujemy jakiegoś świeżego... Chyba, że rzeczywiście zostawić auto, a szofer, żeby przynajmniej podjechał na jakiś czas, przynajmniej w okolice, tą ciężarówką. Bo okej, możemy na przykład przebiec jakieś 100-200 metrów, ale fakt faktem na dalszy dystans jakiś transport musi przejść, prowadzić na przykład to rzeczywiście. Znajdziemy kogoś ewentualnie, kto będzie robił nam za szofera. Weźmiemy jakiegoś Włocha z doków. Masz niezłe wtyki, mówisz. To oni mają. Włosi mają wtyki. W Douglasa, w Greenwaldowej. Greenwaldową. Czyli śmiechy śmiechami, ale w sumie to by się nadało. Do... Za hajs to taki Włoch to zrobi wszystko. Tak. Nawet wydyma brzydką babę. Trochę z dupy, ale dobra. Do dupy było. Dupę. Dobra, czy coś jeszcze? O czymś zapomniałem? Na razie tylko ja tu myślę. Bandaże na pewno coś się przydadzą. Tak. No, na pewno. Apteczka, generalnie zastanawiam się, czy na przykład... Wtedy nie wiem, czy były granaty dymne. Jeśli zrobiłeś samą, były. Były, tak. Znaczy, czy saletra, no. Saletra, to no. Z cukrem. Tak. No. To w domu jest... można zrobić. Mogę spróbować. Ale to nie jest granat dymny, to jebnie. To jest głośne. Tak. To jest bomba normalna, a nie granat dymny. Ale na dymi. No na dymi. No dynamit też się na dymi, jakby był. Już to wyobrażam. Ale teraz cukrem to jest... Chcesz, żeby je było jak w Bejrucie? Właśnie zaraz w ogóle się... Była saletra, no bo amonowa. W ogóle się jest taki słodki. Świetno. Graty dymne i wszyscy takie laski dynamitu, otrności. Nie, kurwa, nie! Powiedz w Bejrucie, że im bomba dymna wypuchła, granaty. Pół miasta. Wspomniałem, jak pisałem o tych sesjach na Twitterze, to i że prowadziłem wam to nawiedzony dom, to jedna dziewczyna napisała, że u niej to było przejebane, bo gracze kupili ten dom i go wyburzyli. Co? W sumie sprawdzę. Że nie chcieli tam wchodzić, kupili dom i rozpierdolili go tymi kulami do wyburzenia. Jak odbita pogrzebali pod tym, po prostu pod gruzem. Uwierz mi, że jak będę trzeci raz grał tę przygodę, to też tak zrobię. Nie dam się kurwa znowu zaćgać nożą. Aż akurat to on czytał. No właśnie, ja byłem tym. W przeciwnej stronie. No tutaj też pomysł, żeby podjechać pod loże, obrzucić się dynamitem i odjechać po prostu. No. Ja w sumie nie wiem, dlaczego tak nie robimy. Bo byśmy byli ekstremistami, to nie byłoby w klimacie świata, taka jest prawda. No i też pamiętaj, że... Powiedz to Greenwaldowi! No i też pamiętaj, że tam ci ludzie są ekstremalnie wpływowi i istotni. Generalnie. Każdy z was sobie zdaje sprawę, że jeśli jedna z tych osób zginie, to dla was może to oznaczać uciekanie do końca życia. Tak? No jeszcze jedno pytanie, czy właśnie po akcji pana Greenwalda, a jeśli będzie jakikolwiek wypadek, nie będziecie wy na celowniku? Ale tego potrzebujemy, alibi.
Dobra, czyli co? Oliby, piękne słowo. Jutro cały dzień, tak naprawdę oprócz oczywiście wizyty w loży, którą też musimy złożyć. Ale o poranku, musimy dać, zaznaczyć, że... No, czyli może nie tam, no, o poranku, ale gdzieś tam koło południa. Trzeba nie, musimy wybadać, czy ktoś nie przypadki jeździ do loży i najlepiej jak z loży do, na ten spektakl, jak będzie możliwość, jeździmy z tą osobą. No, tylko musimy być przygotowani. Oczywiście, musimy być przygotowani, ale chodzi o to, żeby oni widzieli, że my jesteśmy tam, a potem jak już spektakl się zakończy, my wyjdziemy stamtąd i ich znajdziemy. Mhm. Żeby po prostu było widać, że... Dobra, no alibi już mamy przedyskutowane, tyle myśl lepiej, co będziemy robić w środku akcji. Łom. Łom ma. Za głośny. Mam wytrychy, potrafię nie z niej nie korzystać. Chyba, że tak. Szczerze? Mam lampę. Jakiś kawałek, to może zabrzmieć głupio, ale jakiegoś szczęścia lopsa. Jakieś mięso. Wiem, o co ci chodzi. Żeby nie okazało się, że my wejdziemy tam, mamy miłego pieska. Najlepiej naszprycowanym czymś. No to strychniną. Czy wyszkolony pies? Nie, strychniną nie może być. Rzucone mięso? No, musiał być bardzo dobrze wytresowany. Inaczej. Jeśli będzie miał przeciwnika w zasięgu wzroku, istnieje prawdopodobieństwo, że może to zignorować. Ale jeśli na przykład zobaczy kawałek mięsa, który jest po prostu leży, zważa świeżego. Dobrze, no jeżeli nie zje, to po prostu go zastrzelimy. I tyle. Jak to jest Castronego? Czy wy czegoś nie zrobiliście w Castronego? Nie. Znaczy chodzi mi o to, no, czego nie zrobiliście? Nie. Chyba nie wytrzymałem. Zaczęliście psa. Chyba nie wytrzymałem nikogo w Castronego, ale nie jestem globy. Pewien. Grobiliście groby, zaczęliście psa, tak? Pamiętacie, że te psy miały takie niepokojące ludzkie twarze. Tak. I zielone oczy. A mówiłem, że strzelali do nas? I ukradli Richardowi kawałek motocykla. Swoją drogą, gdzie jest mój motocykl teraz? W warsztacie. W Nowym Jorku. Bezpieczny od misji. Tak. To prawda. A byłeś ukradziony jak Johna Oreniego. To jest moja wszystkowa, w swoim środku to jest fakt. Funkt się pisze. Fakt. Dobra, teraz no, jeszcze... Żona Douglasa tam miała ten na koniec Cauchy. Słynny włoski specjal. Drapie migdałki. Nie no, Cauchy no. A, Cauchy. Może tak długi, że drapał migdałki, a i tak było Cauchy, no. Figa z makiem. Nie wiem, czy mi przydałoby się jakaś strzelba. Mamy. Bo mam. Tobie Balu powiedział, że oni mają generalnie taką operacyjną. Może jakiś obrzyn. Dobra, teraz tak. Proszę, możesz ściąć te swoje. Nie, ustalamy kto co zdobywa. Ty masz zdobyć strzykawki z tym usypiaczem. Dobrze. Ja mogę marynarki. Dobra, to ja w takim razie załatwię ubrania i załatwię może nam jakiegoś szofera. Pytanie, czy w tamtym czasie... Nie mam pytania. No spytaj się. Najwyżej będzie głupie. Zakładam, że prędzej piłka do metalu niż palnik. Piłka do metalu bardziej. Tak. Znaczy palniki były w tamtych czasach, tak. Jak najbardziej, tylko że było w chujnie... To dalej jest w chujnie poręczne, to nie wiesz butli. Nawet w XXI wieku jest wielka butla, którą musisz mieć ze sobą. AliExpress są mniejsze, gwarantuję ci. Są, ale wiem, ale nie palniki, jak... Nie, takie palniki nie mają mocy. Albo jeżeli mają moc, to działają przez 10 sekund. To nie działa bardzo krótko. Takie palniki to możesz, nie wiem, opalić creme brulee. Nie, nie mówię o takich. Nie, oni mają w tym palniku... Mówię o przemysłowych. Są takie, tylko że nie działają, to są nic. One mają po prostu parę. Nie, oni działają trochę dłużej, tylko mają wymienne butle i one zazwyczaj są na pracownikowej wysokości. Tak, ale uwierzmy, że gdyby to było takie proste, to 90% teraz ludzi by chodziło z takimi palnikami, ja nie robię tego. Więc to nie jest takie chłopie. Takie dwie wielkie butle na plecach. No dobra. Dobra, czy coś jeszcze? Coś jeszcze będzie nam potrzebne. Zależy to. Cennika może. Czyli ty załatwiasz Dillingery i całą tą resztę broni. Ja załatwiam ubranie i szofera. Ty załatwiasz koktajle. Ja mogę jakieś... Nie mołotowa. Granaty dymne też mogę. Możesz spróbować. Mam dym. A, jest daleko ode mnie. No dym już jest. Mhm. Jest daleko ode mnie. Już widzę tego pecha na Demolitions.
No, pech ten demoniczny, co rozmówię, że się skończy bardzo źle. No dobra, to po prostu nic nie chcę spróbować po prostu. Dobra, no to chyba wiemy, co robimy. Czyli co? Wypijaj się drinki. Idziemy spać. Chcesz się spać. I próbę, żebyśmy dzisiaj zakończyli. Mhm. A jeszcze możemy pogadać chwilę. Plus. Dobra. Jedno. Bo wtedy zrobimy na następnej sesji. Tak, akcję. Kończą.